Nie mam... Nie zrobione! Nie zrobione! O kurwa! Gdzie jest moja mysz? Gdzie jest moja mysz? Halo, cześć stream! Kurwa mać, nic nie działa tak jak powinno działać. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Uwaga, gunlink, filtry. Lepiej. Ale ja dzisiaj dziwnie wyglądam. Co nie czat? Dziwnie wyglądam. Tak niecodziennie wyglądam. Hej, dobry wieczór. O Jezus Maria, rzeczy mi się tutaj w tej chwili update'ują pomocy. Moje widżety. Lifik, co to odpierdalasz? Zaktualizowano szablon, co się dzieje? Dzień dobry stream. Dzień dobry. Wyglądam trochę inaczej niż zwykle, tak? Wiem, coś tutaj nie zagrało. O kurwa, mnie kurwa walić! Panie, no to trzeba zweryfikować w takim razie plany na dzisiaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór, czat. Mamy stream, jaki żelboj. No, dzisiejsza fryzura nie jest do końca taka, jak ja ją sobie zaplanowałem, ale mówi się trudno. Ulizany jestem dzisiaj strasznie. Słuchajcie, jako że mamy teraz kwarantannę, mamy sytuację, w której troszeczkę trudno jest umówić się na jakiekolwiek strzyżenie. Jedyni fryzjerzy, jacy operują, to są tacy nielegalni przyjmujący tylko w swoim domu, którzy generalnie, no, muszą działać po cichu. I mamy Lejnada nowego wspierającego. Dzięki wielkie za wsparcie. Ryju mordo siemano. No i co, no, pobawimy się dzisiaj. Jeszcze mamy jakiś innych wspierających tutaj się pojawiają, a może się dopiero odświeżają? Nie wiem. Tak więc w związku z tym wszystkim, co się dzieje z fryzjerami, włosami i tak dalej, postanowiłem, że czas wprowadzić pewne zmiany. Wypowiadam się na ten temat więcej. Nie ma mojego audio, tak więc cyk, już jest audio. Czas troszeczkę przekonfigurować włosy, z jakimi się bujam na co dzień. Akurat ten żelboj look dzisiejszy to jest nie do końca udany zakup glinki do włosów, ale mówi się trudno. Sinon, nowy wspierający, dzięki wielkie za wsparcie. Dzisiaj będziemy się bawili na streamie, tak? Mówiłem, że coś trzeba będzie w trakcie tych trudnych koronawirusowych dni postreamować i dokładnie tak też się stanie. Bawię się też nowym panelem do obsługi live'ów i mam nadzieję, że to w miarę będzie działało. Jak na razie nie jest źle. Tak więc hej, lub masz siostrę fryzjerkę, no kurwa no. To powiem wam, wygraliście życie. Siostra fryzjerka to jest jeden z tych zawodów teraz, które są w najwyższym zapotrzebowaniu. Tak samo jak pielęgniarze, lekarze, to nie, dobra, nie żartujmy sobie. Pielęgniarze, lekarze i osoby z opieki medycznej są najważniejsi w tej chwili. I wszyscy inni, którzy pomagają nam żyć i pracować muszą, jak na przykład chociażby ludzie, którzy się śmieciami zajmują i tak dalej. Tak więc hej, no coś się musi zmienić w moich włosach, ale żeby to się dobrze wyglądało, to muszę pójść do fryzjera mimo moich szczerych chęci. Dlatego na razie będę miał, proszę państwa, takie dziwaczne trochę włosy, ale transformacja musi nastąpić. Co ja wam mogę więcej powiedzieć? Już odświeżam ranking. O proszę! Mamy jakiegoś donejcika innego. Priwiet, towarzysz Tobol. Czekałem na te obiecane streamy i się doczekałem. Nie wiem tylko, czemu się dźwięk nie odtworzył. Wydaje mi się, że powinien był się odtworzyć, ale czekajcie. Top dotacje potrzebują odświeżenia, z tego co Lifik pisał. Odśwież pamięć podręczną i od razu jakieś takie ładniejsze się zrobiło. Czemu nie było dźwięku do dotacji? Bardzo dobre pytanie. Nawet nie wiem, a powinien być. O, nie powiem wam nawet. O Jezus Maria, jakie duże te dotacje, dlaczego? Muszę to jakoś inaczej sobie ustawić. Halo, co to takie duże? O teraz będzie lepiej. Oriego dawaj, a nie piraty. Ty, no panie, czemu mi te dźwięki się nie odtwarzają? Halo, pomocy! Się dźwięki się zjebały się. Nie wiem, co się dzieje. Chopinowski, hejka, siemano, czat zwolniony, aktywowany. Lifik, Streamlapsy, wszystkich tutaj kurwa likwidują. O, nie zbieramy już na zbiórkę Patrycji, przynajmniej nie w tej chwili, ale będziemy jeszcze się tym zajmowali, dlatego zbiórkę na Patrycję muszę wyłączyć. Gdzie to jest? Gdzie jest to w moich timerach? O, cyk, wyłączone. Ale włączę inne. Tutaj to muszę włączyć, dotacje nie. Wejdźże Lifik, proszę cię, zmodyfikuj timera z dotacjami na Streamlapsie. Wbij na Facebooka, Instagram, kalendarz growy, sponsor. O, teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobrze, czat muszę mieć na bieżąco. Nuta jesieni gdzieś tam w tle leci, to prawda, ale cholera jasna, coś się zjebało z powiadomieniami do dotacji. Nie, takie ładnie wszystko ustawione, nie wiem, co się dzieje. Nie odtwarzają się dźwięki. Nie zmienił się w ogóle ten pierwszy donate, nie wjeżdżają kolejne. Coś się psuje. Cholera jasna.
Wybaczcie, tutaj nowy system do donate'ów został zaaplikowany. Kokainą. O proszę, i wjechało kokainą. Wisegor, jego dawaj, a nie piraty. Mordo Ori będzie się pojawiał, ale nie dziś, nie dziś. Będziemy musieli z Orim się zająć kiedy indziej. Może jeszcze jak troszeczkę kokainą. Umiejętności zdobędę. Nixel, witam cię jebaczu. Witam cię Nixel, dziękuję za donation. Łapy się nie zgadzają? O cholera, no tak. He, bo nie ma ich w ogóle. A gdzie te moje łapki w ogóle, ten like count? Jasny chuj, toż to Laseraptor. Oskin, dzięki wielkie za 25 zł. Siemano. Czemu zaktualizowało się coś o nazwie Basak My Dick? No bo Lifik generalnie ujawnia swoje wewnętrzne, uwolnione z szafy ja, kiedy tylko coś zmienia się w nowej aplikacji do obsługi dotacji, czyli Tipli. Przenieśliśmy się z Tip and Donation na Tipli. Tak więc tu aktualizacje wyglądają dość mocno na bieżąco. Perfect, jak? Perfect Hotshot, myślę, że tam jest FOT. Robert Nowomiejski, nowy wspierający sponsor, dzięki wielkie za wsparcie. Czemu za napisanie frazy związanej z jest dobrze jest ban na 24 godziny? Bo nie jest dobrze, bo nie jest kurwa dobrze. Źle się dzieje w naszym kraju, chciałbym wam powiedzieć, i nie możecie udawać, że jest inaczej, ponieważ no kurwa źle się dzieje, po prostu. Ten like counter, jak to w ogóle ma działać? Ja to muszę naprawić. Nie jest dobrze, mamy kwarantannę, mamy wirusa, a ludzie nadal wychodzą z domu. Ja se kurwa widzę ludzi na siłowni, sobie walą wódeczkę, studenciaki na parkingu. To jest kurwa nieodpowiedzialność cywilna. Flatten the curve, to jest kurwa hashtag zostań w domu, hashtag korona ci z głowy nie spadnie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc nie musicie nie wychodzić, nie jest dobrze. Wiecie co wam powiem? Na przywitanie mam taką jedną super mapkę. Proszę państwa, na świecie zmarło już 32 tysiące osób na koronawirusa. I pomyślicie, to co ja patrzę, co tam jest, u mnie we wiosce jest 10 razy tyle. Ale będzie więcej. O, już 125 tysięcy zarażonych w Ameryce. Jak ładnie to leci. A będzie gorzej. Nawet na mojej klatce jest taka kartka, na której jest wywieszone coś, co generalnie ma przekaz, to dopiero początek. I to jest cała prawda. Tak więc jest dobrze w formie skróconej, jest zablokowane u mnie w dotacjach. Do tego dążyłem cały czas. Czekajcie, mój kanał, chcę ogarnąć te łapki. Dawid Rommel, nowy wspierający, dzięki wielkie za sponsorship. Tyle gier, nie starczy czasu na tym streamie. Dzisiaj będzie wielki powrót gry, która już kiedyś była, ale długo jej nie było, ale teraz będzie znowu, yo. Czekajcie, ja muszę link tutaj, URL kanału normalnie. Klik, licznik łapek, klik. Czy to teraz podziała, czy nie podziała? Enter. Error. Skaczący licznik naprawiony przeładu i z... No kurwa no! Chciałem, znalazłem licznik, gdzie nie muszę za każdym razem wklejać linku do live'a i co? I się zjebało. Tak więc czekajcie, gdzie jest mój link? Za dużo mam monitorów w tej... Nie no, monitorów nigdy za dużo. Widzę, ty Woltek wychyla łeb za okna i się, że do domu debile zajebane! No chciałbym, ale nie chcę też się... jakiegoś ostracyzmu tutaj być niestety celem w miejscu, gdzie mieszkam, więc no cóż, trudno się mówi. Nie działa, kurwa, no nie działa ten licznik łapek. Dobra, nie będzie dzisiaj łapek. A, ty, naprawiło się? Polubienia 862, działa, nie działa? Nie wiem, w dupie kokainum. To mam. Siemano, kokainum. Oglądam ciebie od 9 lat, a mam 18, czy jestem nienormalny? Kacperolix, słuchaj, generalnie... Tak, jesteś trochę nienormalny. Myślę, że możesz teraz spokojnie nazwać się członkiem grona moich wychowanków. Jako, że od 9 roku życia oglądasz moje filmy, normalny być nie możesz, a na pewno jesteś zbliżony do mnie. Ale że ja jestem zajebisty, to jest trudna decyzja, czy jesteś bardziej nienormalny, czy zajebisty. Wisek, widzę, że sławki od Corsera nie podeszły. A mam takie troszeczkę problemy z dopasowaniem ich do mojej głowy. Jeszcze się z nimi bawię, ale obecnie na razie te wiszą na mojej głowie. Michał, dawaj piraty, a nie Oriego. No będą piraty dzisiaj wypływamy w morze. Razem z naszym kopiratem, dużym gnatem, Przemysławem. Taki jest plan. Masz jakiś sos na lewej warce, czy to krosta? Coś mi się tutaj zrobiło. Nie, to nie sos. Wybaczcie, coś tutaj... Szlajałem się w jakichś dziwnych miejscach i mam coś czerwonego. Mamy tutaj w ogóle jak nowe, proszę państwa, ranking top dotacji. Nie jestem pewien, czy tutaj nie ma... Nie, nie ma już chyba tych takich przykładowych ludzi pododawanych, bo Oskin wysłał przedtem 25 zł SMS-em, więc połowa tej kwoty, którą ja dostaję, wylądowała tutaj w top donacjach. Więc można znowu się pięknie ścigać w rankingu. Sponsory, zawsze są sponsory. Chuj, toż to Laseraptor. Toż to Laseraptor. Dobra nutka na początku strójka, pozdrawiam, zdrowe życzę. Dzięki wielkie Galanonim, dziękuję ślicznie. Tak więc no co, no będziemy się dzisiaj bawili na tym streamie. Postreamujemy sobie troszeczkę, spędzimy razem wieczór.
Zuziktor. Klepę za tanka z grafiki Atu Live. Dziękuję bardzo, Zuzik. Zuziktor, dobrze, Lifik, co ty tam ciągle w tym wasaku Majdiku zmieniasz? Przez to się wyjebała teraz ta grafika. Cześć, ja to jeszcze raz normalnie muszę refresh. I teraz może będzie dobrze działało. The Carol 222, nowe wspierające, dzięki wielkie. Co ty tam, Lifik, ciągle zmieniasz? Kurwa, wiecie co? Kurwa. Discord. Czas rozwiązać te sprawy. Nudno, strasznie Atu Live. Czy byłem u fryzjera? Poruszałem już ten temat, proszę sobie przewinąć live'a, tam się wszystkiego dowiecie. Nie chcę już o tym rozmawiać, bo to traumatyczna generalnie rzecz jest. Dawaj, Lifik, wbijaj. O 15 przed szkołą, na Discordzie. Tam się rozliczymy. Miałem iść się przejechać po mieście, a tu live. Zostaję w domu. Bercik, kurwa, i tak siedź w domu. Ja wiem, że pan premier powiedział, że można sobie na samotny wyjazd rowerem wychodzić, ale nie róbcie tego. Siedźcie w domu. Siergiej Piputkin. Dzięki wielkie za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie. Mądry wybór. Ojej. I jeszcze mamy Kryzera.pl z superchatem za 5 zł. Dziękuję ślicznie. Czy zapis z live'a się szybko pojawi na kanale? No myślę, że jutro, jak się zdąży przetworzyć i tak dalej, to będzie już jutro. Bezproblemowo. Dobra, nie patrzę się już więcej w te statystyki. I chyba muszę dojechać do... Siema, kutasiarzo, zajebane frajerze. Co ty tam zmieniasz? Tak myślę, że masz mnie zajebać, tak mówię, dalej, rozumiem się, chyba. Chyba troszeczkę straciłeś swój flow w pewnym momencie, panie kolego. Nie, nie mogę cię zrozumieć. Aha, okej. Okay. Mam za wolny umysł, żeby pojąć to, wiesz, co ty mówisz. Jest, wiesz, jak jest w anime ten jeden cwaniak, kto sobie środkowym palcem okulary na nosie podtagowuje? Tak, a ty to right robisz now. Taką ręką wykrzywioną o 15 stopni w lewo. Nie, kolanem. O kurwa, ale to niezłą masz kontrolę nad kolanem, jeżeli udaje ci się nie wysunąć takiej dyni prosto w czoło. Hell yeah. Madara, dziękuję za tego. Co ty tam odpierdalasz w tych szablonach? Nie odpalam... Zmieniam rzeczy... Zrefreszuj sobie donaty. Rozpierdalasz tu donaty, Madara nie dostał... Kokainą. Na tło. Jest, knakin kokainą. Oglądam streama pisząc rozprawkę odnośnie znaczenia chrztu Polski na naszą historię. Pomożesz? Ja bym powiedział, że znaczenie było... w 115% negatywne. Prawda jest taka, słuchaj, bo tutaj chciwol chwiała. Prawda jest taka, mnie chciał zaruchać. Mieszko był mądry, no to ochrzcił Polskę. To jest tyle. Dopiero największy, cała Polska jest wingmanem Mieszka, naprawdę. Cały kraj przyjął chrzest, żeby on mógł poruchać. Turek, dzięki wielkie za donuta. Jest taka prawda. No właśnie, jak coś jest prawdą, to nie może być nieprawdą, panie kolego. Ale dlaczego to jest taki dziwny shadow? Grr. Jaki shadow? Dobra, okej, okay. Perfekcjonizuj tam. Dzień dobry wszystkim. Jutro mam przeprowadzkę, mieszkam we Włoszech, tak to będzie tragiczne. Panie, to ty tam w ogóle z domu możesz wychodzić? Ty masz jeszcze to dom? Żyjesz? Właśnie, jak tam w tych we Włoszech, Michale Wesołowski? Nie taki Wesołowski, tam teraz pewnie jesteś. Myślałem, że tam wszyscy już nie żyją. Kurwa. No, czytałem, siemaneczko, ty wiesz, co tam u Martyny. A Martyna siedzi sobie teraz w salonie i zainspirowana moją serią z Oriego dwójki, gra w Oriego jedynkę. Dziękuję za super czata. Smart man, smart woman. Dumb children. Yes. I co ja miałem powiedzieć? Na temat, artykuł na temat, uwaga, jakiejś tam szambelady z Chin, że w Wuhan zauważono mega duże dostawy urn do domów pogrzebowych. I tam zgodnie z tym, w jakim tempie one przyjeżdżają i jak długo ludzie stoją w kolejkach, żeby te urny odebrać, czy tam prochy swoich zmarłych, to szacują, że 40 tysięcy urn wjedzie do Wuhan w przeciągu kolejnych 10 dni. Co oznacza, że tam te dwa ponad tysiące ludzi, które zmarły w Chinach, mogą być tak absolutnie przekłamane. Ale przecież to jest kto wie. Potwierdzone, że Chiny zakłamały swoje liczby. Czekaj, wejdę na streama. Wiesz, tylko pytanie brzmi, jak bardzo? Ile tam ludzi tak naprawdę umarło? Dla mnie to są setki tysięcy, jeżeli chodzi o zarażonych, a jeżeli umarło, to ciężko określić. W samych Chinach? Tak. Bardzo możliwe. No powiem ci, no nie wierzę, żeby... No to jest przecież totalitarny dyktator... jebać ich wszystko. Tak, dokładnie. Jakby Chiny wypuściły raport, że niebo jest niebieskie, to bym dwa razy sprawdził, zanim bym im uwierzył. Taka jest prawda. No w Chinach, jak gdzieś jest niebieskie niebo, to... To kurwa coś jest nie tak. Niebieskie chemikalia tak wypuścili. Czekaj, a fun fact, w Rosji jest tylko 1534 zarażonych osób,
I jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że w Rosji jest Usagi, dzięki 34, wielkie. No nie ma chuja. No w Rosji jest więcej niż... Panie, to jest niemożliwe, żeby w tak dużym kraju. Bo tam, jak ktoś jest zarażony, to idzie do gułagu. A tam statystyki inaczej nie są zbierane. Może tyle jest przetestowanych osób, tylko nikt się tam nie testuje. Jest taka szansa. Może testy po prostu są zakłamane przez ilość wypitego alkoholu. Jest taka opcja. Jumpur 1 się ma do Bolt. Pierwszy donate, który wysyłam. Oglądam cię od Skyrima. Kolejny jebnięty. O Jezus Maria, takie dobre donate, a ty się bawisz tym basakiem Majdikiem. Czemu tak tą nazwę zapamiętałem? No za... odśwież to jeszcze. O jasny chuj, to Laseraptor. Toż to Laseraptor. Podoba mi się to powiadomienie. Jeszcze ta druga warstwa angielskiego głosu z tyłu. YouTube kurwa nawet powiadomienia nie przysłał. Dobrze, że jest Insta. Franek, dziękuję. Kokainą. Gotyk nigdy nie będzie na kanale prawdopodobnie. Chyba, że naprawdę będę miał mało obejrzeń i duży poziom desperacji. I zero godności. No i jakichkolwiek wartości względem dotrzymywania własnego słowa. Co ja miałem powiedzieć? Coś kurwa na temat wszystkiego. Odśwież donate znowu. Ja pierdolę, ile to jeszcze będzie trwało? Co ty tam zmieniasz? Odświeżam cały czas, nie, ale nie ma już nowych. Teraz jest git. Okej. Okay. W Wuhan odnotowano kilkakrotnie przekroczoną normę stężenia tlenku siarki nad miastem. Taki związek wydziela się ze spalanych ciał. Słyszałem z nieoficjalnych źródeł, że z Chin zniknęło 2 miliony numerów komórkowych. A powiem wam, że kuzynka sąsiadki mojej babci ciotecznej, ona ma znajomego na najwyższych szczeblach Wojska Polskiego i ja słyszałem, że nie będzie głosowała na prezydenta, tylko że mianowali Dudę królem Polski. I jakby tak to będzie teraz wyglądało. Korespondencyjnie będzie się kurwa mogli prośbę o eutanazję wysłać sobie co najbliżej do naszego rządu. Ta PC eutanazja. To co się ostatnio odjebało. Kokainą. W sensie budzisz się rano i się okazuje, że oni sobie po cichu w nocy przepisują konstytucję. No, czemu nie? O chuj chodzi. Potrzebny nam jest kurwa Nicolas Cage. On podpierdoli polską konstytucję i zrobi z nią co należy. Tak, znajdzie mapę i znajdzie kurwa Mieszko. Tak naprawdę Mieszko żyje w piwnicy Kaczyńskiego. Ochrzcimy Polskę na nowo. Wyleczymy koronawirusa. Tombos, co myślę o hantawirusie? Hanta spoko ziobek, a czasami mnie wkurwia, ale żeby aż go wirusem nazywać? Nie, pierdolcie już o kolejnych wirusach. Bezsensowne. Wardi, siema live, hajs jest, wszystko się zgadza. No, to czemu tylko piątaka, żeś wysłał, panie? No, dziękuję bardzo za uwagę. Biedny jesteś? Właśnie biedaku. Nie, dobra, bez przeginania. W miarę trochę zmienić, ale umarło coś koło 200 tysięcy w Chinach, a po miastach jeżdżą krematoria. Kurwa. Kokainą. A ciekawe, czy mają takie odgłosy jak te z lodami. Wiesz już za zakrętu, że nadjeżdża krematorium. Dobra, nie gadajmy już o... nie gadajmy już o krematoriach i śmierciach. To Laseraptor. O Jezus, tyle tego kurwa, leci. Kurwa, zapomniałem. Madara, dziękuję bardzo. I Kami J. Przyszła śliska na pastwiska. Trzymaj, bo normalnie nie ma na co wydawać te pieniądze. No, jeszcze dzisiaj niedziela, sklepy zamknięte. Nie ma co z pieniędzmi robić. Zapomniałem linku w opisie podmienić. Ja po... Too late for that. Tak. I will do it midway. Midway to chyba fajne gierki robi nawet. A myślałem, że powiesz, że Midway, że Pearl Harbor. Tiehir, skąd masz polską Siri? Nie wiem, skąd się ta wiadomość wzięła, bo widziałem ją na mojej skrzynce. Nie mam polskiej Siri. Kokainą. Jak ja mówię coś tam, żeby okay, wam Google, nie aktywować. Hey Google, okej okay, Siri, hej Siri. No właśnie. To ja tak dla beki po polsku mówię, ja nie obsługuję w ten sposób Siri. FJ, dawaj od razu GTA 4, bo Bully było super, chciałbym więcej. Panie, a kokainą. Dobre premiery się szykują niedługo, to nie ma co gadać na razie o podobno żadnych pobocznych rzeczach. Głośnić. Ciebie? No. A po chuj. A to spierdalam. To dokładnie. Czekaj. Wtyczkę ci nałożę. Wtyczka VST, otwórz kurwa select loudmax. Po prostu na Discordzie mnie podgłośni. Ale to tak nie zadziała dobrze. A, bo dobra, spróbuję. To też jest opcja. Pewnie mam cię na 2%, żebyś mnie nie wkurwiał. Gdzie to będzie? Discord jest połączony z kokainą. Co za dziwne wykresy tutaj są, kurwa, nie rozumiem. Powiedz coś.
ABCD, ABCD, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dobra, jesteś na 200%. Nie spierdol tego. Coś może być przesada. Ranko, kiedy GTA? Dajcie sobie spokój, dzisiaj będzie ślisko na tym streamie. Kokainą. Briefiana. Się to śli... Hashtag... O, przyspieszyło, ale to dobrze. Hashtag Mieszko Kozak. Czemu właśnie macie takie skomplikowane ksywy? Braw Wianz? Dziękuję. I Bojar też, dziękuję. Dobra, panie. Kokainą. Kokainą. O nie, nie zmieścił się tekst donata na donacie. Stało się to tak prędko. Kurwa, no to Łuki jeszcze wspierający wleciał i super czaty. Będziesz musiał znowu odświeżyć. Ale to czekaj. Fejki, dziękuję bardzo za super czata. Schneiker. Pierwszy donate doby nie ostatni, tyle że przez to gówno nie ma roboty. W każdym razie mam nadzieję, że ten live będzie zajebisty. Pff, kurwa, będzie jak chuj. Dziwnie jest czytać wiadomości, zanim wiem, jak powinienem akcentować to, co czytam. No i zjebałeś marzenia. Będzie pewnie polska Siri. W okolicach iPhone'a 20 pewnie zrobię polską Siri, bo Polska to jest kraj trzeciego świata. Daj mi znać, jak skończysz, to ja to wtedy odświeżę i będzie można zaciągnąć się. Będzie można się zaciągnąć na pokład śliskiej marleńki. Odświeżone. Proszę państwa, zróbmy to. Swoją drogą chciałbym tylko poinformować. Są alerty na 5, 20, 50, 100, 200 i 500 zł. A pociąg do Wąchocka o której odjeżdża? Ding dong. Pociąg do Wąchocka. Kurwa, chyba. Reset. Rewind. Ding dong. Kurwa. Chciałbym kiedyś takiego sfrustrowanego gościa z obsługi dworca usłyszeć. Ding dong. Pociąg do Wąchocka. Kurwa, nigdzie nie pojedzie, bo jest koronawirus. Zostawać w domach, kurwy. Słyszałeś pewnie o kobiecie. 200%. O kobiecie 60-letniej w Krakowie, która miała kwarantannę, ale ją złapali, jak wchodziła do autobusu na dworcu. Ja pierdolę. Jak można być takim głupim człowiekiem? To już myślę, że... Wychodzenie z domu jak nie musisz, to już jest w ogóle ból głowy. Ale wychodzenie z głowy jak masz kwarantannę. W niektórych w ogóle państwach za wychodzenie z domu podczas kwarantanny jest zarzut... Lincz! Próby morderstwa. Zagłuszył cię donaj, dzikiej bomby. Dari bomba. Ja widz, a co tam zaszaleję sobie? Dziękuję bardzo, ja widzu. Ja też sobie zaszaleję. Wydam se to na kebaby. Co twoje pieniądze? Jasny chuj. Toż to Laser Raptor. Plichix, Nomad. O Jezus, ile tego leci. Prawie nic się nie zmieniłeś od czasu. Masz strasznie długi delay na live. Tak, bo dałem normalne opóźnienie zamiast niskiego opóźnienia. Kokainą. Tak, dałem. Tak, jedziemy. Ty, ale wiesz, jaki dziwny jest ten nowy w ogóle system obsługiwania live'a? Ustalam sobie tego live'a. Wiem, dlatego go kurwa nie lubię. Klikam to sobie wszystko, potem puszczam tego live'a i dopiero... Ale już wtedy mogą ludzie wejść na tego live'a, co jest najlepsze. Ale dopiero jak kliknę tam w prawym górnym rozpocznij transmisję, to leci na główne strony i subboxy. To jest takie dziwne. Ale nawet ładnie to wygląda i fajnie chyba działa. A dałem normalne opóźnienie, żeby ludziom się lepiej buforowało, bo tutaj jednak w 2K ten stream leci i czasami niektórzy narzekali, że te streamy są, przycinają im się. Aż takie opóźnienie nie muszę mieć momentalne. Dobra, panie, gdzie ta Marlenka? Ja nie wiem, co się w tej grze działo przez ostatnie 2 lata. A ja sobie już ją włączę. Albo nie, jak no się dobrze. Pobiera, to nie. A to dlatego my jeszcze nie gramy. No tak, zapomniałem, że cię pobiera. Muszę mniej zażywać narkotyków, bo pamięć swoją mi się psuje. Chat, bo wy nie wiecie, bo jeszcze Dziewulc nie streamował, kiedy to było. Ogólnie tipli.pl to jest najlepsza strona od donate'ów. Tutaj mezalianse jakieś zaszły podczas wygłaszania tej tezy. Czekaj, co? Nie, czekaj, jak to się nazywało? Nie, mezalians to jest jak się ktoś ze szlachty z chłopem ożeni, albo wyjdzie za mąż. A jak się nazywa kolesiostwo? Jest takie ładne słowo na kolesiostwo. Kumoterstwo? Może? Nie jestem pewien. Czekaj, jest kumoterstwo? To się... Ale to
to jest po prostu obiektywnie najlepsza platforma. No nieważne, no nieważne, ale przerzuciliśmy się na... Kokainą. Leafik jest na Tipli, Enigma był na Tipli, ja też teraz jestem na Tipli, fajnie działa to Tipli i generalnie fajne jest. I mamy bezpośrednie linie połączenia z twórcą, więc tutaj jak coś się będzie jebać, to myślę, można to szybko naprawić. Kokainą. Ale co najlepsze, jest tam też opcja licznika do końca streamu, przedłużanego donatami. Obliczyłem sobie, że jak jedna złotówka na 1 sekundę streama, czekaj, jak to było dokładnie? Muszę to sobie przekalkulować jeszcze raz. To 24 godziny dają w chuj pieniędzy. Czekajcie, ja wam powiem, bo tam się ustala, ile sekund za złotówkę się dostanie. Tak. No dobra, jeżeli załóżmy... jedna złotówka, to jedna sekunda. Kokainą. Jeżeli jedna złotówka, to jedna sekunda, to jeżeli będziecie chcieli przedłużyć streama o 24 godziny, to musicie zapłacić mi 86 000 złotych. 400 zł. A jak chcecie przeciągnąć na przykład tego streama tak długo, żeby trwał 4 dni, no to będę bogatszy o 345 000 złotych. I no 600. To kupujesz mieszkanie. Tak jest. Pomieszkam w nim 4 dni i tam zrobię streama, na którym zarobię na kolejny. O, i tak to będzie wyglądało. Tak więc, no, fajne funkcje, fajna strona, szkoda, ładnie że wygląda. Szkoda, arabskie szejki nie interesują się polskimi streamami. No, tylko że jakby na przykład wysłał ktoś donate'a i powiedział, jak ci nasram na klatę, to dostajesz 10 razy tyle, to pewnie część by się zgodziła. Jak wiele osób dał. Szczególnie na Instagramie. Czekaj, 7,50 euro. Ile kosztuje teraz euro? Z 8 zł po tej pandemii? 1 euro, 4,55, ja pierdolę. Policz mi 7,58. Kokainą. A nie, czekaj, stop, kurwa. 34,49. Bo mój tata chce grać w Sniper Elita i być może, i muszę mu znaleźć kluczyk jakiś. Ale po co mu kluczyk, jak ty masz bibliotekę? Tak, to prawda, ale jeszcze jego znajomy potrzebuje kluczyk. To ja mam bibliotekę prawdopodobnie. Kurwa, panie, a ty nie wiesz nawet, komu będziesz on dawał. Czekaj, jak ja mam? Mam V2, mam 3, 4 już nie mam. Czekajcie, odpiszę mojemu czacie tylko. Proszę pisać Team Leafik i Wolny Kurdystan. Kokainą. Wolny Kurdystan. Ostatnie dwa dni wolna cipa. U Enigmy to po prostu... O Jezus, ile tych donate'ów w ogóle przyleciało. Czy będzie dzisiaj Doom? Nie, dzisiaj nie ma Dooma. Dzisiaj jest stream. Jutro będzie Doom. Kudłaty, dobry donut dla nie najgorszego youtubera. No dobra, będę usatysfakcjonowany takim komplementem. Kudłaty, no, dziękuję. Enigmy najdziwniejsze rzeczy się odwalały. Brawians. Dobrze, dziękuję. Galanonim. Stalowy Andrzej! O kurwa, to dopiero jest ksywa. Andrzej, ale stalowy. To ja się będę nazywał Żelbeton Bartłowiej. A Żelbeton. Żelbetonowy. Dacie radę ściągnąć Antka na pokład Marlenki? Nie, będzie to niemożliwe. Galanonim. 6 zł. Prosta nazwa dla słodziaka. Mieszko był reptylem. Chwała wielkiej Lechi. Dobra, zbyt meta się to robi, naprawdę. Dominik, pozdrawiam najfajniejszą dziewczynę na świecie, Natalkę. Ale ja nie jestem Natalka, o chuj ci chodzi, panie, co to jestem, tablica ogłoszeniowa? No dziękuję. Kagiwo, jaki masz setup vape? Panie, najlepszy. Ja Nikok mam... blokuj ziomka. Pytanie, jeżeli Natalka ogląda tego streama, to czy potajemnie nie woli mnie? Chciałem powiedzieć albo mnie, po czym sam się zaśmiałem do samego siebie. Czekaj. O, kamerka Zoom tutaj dobrze działa. Piękna scena. O, tyle nie było streamów. No, chwilę nie było, ale streamy muszą się rozkręcić. Czekajcie, muszę kurna odpisać. Muszę odpisać. Sniper Elite, PL, PC, Steam, Klucz, Plus, gratis? Jedynka? Nie. V2. V2 to czekaj. No swoją drogą notabene była swojego czasu darmowa, teraz jest wersja remastered, przypominam. Tak, wiem, ale ten remaster, czy on cokolwiek zmienia, tak naprawdę dwójeczka pewnie jest. Nie wiem, dobra. 2,58 jak coś. Ten Venom Wolf. Sniper Elite V2, 2,58 euro. 2,50. Kokainą. Ach,
Sniper Elite V2, bo widzę tutaj na Olki Shopie, panie, jest tylko V2 Remastered w wersji, a nie, jest wersja standard, ale to i tak 40 zł. Nie, 12. 12 zł? Remastered? Nie remastered, zwykły. Zwykły za 12 zł na Steamie bezpośrednio? Nie, nie bezpośrednio. Okej. Okay. Dobra. To wtedy ogarniemy. Jak tam pobieranko? Kurwa, no tragicznie, bo tragicznie się pobiera. 33,7 na 45,6. Czyli 12 giga jeszcze. Powoli do przodu. Kokainą. Osoba może się spytać o Subnautica lub The Outer Worlds. Czy do tego nie wrócisz? Właśnie Subnautica, bo ja do ciebie miałem to pisać. My mieliśmy grać z kopa w Subnautica. Właśnie, co z tym multiplayerem? Poszło to do przodu, bo poprzednio to właśnie, kurwa nogi wystawały z batyskafu. Ja pamiętam, że do Subnautica wyszło DLC tą roźne. Ale to też w Early Accessie chyba dopiero ale było, co nie? Co z kopem się zrobiło? Czy jeśli mojego kota traktuję jak siostrę i ją wyrucham, to będzie to kazirodztwo? Kazirodztwo, po pierwsze, po czekaj, drugie. Co? Masz ksywę. Ten Venom Wolf, to ja w ogóle myślę, że tam jakiś furry strój gdzieś w szafie musi być schowany. To chyba sam sobie dasz radę odpowiedzieć. Piece of Lunacy. Zrobiłabym napisy do pierwszego odcinka najnowszego Oriego. Pozdrawiam. Zrobiłabyś napisy do pierwszego, ale przecież nowy Ori jest po polsku. Co? Swoją drogą popełniłem dzisiaj faux pas. Martyna chciała grać w Oriego i ja powiedziałem, no nie, nie ma żadnego spolszczenia do Oriego. Nie ma opcji, graj tam na konsoli, bo i tak nie ma. A jest spolszczenie do pierwszego Oriego. I to zajebiste. BDIP zrobiło. W ogóle coś tam jakieś w ogóle są dialogi? No są tam jakby, no wiesz, opisy umiejętności, to nie ma czasem szeptania cele tylko i tak dalej. A, te rzeczy, dobra, faktycznie. Tak więc te wszystkie umiejki tam są i tak dalej do potłumaczenia. Są jakieś plany na live IRL z Lifikiem, skoro Lifik zrobił już face reveal. Panie, po pierwsze kurwa kwarantanna, okej? Okay? Nie ma żadnego podróżowania. IRL, kurwa, co my IRL możemy robić? To samo co robimy in computer live, ICL, czyli siedzieć kurwa przy komputerach. Poprzednio jak żeśmy byli gdziekolwiek poza domami razem, to się to bardzo źle skończyło. To była twoja wina, przypominam. Nie, kurwa. Ty cwaniaczek. Wsiadł się pierwszy raz w życiu na hulajnogę elektryczną i zapierdolił o krawężnik. Kokainą. Z tego co widzę, to mod koopowy do Subnautiki został zaupdate'owany 8 marca. No, to może być nie tak źle w takim razie. Subnautica także ma opcję powrócić. The Outer Worlds też gdzieś tam jakoś ambitnie niby tak, ale obecnie chyba nie w tej chwili. Jest Adrianowy wspierający, dziękuję bardzo. Ty wolę, jesteś zajebisty, dawaj potem GTA 4. Enigma, chuj ci w dupę, cwelu, wracaj do piwnicy. Co to za agresja? Dlaczego? Dlaczego wszyscy tak hejtują Enigmę? Co on wam zrobił? Czy ja nie mówię, że to źle, że go hejtujecie, ale chcę wiedzieć dlaczego. Dopiszę sobie do listy powodów. Miał pójść na kepsa dla mnie i kobiety, ale dobiję do 25 i powiem, że zgubiłem. O nie! Akurat ostatnio Martyna do mnie mówi chyba wczoraj. Wiesz, co bym sobie zjadła? Kebaba. No to zamiast ty z twoją dziewczyną zjeść kebaba, to my sobie zjemy kebaba. Bang, bang. Pajs. Elko, kojarzysz mnie? Pisałem ostatnio na live Death Stranding, coś tam o unbanie, takie tam, że dałem donate, że mogę pożegnać się z Cyberpunk. Jezus Maria. Tyle ludzi pisze do mnie jakiekolwiek unbany, a ja tego nie ogarniam wszystkiego. Kiedy nazywasz się jak kokainą statek czasów? Marlena Bałdyga. To śliska Marlenka. O nie. Nie mów tak o sobie. Arbuz Wi-Fi. Będzie story time na koniec? Nie mam teraz żadnego kokainą story time. Potrzebujesz sensitive trainingu? Sensitivity trainingu. Zobaczyłem story ziemniaka i sobie tego kowaka do trenowania kupiłem. Stachu nowy wspierający. Dzięki, po pierwsze, Stachu. Ja to mam w bibliotece, a po drugie to musi być regularny program, plan zrobiony, tak jak my mamy, a nie... Wyjebane kurwa, mam na jakieś tam wasze te konwenanse. Ja robię co chcę. Trenuję kiedy chcę i co chcę. Raz. O, Zyrox. Siemano. Siema, Zyrox. Typie, słuchaj, bo Lifik mi rozpierdol robi w Tipli. Dzień dobry. Kagiwo. Powiedz, jaki atomizer, chociażby mam morfa i ciekawi mnie, co fajnie działa. Kurwa, no wszystko fajnie działa, bo to jest zasilanie bateryjne. Jakbyś się mnie zapytał, kurwa, no nie wiem, jaką łyżeczką mieszać herbatę? No kurwa, każdą, no każda podziała. Bo służy do mieszania, a mieszać można wszędzie i zawsze.
Ja mieszam łokciem. Ja se, no, kurwa, no, dużo masz kubki, typie, albo mały łokieć. Które opcje wybierasz? Nie wiem. Zgadnij, kurwa. Strzelam w mały łokieć, bo ty suchoklatos jesteś. Kagiwo. Pewnie filiżanki do espresso łokcie mieszasz bezproblemowo. Takie picie małe tycie. Też chciałbym powiedzieć, że zmieściłem się idealnie w 255 znaków. Pozdrawiam. Pajs, dziękuję. Enigma zatapia statki. Enigma zatapia wasze matki. Wow. Wow. O. Oj, proszę państwa. Powiem tak. Ile jeszcze estymujesz czasu oczekiwania, Lifik? Poza tym, że chuj wie. Jeszcze 10 giba, ale to się kurwa po 3, 5, 8 mega max pobiera. Mi też się coś wczoraj dupcyło w tych prędkościach pobierania. No tak, tak to już jest, no. Ale serwery przeciągnąłem. Myślałem sobie, no pobierze się jak pójdę do prysznica. Wracam, apka Xboxa nie istnieje. No cała apka Xboxa. Czego ty więcej po niej oczekiwałeś? Jebać mi dał 110. 1.5, 1.61. Będzie drugie podejście do Uncharted'a? Nie, nie będzie. Ale już prawdopodobnie w tym tygodniu Martyna, uwaga, chce streamować Uncharted'a. Ja nie mogę się doczekać tego, bo zobaczymy, jak jej będzie szło granie i gadanie jednocześnie. Tak więc możecie się u niej spodziewać Uncharted'a. Zobaczymy. Grała w niego parę razy, to może zna go na pamięć, tak żeby go przejść. Tak więc możecie jej kanał zasubskrybować. Tam będzie Uncharted. Fun fakty, do kawioru używa się łyżeczek z masy perłowej, bo zwykła zmienia smak. A masa perłowa nie zmienia smaku? No najwidoczniej kurwa nie. Chuj, to czemu wszystkiego nie jemy łyżeczkami z masy perłowej? Bo jesteśmy zbyt biedni. Jak tak to głosem powiedziałeś? Łyżeczka. Jeżeli chcecie to zmienić, tipli.pl/u. Jak chcecie zobaczyć masę perłową, możemy zrobić to tylko wspólnymi siłami. Płaćcie mi, ja kupię wam, pokażę. Jest łyżeczka do kawioru z masy perłowej. Autentycznie. Ile kosztuje? 111 zł. Taka mała łyżeczka. Ale... tipli.pl/u/lifik. Ustalaj cel na łyżeczkę z masy perłowej. Ja mam teraz na wyjazd do Dubaju. Ej, uwaga. Łyżeczka do kawioru z kości rogowej bawoła. O, ja pierdolę. Twoja stara rogata. Ej, ciekaw jestem, jak wyglądał proces rozkminiania, co najmniej zmieni smak kawioru. Kość rogowa bawoła? To wygląda obiecująco. W ogóle kto wpadł na to, żeby zrobić kurwa łyżeczkę z kości na przykład bawoła? Ja myślę, że ludzie są w stanie zrobić wszystko ze wszystkiego. To jest tak samo, jak sobie uświadomisz, jak ktoś ogarnął, że krowa daje mleko i można je pić. Obserwował cielęcia. Tak, kokainą. Ale może, ale ostatecznie musiał się do krowy dobrać. No tak, no ktoś zaryzykował i zmienił świat na zawsze. Tak, to, bo o to chodzi. Kto nie ryzykuje, ten nie pije mleka z krowy prosto. Kokainą. Wiesz, jakie jest motto LiveTube'a? Nie. Nie wiesz, to ci powiem. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Mówił mi kiedyś Karol, że mieli ochotę sobie to wykleić na ścianie, ale chyba się szef nie zgodził. Ale byłoby to bardzo prawdziwe. To dobre motto. Wywalili mnie z pracy, bo przez wirusa firma ma mało kasy i nie ma co robić. No, wskaźnik bezrobocia w Ameryce, czy tam wniosków o bezrobocie, skoczył z 280 chyba tysięcy do ponad 3 miliony osób w górę. Nie, jeżeli to nie na o bezrobocie, tylko o zasiłek dla bezrobotnych i wzrósł o 1500%. Z 280 tysięcy, tak, na ponad 3 miliony. No jakoś tak, no jakby ostatecznie chodzi o to, że przejebane. Ale na przestrzeni tygodnia mniej więcej, także... No jak widziałem animację wykresu tych wniosków o to są najgorsze liczby i są nawet gorsze od Wielkiej Depresji z 1928. Przejebane. Teraz pięknie widać, jak bardzo wątłe są systemy władzy na całym świecie i zarządzania państwem. Zwłaszcza w USA. Ej. Zwłaszcza pod Donaldem Trumpem. Malfi, dziękuję bardzo. Szyme XD, to był poprzedni wywalony z pracy. To panie, czemu mi pieniądze przesyłasz, jak cię wywalili z pracy? Właśnie, masa nowych wsporników wylatuje. Tak, to prawda. Benjamin Brendler Dolecki. Cholera, to jest dobre imię. Chciałbym się nazywać Brendler. Brzmi jak... Brzmi jak jakiś bohater książki, której bym na pewno nie przeczytał. Brendler. Przyprowadźcie mi tu Brendlera.
No, ma to sens. Opierdol mi Brendler. Hej, mała, chcesz zobaczyć mojego Brendlera? Rolls Royce'a? Pain. Ból jest nieunikniony, cierpienie Brandler jest obowiązkowe. Ktoś się Naruto naoglądał. Blender zrobiony z chleba. Kokainą. O nie, Adrian. Siemano, oglądam cię od dawna, to mój pierwszy dony. Dziękuję bardzo. Jedno pytanie, czy wy przez 45 minut tylko pierdoliliście o pierdołach? No bo Lifikowi się gra pobiera, bo poszedł pod prysznic i mu wyłączyło, no. To nie możemy jeszcze odpalić. Przepraszam, że muszę się... Kokainą. No właśnie, nie musisz, no. Podjąłeś złą decyzję. Każe ci się ktoś myć? Wychodziłeś z domu? Nie? To po chuj się myjesz. Będziesz... No, z włosów to już szwedzkie się smaży. Wychodzisz dzisiaj dokąd? Nie? To o chuj ci chodzi, typie. Po co wodę marnujesz? True. Tajfun ratoń, ty. Nazwać dziecko tajfun, to by było to. Albo orkan. Orkan ścigania. O Jezus. Fan Seven Buddies, witam, mam prośbę. Ale byłby przypał, gdybyś nazwał swoje dziecko Orkan i okazałoby się potem w chuj grube. Kokainą. Nie. Myślę, że nie. Bąku, panie, cię chyba krówka ulizała w nocy. Tak, trochę tak. To prawda. Co ukota? Obecnie sobie leży i patrzy przez okno. A ja tylko zaznaczę, że rajdów nie robimy. O, Lifik, kwarantannę, zoszczędzaj kokainą. Wodę. Właśnie, co jak się woda na świecie skończy? Rozważyłeś taką opcję? To będzie twoja wina. I to wszystko przez tak. To wszystko przez twój jeden prysznic. Na łyżeczkę dla Lifika, żeby łokciem nie mieszał, ale... A za to, pieniędzy? Że mi nie powiedziałeś, Jimmy przyjdzie w stroju kąpielowym i cię wyrucha. Kokainą. To kokainą idealnie rozbiło to napięcie. Very kurwa important question. Jakiś dobry sposób na spędzanie kwarantanny? Panie! No ja generalnie śpię. Chodzę sobie z psem na spacer. Oglądam seriale. Obejrzałem już 2 odcinki drugiego sezonu Altered Carbon. Jestem pod wrażeniem. I... Odśwież jeszcze raz. No właśnie widzę, że coś rozpierdol robisz. Wojtek Nowak, nowy wspierający. Siemano, pozdrawiam. 7 zł mi wisisz. Odświeżone. Kto? Wojtek Nowak? Nie. Ja tobie czemu? Donate'a dostałem ja. Tam. A! Na łyżkę. Jak sobie nie, wyłóżmy? Nie, bo nie zapomniałeś, bo już mamy podpisaną umowę na 5 lat. Ja biorę 100%, a ty dostajesz promocję. Kupię łyżkę, ale nie będę miał kawioru. Zbieramy na kawior. Kawior nie jest aż taki drogi. Kawior? Nie jest aż taki drogi. Przecież dają ci normalnie w sushi barach kawior na te rolki. Co będzie dzisiaj grane? Robimy Sea of Thieves, ale typie, ile masz procent? Jeszcze 7-8 giba. Jezus Mare, dopiero 4 poszły w tym czasie? To leci tak wolno, no. That's what she said. Możemy zagrać po prynurce kamień. O cholera, właśnie, co innego możemy teraz odpalić? Coś takiego na szybkości. Czat, jakie są rzeczy, w które możemy się online napierdalać albo coś? Nie ma. League of Legends, nie. One for All. Nie, bo wszyscy spierdolą. Czekaj, jakie są śmieszne gierki na Steam? Wygooglować takie coś można. Co ja mam? Śmieszne gierki. Z rzeczy, które mam pobrane... Nic. Kooperacyjne. Uwaga. The Escapist jest kooperacyjny. Ty pa, no to co? Znowu może No Man's Sky pogramy przez 3 dni i się kurwa znudzi. Jak zawsze, No Man's Sky. Agario. Kto pamięta, jak rok temu mówiliśmy, że będziemy grali w Minecrafta do końca świata? Ej, jakby to jest nadal opcja. Jakby wszystkie gry zabrali, to nadal Minecraft istnieje. Ogień i woda, kod, Roblox. Nie. Pummel Party. Kurnik literaki. Czym są kurwa literaki? To jest Scrabble. Nigdy nie grałem w Scrabble, fun fact. O. Kurwa, myślę, że mógłbyś być dobry, bo jesteś autystyczny. Solar! Nowy wspierający. Dzięki wielkie. Tylko dlatego. Tak, tylko dlatego. Agario. O kurwa, lecimy. Jak się gra w Agario? Slither.io. 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 Kurwa. Czekaj, ale ja nie mam przechwytywania teraz ustawionego pod Slither.io. Fuck me. Nie, kurwa, Slither.io. A jak ja to kurwa przechwycę?
No jak ja to przechwycę? Dobra, czekaj, muszę to off, cyk, pyk, myk. Tutaj pstryk, bzyk, przechwytywanie gry wyłączę, dodaj, przechwytywanie okna, cyk, chrome. Nic tutaj nie widać podejrzanego na przeglądarce? Nie, uwaga. Ja dlatego, żeby używać przeglądarki na live, to po prostu używam przeglądarki, której normalnie nie używam. Tak, a ja ostatnio zacząłem używać wszystkich przeglądarek, jakie tylko mam. Dobra, proszę państwa. Mamy, kurwa, Slider.io. Kto jest u ciebie drugi? Polska. Dobrze, gdzie jesteś na mapie? Jadę cię. Weź wypierdalaj ode mnie, typie. Jestem tylko wężem, który szuka szczęścia. Ale gruby tutaj jakiś jest. O nie. Znajdę cię. Jaki masz nick? Nie powiem ci. Widzisz komara, jak mu dupa świeci. O nie, nie ma tu powiadomień! O kurwa! Aż umarłem! A to dużo pieniędzy jest! O kurwa! Ja pamiętam, komara to dużo. A, cyk! Faktycznie, to jest dużo pieniędzy! Czekajcie, ale wjechało. Jeszcze widzicie, nie. Widzicie, ktoś nie szanuje waszych pieniędzy. O Jezus, ale jaki długi kokainą. Pamiętasz może wysokiego typa z PGA, co jego kumpel zasypiał na twoich live'ach? To ja, w sensie ten kumpel. Będzie jakiś You Love You Lose? Cholera, no tutaj tak skomplikowany system połączeń socjalnych mi podrzuciłeś, ale to był Saguś, ale jest Wiktor. Siema, ty oglądacie od Infamous Second Son i też kilka innych serii oglądałem. Spider-Man najlepszy, ostatnio nadrobiony. Mimo braku czasu oglądałem bieżąco twoje filmy, są świetne, pozdrawiam. Dziękuję, Wiktor! Dziękuję. Domo arigato. I pięknie. Czekaj, bo tutaj jeszcze jest tip and donation na tej stronie. A, ja mam tutaj w ogóle zajebistą rzecz na tym. O kurwa, nie to. O, zrobiłem sobie Mission Past z tego, z San Andreas, że się pojawia na ekranie i robi się dźwięk, ale czekaj, bo muszę tutaj teraz dodaj przeglądarka, dodaj istniejącą tiply. Dobra, będzie tiply w prawym dolnym, Streamlabs już jest. Dobra, będzie git. Your final length. Nie ma mnie, teraz wróciłem dopiero do gry. Zbieram sobie pyrtki, okej? Okay? Daj mi spokój. Czemu nie można w spokoju co tego? Co zbierasz? Pamiętasz tego typa z PGA? Tak po prostu? To ja. Tak, Teran, ciebie pamiętam. Niezapomniane. Czad, muszę się z wami podzielić historią. Zapierdalałem pod Poznań, żeby Terana przywieźć, ponieważ mu się wysypał nocleg. Okazało się, Jezus, to był taki dziwny wieczór. Ty, Lifik, byłeś to wtedy był w tym jebanym szpitalu, tak. Lifik, kurwa, zostaje w szpitalu z Rumim, a ja zapierdalam pod Poznań, bo Teranowi i jego dziewczynie wysypał się nocleg, więc ja wsiadam w auto i jadę ich z dobrego serca przywieźć spod miasta, bo on... Jak wspomniał z dobrego serca. No bo nie musiałem, nie? Oczywiste. Nawet nigdy wcześniej. Boy. Nie, no przepraszam, spotkałem Terana wcześniej. Ale jego dziewczyny. Kokainą. Jesteście w ogóle dalej razem teraz? Dlaczego czy może to był zbędny trud? Nie podwiozłeś z PGA. Właśnie, kurwa, dlaczego nie było T-Volt Taxi? O! T-Volt. Kurwa. Najdziwniejsze fake taxi. O, ile zebrałem tutaj teraz tego. Cyk, cyk, cyk. Kurwa, ale jem. Stalowy Andrzej, 0,99 Euraska, dziękuję bardzo. Bo jest bardzo popularny inny Slider.io. Nie ma innego Slider.io, to jest jedyny prawilny Slider.io. Dajcie sobie spokój z innymi. Pff, żałosne. Czy ty jesteś? Nie ma mnie, kryję się przed twoją niecnością. Ale dawaj teraz, odpowiedz na pytanie, jesteś dalej z tą dziewczyną, czy już nie? Bo ja się zastanawiam, czy warto było jechać w ogóle po was tam wtedy. Bo jak, fuck, bo generalnie jak nie jesteś, no to tak, czy tak właściwie było warto? Ile tam i na benzynę z dychę zeszło? Czemu nie gracie w Sea of Thieves? Bo Lifikowi się pobiera, jak się pobierze, to napierdalamy. Musisz tam ten, na bieżąco robić aktualizacje gigabajtowe nam. Ruchamy cię za to całymi serduszkami. Uwa, jak to ruchamy było? Cię za to co? Tak. Całymi serduszkami. Taka trochę anatomicznie zaawansowana zabawa. Panie kolego, tego na biologii cię nie nauczył. Ciekawe dlaczego. They are billions. Nie dasz rady przejść za czy pierwszym podejściem. Oczywiście, że nie dam rady. Próbowałem kiedyś odpalić They are billions, ale kompletnie tego nie ogarnąłem. To jest gra strategiczna. Tak, a zanim T-Volt w ogóle przysiądzie porządnie do jakiejkolwiek gry strategicznej. Kokainą. To muszą minąć 3 lata. To ja prędzej zagram w FIFA. A FIFA bym cię rozjebał, typie. A ja bym cię rozjebał w każdą grę strategiczną. Nieważne, ale ja FIFA bym cię rozjebał.
Nie masz się czym chwalić. Jak to nie, panie? Wydaje mi się, że FIFA to jest... Stary, ludzie grający w FIFA kupują tą samą grę od 45 tysięcy lat. A ty mi będziesz cytował jakieś kokainą. Strategie, kurwa. Kto to w ogóle wymyślił? Od kiedy istnieją strategie? Od niedawna. Gdzie ty jest? W którym półćwiartce, w której jesteś? Nie powiem ci, kurwa. Lewa dolna. Naukowcy na Podlasie. Jesteś w prawej górnej, co? O ty, kurwa, lustrzany chuju. Jak możesz mnie tak profilować psychologicznie? Zaraz Martynę zawołam, cię rozłożę na łopatki. Yo! Try me, bitch. Trial, bitch. Leroy, dzięki! Znowu wspierający, dzięki wielkie. Czekaj, to ty jesteś, chyba cię widzę. Na minimapie. Weź się odpierdol ode mnie, czemu ty tak na mnie polujesz? Weź się zapoluj na jakiegoś Zenka 7-8. Taki cwany jesteś, to bądź pierwszy bez zabijania mnie. Masz nikt 7-8? Ja wiem, będziesz szedł na łatwiznę i zdobywał punkty moim kosztem, a spróbuj być pierwszy bez zabijania mnie, co? Wtedy będziesz prawdziwym alfa gamerem, beta gamerem. Nie bądź pizda, tylko chodź tu. Wolna cipa, tyle ci powiem. Wolny Kurdystan. Zaspałem na początek streama, śniło mi się, jak Jimmy grał, ganiał Algernona, a potem ciągnął go po ziemi. To powiem ci, masz strasznie niski polygon count w tych swoich snach, typie. Podkręć anti-aliasing. A to by było chujowe mieć sny w grafice na low na przykład. Panie, i musisz przyćpać jakiś narkotyk, żeby mieć dobrą grafikę w snach. Gdzie ty na niej jesteś? Nie pokażę ci się. Jakajcie, ludzie, bo ja nie mogę ogarniać teraz donate'ów, kiedy tutaj jest walka o życie. Zaraz mnie jakieś węże tutaj, kurwa, zjedzą, albo ja się jaki tam zajebać. Jaki masz nick? Jaki masz kolor? O nie! A ja mogę zawinąć się sam w siebie. Panie! Jestem biały i jestem... Nie będę mówił. Jestem biały! O, zamknąłem jakiegoś typa! Kręć się, mały kutoczu, kręć! Mam cię. Don't say that, man. Kutocz, kutocz. Kliknij F1 dla pełnego obrazu. Ja wam nie ufam. Wypierdoli mi tą grę. Chociaż F11 to full screen. Dobra, ryzyk fizyk. Jebo! To jest prawdziwa rozrywka. Podepnę se to na telewizornie w salonie i będę se jeździł na touchpadzie. Kutoczem. Patchtad. O kurwa? Patchtad. Tibet donation. Jakim prawem nie dostałem powiadomienia? Prawem szariatu, suko. Nie. Czemu mi losowe słowa do głowy przychodzą, które nawet sensu nie mają? A ja se rosnę. Czat, przeczytam te dotacje, które się tutaj znajdują za chwileczkę, jak tylko będę miał moment, kiedy już się wyjebię w tym wężu. Inaczej, czy ci rozpoznam, jak cię znajdę? Dobre pytanie, nie wiem. Ja się właśnie wyjebałem prawie od kokainą. Kokainą. Czat, dziękuję za wszelkie donaty. Zaraz je sobie obczajmy. Ale zamykam typa, ale mu kurwa robię tutaj tortury. On mnie jeszcze do wychuja, ja to czuję. Rozwali się o mnie, czy nie? Jezus, co za pojedynek! Mam go! Kurwa, jestem jak logo Razera teraz. O nie! O nie! Aaaa! Się wyjebał typek frajersko! Brrr, ale wężuje, kurwa. Król węża. O nie! Się wyjebie zaraz. O! Panie, jakie ja tu cuda robię. Moje złote czasy e-sportu do mnie wracają teraz. Tak jest, ale jestem grubym wężem teraz. Tak się gra w gry. Jesteś różowy? Takie ty masz grube rozkminy na ten temat, naprawdę. Nie, nie jestem no, różowy. No bo nie chcę wyjść na streama i popatrzeć, aczkolwiek... Znajdź mnie, suko. Czy myślałem nad nagraniem dodatku do Borderlands? Kurwa! Generalnie ja za bardzo Bordera nie wrzucałem. Jeżeli was to interesuje w ogóle moje granie w Bordera trójeczkę, to u Maćka na kanale hanta.pl jest cała seria z Bordera. I planujemy grać w dodatki, ale dopiero kiedy wszystkie wyjdą, zastanowimy się, czy czyli będzie... jakieś 14 lat. Mhm. Dokładnie. Skąd wiedziałeś, że taka... Ja mam informację od deweloperów, ale skąd żeś to, kurwa? Data miner jebany. No kiedy wyszedł ostatni dodatek do dwójki albo do PlaySequela? No, do ile dwójki lat albo... O Jezus, no one tak... Tak, nie, one wychodziły w przeciągu tak półtora roku po premierze gry. Jakim cudem ja się tu nie wyjebałem? Wjechałem prosto w typa. Teraz też! Kurwa, ta gra oszukuje, ale na moją korzyść, więc zajebiście. No, chcemy obczaić, jak wyjdą wszystkie dodatki, czy Season Pass jest tego wart i wtedy sobie pograć, ale wtedy też to będzie u Maćka lądowało raczej, a nie u mnie. Kokainą. Top 10. Ty, no faktycznie jestem na 5. miejscu. O! Jest dobrze.
Dałem ci podpowiedź. Wykorzystaj ją mądrze. Nie. Dawajcie na kurnika. Ile masz tam procent, typie? Kurwa, nie mogę zaczekać. 4 giba. O, dobra, okej. To połowa tego, co było, już zjechało. Świr mnie jakiś goni. Ha, świrze. Żeś poświrował. Trzeci jest. O kurwa. Zaraz cały serwer będzie na mnie. Pod G masz granat. A jakby się okazało to prawdą, to by się dopiero kurwa zdziwił. Tak, to prawda. Wyczuwam seryjkę z węża. Tak, tak. Nie, nie, to już minęły te złote czasy, kiedy wszyscy napierdalali w Sliterio na kanale na YouTubie. Ajowski. O, do której strumyk? A myślałem tak, po 9 sobie skończymy, myślę. Fajnie by było odpalić tego jebanego Sea of Thieves, ale Przemek oczywiście musiał się umyć. To... Wow. Panie, pomyśl sobie o dzieciach w Afryce. One nie dość, że nie mają wody, to jeszcze do tego mają koronawirusa. Gdzie ty jesteś? Nie, Chad, nie będzie dzisiaj duma. Dzisiaj mamy ten fantastyczny stream. Arbus Wi-Fi, Fat Flot, tak na mnie wołają. Umarła mi Rachel w Red Dead Redemption 2, a zapis mam 2 godziny do tyłu. Jak to umarła ci Rachel? Czekaj, to coś fabularnego? Nie pamiętam, która to pies, Rachel nawet. Boże, koń pewnie. Aha, okej. Okay. Oglądam cię już ładną prelację, skoro już dałem spornika, to idę za ciosem. Machnę ci jeszcze do najcigłego wieczoru, chociaż nie utopcie statku w 5 minut. Tego obiecać nie mogę, ale dziękuję, Wojtek. Gdzie jest statek? Bajtar. Akurat skończyłem robotę, a tu Tivold ma stream. Pozdro. Dziękuję bardzo za donate'a. Enigmaty cwelu do piwnicy, bo jebie. Hashtag odcinek z pieczenia pizzy. No tak, ten fantastyczny odcinek. Czy będzie stream z strzyżenia Tivolta? Mogłaby cię Tysia ostrzec lub może Lifik? Tak. Obniżmy się do takiego poziomu pedalstwa, że Lifik do mnie przyjedzie z białej bielskiej. I pamiętasz odcinek z Brooklyn Nine-Nine z fryzjerem, z Dagiem Judy? Z fryzjerem, z Dagiem Judy? Nie. Nie pamiętam wszystkich no z Dagiem. To pierwszy odcinek. Pierwszy, tak? No. Ale to tam był ten taki Azjata? Tak, 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 on. No właśnie, tak. Że Home Barber. Cholera, no teraz to takie usługi by były w cenie, ale to też łamanko prawa. Ale ty w ogóle ogarniasz, że było Fame MMA i policja chciała blokować tego? Boxdela i Wojtka Gole przed wyjściem z hotelu? Tak, widziałem. To dopiero. Nie powinno to się odbyć w ogóle. No, no nie powinno, kurwa, przecież to nielegalne było. Tam oszacowali gdzieś tam, czytałem, że ponad 100 osób było tam w jednym. Tam była karetka i policja, więc musieli mieć na to zgodę ostatecznie. No wiesz, z jednej strony tak, ale z drugiej to było zgromadzenie, na którym było zdecydowanie więcej niż, kurwa, 2 osoby. No ale to też może się kwalifikować jako praca, nie? W supermarkecie też masz więcej niż 2 osoby. No nie wiem, nie wiem. To takie balansowanie na granicy prawa. Wiem, jest. Bo już o tym dyskutowałem z Enigmą i z Mateuszem. Miałem ryzykownie takie... sobie lecę. Ale Rafonik spokonany. A Linkiewicz znowu rozjebała. Ale się nachapię. O, siema, Tivold przyjechał. Dobra. Panie, zaraz ci się wąż skończy, jak będziesz tak zasuwał. Ja wiem, co robię w tej grze. Kurwa, gdzie ty jesteś? Panie, jestem wszędzie i nigdzie zarazem. Jestem twoim starym. Zaraz z czym snajpuję. O nie. Tylko nie to. Tylko nie on. Szkoda, że się skończył Bully. Też trochę smutam, ale wszystko co dobre musi się w końcu skończyć. Ale to jest znowu bardzo, jak to się nazywa, bardzo liniowa gra Rockstara, która jest po prostu zajebista. Bo jest świetnie zrobiona. No, Bully jest fajny, ale nadal jestem w ciężkim szoku, jak te 2 lata między Bully a GTA 4 zrobiły progres względem silnika i tego, jak ta gra wygląda, naprawdę. No GTA 4 było rewolucyjne swojego czasu. Rewolucjonistyczne. GTA 4 chujowo działa, jak na dzisiejsze standardy. Może już jest lepiej. Ty, ale ja tak, nie, ja nie, tak nie. Zajawiłem ludziom na tym, na Bully, że o, może GTA 4 teraz, jak, skoro mamy tutaj, jakby będzie pewnie jakiś wolny kurwa, czas. Ostatnio stawka, grałem 8 lat temu, grałem ostatnio w GTA 4, no właśnie, to możesz zagrać. I akurat wróciło na Steama bez obsługi Windows Live'a, która była największym rakiem na świecie, tak więc generalnie... Ale wiesz, że wtedy przez to nie ma multiplayera? Ale jebać multiplayera. Single jest fajny, ja lubię single. Kurwa, huśtawka, no. No to se pochusiam się, kurwa, sam. Średnia zabawa, ale okej. Okay. Może, panie, a Hamachi? Nie da rady? Hamachi? Zaraz się wyjebię tym wężem, czuję to. Kurwa, gdzie ty jesteś?
Prawa dolna. Okej, zabrzmiało szczerze, więc. Prawa dolna, ale na samiutkiej granicy. Tylko nie powiem ci, której. Kurwa, Meksyk. Ojej, siema, typie! Pa, jaki duży jestem. O, jak się, kurwa, zaśmiał upośledzony. No, kurwa, jeździ tutaj od roku. Teraz ja się wyjebałem, dobra. Szybko poszło. 2 giga jeszcze. Może będzie Bully 2. Dobra, czat, naprawdę. Musimy, kurwa, już w końcu... ten... Już możesz grę odpalać. Ale jest ponad 4000 ludzi, nadal ludzi przybywa. Więc Sliteriotypie, bo to jest gra, która przekracza wszelkie konwenanse. To jest to. Ma już 36 osiągnięć. Aha, to pierwszy Ori jest. Jesus. No dobra. No dobra. Na Amazonie jest. Ale ten delay jest ogromny. Dopiero teraz u ciebie jestem na streamie. Oj, tam trudno. Delay nie jest aż taki tutaj tragiczny. Tak, to Boldzie, poczekajcie z czymś fajnym do 19.40, gdyż muszę z rodzicami odmówić różaniec za dziadka, który zmarł wczoraj. Jezus Maria. Ja pierdolę. Okej, trochę oversharing, ale dziękuję za donata. Grubo. Boże. Szymonstera napiję. Ej, ta emotka, która zastępuje XD, jest tak tragiczna. Tak, beznadziejne to jest. Półtorej giba. Dobra, to ja już odpalam w takim razie. Ej, swoją drogą, zdziwiłem się dzisiaj. Da Grasso ma dojebane burgery i frytki. Da Grasso? I nie mają ani jednego elementu plastiku w swoich zamówieniach na wynos. A stoliczek? Kurwa, no stoliczka nie mają, ale po chuj mi stoliczek. No taki ten... Kokainą! Pudełko pizzki nie dotknęło, piczki. Burgera zamówiłem, nie piczkę. Ale jakbyś piczkę Roxa zamówił, zamknięta. To byłoby stoliczek, czy nie był? Nie wiem. A, no i teraz nawet nie wiesz. Ja za to lubię z Macarino burgery w Krakowie, bo... Co lubisz zmacać? Czekaj, aha, dobra, taki delay. Ja myślę, na co oni tak xdekują. Wszyscy xd piszą po tym, jak powiedziałeś o tej emotce. No, burgerka z Macarino sobie zamówiłem jakiś czas temu. Kurwa. Macarino to jest knajpa w Krakowie, która robi burgery o wielkości do kurwa 25 cm średnicy, albo 30 nawet. Mhm. Masz burgera kurwa wielkości pizzy, ręcznie wypiekane buły, mięso ulepione w taką wielką kurwa wielkości talerza. I smaczne jest, co najlepsze. Okej. Dante, też... dziękuję. W sensie, na wspierający. Inaczej. Dobrze wytegowane mięso i tak dalej, i bułka są ważne, ale najważniejsze jest to, jak to skomponują. Tak na przykład masz, okej, okay, ser i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jak na przykład wpierdolą tam ketchup zamiast sosu barbecue, no ketchup to nie zamiast sosu barbecue, no zależy, tam są chyba tylko cztery smaki tego burgera, więc oni nie idą, wiesz, w... Tak jak ktoś mi kiedyś powiedział, że znakiem dobrej pizzerii jest to, że mają mało rodzajów pizzy. Bo jak mają, wiesz, kurwa, pizzę od nazwy każdego kraju na świecie, potem jeszcze pizza twoja stara, mięsna i twój stary warzywna, to znaczy, że mają po prostu 17 wiaderek z różnymi składnikami i sypią to w pizdu i nieprzemyślane są te konstrukcje pizzkowe. Akurat teraz muszę sobie, kurwa, mysz naładować. 6/10 giga. Dobra, ja już tutaj Adventure. 5/10 giga. Brigantine. Closed Crew. I zapraszamy. To jeszcze tylko 20 minut zaproszenia się na Microsoft tym Game Store i można płynąć. Xbox Appie. Weź włącz czat dla wsporników, by przestali spamować. Proszę już nie spamować, bo będzie czat dla wsporników, okej? Okay? Czujecie się zagrożeni teraz? Mam nadzieję. Opowiadam się drumaz, nie wiem, czy nie widzisz, czy zlewasz, po PGA się rozstaliśmy, ale niedługo później się zeszliśmy, więc się opylało. Nie wróżę to jakby świetlanej przyszłości związkom, gdzie ludzie się rozchodzą, a potem schodzą z powrotem, jakby, ale no nie znam się, nie mam takich doświadczeń. mam zgoła inne. Ja jestem bardziej stały w swoich decyzjach. Z tą pizzą to prawda, mój były pizzer. Okej, okay. To cieszę się w takim razie, że moje przekonania mają jakieś pokrycie w rzeczywistości. Hold up,
twój były to pizzer? Czy masz obecnego i zeszłego pizzera? Właśnie, kim jest dla ciebie pizzer? To jest moje pytanie. Twój pracodawca, kiedy pracowałeś w pizzerii? Czy może jakiś twój personalny kucharz pizzy? Nie wiem. Hewrajczyk! Nowy wspierający, dzięki wielkie mordo. Mielczy jeszcze napisał, może Ballad of Gaytony. No jeżeli będziemy grali w GTA 4 na kanale, to oczywiście z dodatuniami. Pamiętam. Nadal pamiętam, jak w recenzji na TV Gry, kiedy jeszcze Gonciarz tam gry recenzował. Kurwa, Lordaeron. Lordaeron. I jeszcze był Del. Czy Dem? Nie pamiętam. Del chyba. On, ten co teraz ma na gałęzi. Chyba recenzję robił i powiedział, że w dodatku z tymi motocyklistami można wyczuć, że poprawili fizykę jeżdżenia na motocyklach, że trudniej z nich spaść. I to jest prawda. Absolutnie cały czas mam to w pamięci. To jest prawda. Jaka giereczka na stringu. Panie, płyniemy w morze skarbu szukać. Nie grałem w tą grę z półtora roku. Invite a friend. Jak ja mam to zrobić? Jeden. Okej, okay, wyślij zaproszenie, czekaj. Osoby, które możesz już znać. Stara Lifika. O! Jest Lifik. Potwierdź. A. Si, dostałem zaproszenie. Jedni mają łyżeczki z kości, a inni osobistych pizzerów. Takie małe info. Przy 1080p delay wynosi 3 sekundy. Przy 1440p jest strasznie wysokie. Ale dajcie znać, czat, czy doznajecie jakichkolwiek takich przycinek, jakichś małych i tak dalej, bo delay duży ma na celu zredukować jakiekolwiek przycinki. O, dlatego powinno być chyba lepiej w tej kwestii, w tej chwili. O kurwa, jakie rzeczy. Kokainą. The Blunder Bomb. Irker, założę się, że 80% Bulliego waży plik z Algernonem. Chyba design niektórych tych postaci. Fajny był Bully. Fajnym humorem operował. Takim oczywistym wyśmiewaniem problemów szkoły i ludzi. Pastisz to jest to słowo? O, no. Kurwa, jak Jezu, za dużo czułości. Ja teraz muszę na jednej czułości grać we wszystko. Chat, nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo się poświęcam, żeby tutaj mieć, proszę państwa, móc grać w Sea of Thieves. Tutaj razem z wami. To Sztolaseraptor! Dobra, grajcie już. Dobrze, tak, dziękuję. Idziemy grać. Cały setupik tutaj musiałem normalnie pozmieniać. Bartek Kubot, kurwa stary, ale fajne nazwisko. Mówią na ciebie Kubota, kurwa, dają ci klapki na urodziny co roku. Och, stary. A, mi się podoba. A, mnie śmieszy. Dziękuję bardzo za sponsorship. Dobrze. No to mam nadzieję, że wam fajnie to wszystko działa tutaj. Czekaj. Siema. Video settings. Off, buffering. Resolution scaling. Dobra. Ale ty jesteś, kurwa, masz kalafiora na głowie. Jak to się stało? A jak ja wyglądam? Nawet nie wiem, jak to się tańczyło. Z? Jest, dance. Jak ja wyglądam? Ty nawet tak dance, po ludzku dance, wyglądam. Tutaj się postać wybierało, czy ci losuje za każdym razem? Znaczy mogłeś losować nieskończoną ilość razy, a ostatecznie sobie ją wybrać. Okej. Czekaj, to dopiero mogłeś ją wybrać po nieskończonej ilości przelosowań? Leistotne! Leistotne! Dawno nas tu nie było. Jak się wodach grało w tą grę? Bartko. Od tak teraz będziesz nazywał mnie po moim starym imieniu. Oho. Jestem Kanem, kurwo, papitany. A ja myślałem, że ten, władca mórz, kurwa, jak ty się ochrzciłeś tą jebaną rybą w rękach? To prawdzie. A, czyli tutaj wiele osobowości nabiera nowe znaczenie. Ja mam dużo pieniędzy, ham. Czekaj, to się chyba banany zbierało, z tego co pamiętam, jakieś... Skąd się banany brało? Weź nam jakąś fajną misję wymyśl, ja nie wiem, kokainą, co się dzieje w tej grze teraz w ogóle. Jacko, nagrasz kiedyś Life is Strange 2? Nie planuję. To tyle, to cała moja odpowiedź na to pytanie. Dziękuję za donate'a. Jakoś tak kompletnie nie jestem już zainteresowany tymi gierkami w stylu właśnie a la Telltale. Kurwa, kupiłem se Banjo. Ej, co ja znalazłem? Groups may not look appetizing to most pirates, but they are loved by Battle Gills and Devilfish. Banjo. Jaka piękna muzyka mi tutaj przegrywa. Czekaj, o właśnie. Czekaj, ja tutaj morę. Lecimy, kurwa. Czy ta muzyka się zgrywa ze sobą w jakikolwiek sposób, jak dwie osoby grają? I zajebiście!
No. Jest dobra. Dobrze. Jest dobrze. Dobra. Weźmy. Przypomniało mi się, wiesz co mi się przypomniało? Mhm. Nie. Siem. Ja mam chuj hajs, ja bym się przechodził, ubrałbym się jak człowiek. Da radę? Tutaj jakieś pewnie nowe ubrania. Nie wiem, może mojemu ryjowi, ale... Bros stock. A ile ja mam? 24 tysiące. To dużo czy mało? Właśnie dosyć sporo, ale nie jakoś super dużo. No tak, jak czapka kosztuje 6800. Ty, ale to są całkiem fajne tutaj czapury. Widzę. Belt, beard. O, brodę sobie ale mogę kupić. Ale dojebane sukienki. Pa, ja sobie jakąś brodę zrobię. Na roka. A może tak nasrane na brodzie mogę mieć. Ja taki, czemu są tylko damskie, a jestem w zakładce sukienki? Damskie brody? Typie. Ej, ale szaty to na statku, proszę. Dobrze, Baosim, przepraszam. Poprawimy się. Dobra, ja biorę jakąś brodachę. Da się zmienić kolor tej brodachy? Ja pierdolę, nic nie kupuję. Kokainą. Typie, ja muszę sobie postać wyekwipować. Daj mi kupić to, co chcę. Buty? W dupie mam jest te buty. Jest jakaś nowa brońka? Włoski jakieś takie. Kokainą. Nowe mogę mieć. Cyk, lecimy takie. 1125. A single dobrze, lead. Że gracie we dwóch, bo w trzech to by było nielegalne zgromadzenie. Śmieszki. Korona śmieszki. Siema, Timbold, widzę, że Sea of Crashes jest grane. A, jeszcze nie skraszowało. Może będzie. Będzie dobrze. Ty, dużo tych ciuchów dodali do tej gry. Tatuaże. Ej, jakiś ktoś zostawił... Mhm. Jak będziesz szedł do statku, to daj znać. Tak, coś tam leżało na ziemi, widziałem. No właśnie. Jakiś crate. Ten crate kokainą. Można oddać? Właśnie nie, aczkolwiek zostawił go gracz i to jest storage crate. I prawdopodobnie ktoś skończył grać. I ojebał oddawanie kesta? Nie. Skończył grać, schował do tego itemy, które by mu zniknęły przy resecie. I teraz mogą być nasze? I nam je zostawił specjalnie, no. Kokainą. Ale chodź. Dobra, czekaj. Escape. Kurwa, czemu mi się broda nie ekwipuje? Czekaj, bo to jest shop. A gdzie się customizuje? Kokainą. Masz skrzynkę przed shopem. Skrzynka przed shopem. Czas się wykustomizować. Vanity chest. Okej. Okay. Ja mam tego jest piękne. Trochę. Tak randomize outfit. No nie mam tutaj za dużo opcji tego randomize'a, szczerze mówiąc. Beard, dobra, beard mam dojebany. Włosów też mam niemało, szczerze mówiąc. Okej, okay. Hair dye. Ile kolorów mam tych włosów, ja jebie. Ja se takie chcę normalnie. Eye patch. Ej, czemu taki duży statek? A nie jest jakiś super duży, no ale no, dobra. To jest na 3 osoby chyba, a jest a ten najmniejszy jest na 2? No. Myślałem, że na 1. Nie. A to jebać, to weźmy się przełączmy w takim razie, żeby mieć tamtego. Mniejszego. No właśnie tak patrzę, to nie Marlenka. Cholera jasna, no dobra. Myślałem, że polecisz na jej starszą siostrę, ale wydaje mi się, że jednak nie dla ciebie. Nie te progi. Za wysokie progi na twoje rogi. Co z tym crate'em, który tutaj leży? Co, robimy coś z nim? No mieliśmy zmienić statek, halo. Aha, dobrze, a ten crate... Ty, stary, mam 21037 hajsu. Aha, papieżowa liczba. Śmiesznie. Dajcie lajka za papieżową liczbę. Co z tym crate'em? On tu dalej będzie? Otwieramy go? Będzie, zostaw go. A tu są tylko, kurwa, cannonbole, banany, pork, dwa blunderbomby. Dobra. Czekaj. No to leave game. Chat, już zaraz normalnie ogarniemy, ale Marlenka musi wejść do gry. Czemu jakieś w chuj dziwne... ludzie piszą rzeczy? Gdzie? No, czat nagle zajebało dziwnymi kątami. Seksboty? 500 lajków. A to ten, widziałem na TV Gry, ciągle śmieszkowali, kiedy seksboty przyjdą na czat. Więc może jakaś plaga po prostu jest. Plaga, Sea of Thieves! Odej. Śmieszne. Dobra, czekaj. Enlisting piratę, już się robi. Adventure, sloop, closed crew. Closed crew powiedziałem, kurwa. Ale pięknie wyglądam. Invite friends. Boty są na czacie, kupiłem wiadomości innych. Fantastycznie. Ale dobra, widzę, że moderacja i bot działa.
Pingwin jebacz, siema siema, kiedy zatopicie własny statek. Wszystko w planach. Taki tam zjeb. Polecasz jakieś anime podobne do Death Note? Słyszałem, że Steins Gate jest fajne. Jeżeli zatopimy dzisiaj statek, to osoby, której to była wina, pieniądze dostaje druga osoba. Profesjonalnie złożone zdanie. Ćwiczyłeś ostatnio? Trzeba wstać z łóżka, bo pizza zamówiona, oglądam streama na YouTubie, kot na nogach, koń zwalony, utopia. Pozdrawiam, blondyny, blondyny, jebacz. Chyba coś wciągane było też w ramach tej utopii. Takie mam wrażenie. Dziękuję, Larson. O, co tu się... Jaki polecam mikrofon? Egoid. Nie przeczytałem tego wcześniej. Ja osobiście mam MXL770, ale do tego to interfejsik jest potrzebny. Mam dwa pytania. Po pierwsze, ile i jakie anime obejrzałeś? Po drugie, które jest twoim ulubionym? No i trzecie, w bonusie, dlaczego zacząłeś oglądać anime? Zacząłem, nie wiem, bo coś tam gdzieś w liceum mi ktoś powiedział, czy w gimnazjum. A, bo koleżanka się zajarała Japonią w gimnazjum, to zacząłem oglądać. Chociaż pierwsze, co zrobiłem, to czytałem mangę. Tak, leciałem na nią trochę. Szybko mi przeszło ostatecznie. Ona teraz jest, pracuje w Blizzardzie. Ciekawostka. Do każdego, kto jest w takim wieku, don't do it. It's not worth it. Ona teraz najpierw była oficjalną cosplayerką Blizzarda, a teraz jest jakimś community managerem we francuskiej siedzibie, coś takiego. A to jest jakiś skrzynek. Kolejny? Ale tak się leży, no? No to kurwa, na co nam to? Dobra, panie, bo potrzebujemy jakiejś misji. Ten typ mi tu jakieś kocopoły pierdoli cały czas. Oczy mi się świecą. Kodeks piracki. W dupie mam kodeks piracki. Nic mnie to nie interesuje, będę go łamał, kiedy tylko będę mógł. Ty, w ogóle, czat, czy wy ogarnęliście, że dzisiaj była zmiana czasu w nocy? Bo ja bym kompletnie się nie zorientował, przynajmniej nie w przeciągu pewnie najbliższych 2 dni. Ale napierdalam te boty. Gdyby, szczerze mówiąc, nie to, że miałem zegarek na piekarniku o innej godzinie niż wszystkie pozostałe. Tylko dlatego się zorientowałem. Czekaj, bo mam tu wielki monit na środku ekranu. Speak to the gold hoarder in the tent to purchase a voyage. Henry the Hoarder. Ale ja nie chcę kupować voyage. Dobra, kupię jakiś voyage. Ja też. Gold Picaro. Ale yes. Oto i wiekopomna chwila. Dobra. Gold Bako. Ty, złotą łopatę jeszcze... mogę sobie kupić, to kurwa mógłbym jakiś jeszcze ten. Jeszcze mam, chodź ze mną. No dobra, czekaj. No dobra. Mogę, dobra, jakby ja to kupiłem tylko po to, żeby mi dało spokój. Żenisz się z Marlenką, typie? Lubisz ruchać statki? Jeee, powrót w końcu. Setupik na tyle ogarnięty, że da się czy grać. Jest tak śliska jak... kiedyś. Jest dokładnie tak śliska, jak pamiętam. Kurwa, ma jakieś nowe rzeczy. Jest tutaj, jest latarnia, o proszę bardzo. Jak to, nowe rzeczy w Marlence? Food required to cook? Ty, ale trzeba jakiś ten, zebraj rzeczy chyba. Z miasteczka, nie? Moja mikrofalówka, nie, podobnie. Po włączeniu czatu dla wsporników znikną te seksboty. Tak, to jest prawda. Jak będzie taki zalew seksbotów, trzeba będzie odpalić chyba wtedy tego. No jest pojebany ten zalew. Czapura. Czapurę mam jakąś taką fajną. Shirt. No shirt mam jeden. Jackecik mam chyba ładny, ale ten ładniejszy. Sukienki nie chcę. Spodnie, buty, gacie. Kostiumy. Ty, a vanity chest tutaj jest? Jest pet tu. Chest? Można peta mieć? Właśnie też się zdziwiłem. Peta? Ale jaja. Czekaj, hair dye. Nie mam zielonych włosów, chciałem zrobić sobie zielone, ale zrobię pierdolne sobie takie czerwone. Tylko ten make-up mnie teraz denerwuje. Unequip item. O, water barrel. Co to znaczy, co to jest? Jezus Maria, tyle rzeczy w tej grze się porobiło. Unequip. Emotki, klątwy. Nie chcę żadnej klątwy na sobie. Czemu jest noc? Ej, ta gra może jest actually dobra teraz. Ty, no to trochę tutaj rzeczy się pojawiło. Banana. Bo to jest inventory, food barrel. Ty, chodźmy jeszcze splądrować w takim razie miasteczko. O jasny chuj. Coś to laseraptor. O Jezus Maria, Egoid. Siema, masz to moje zaskórniaki. Dziękuję bardzo, Egoid. Dziękuję ślicznie. To ja wydam te zaskórniaki na może inny kolor włosów tutaj. Pick up treasure chest. A na co mnie to jest? Który to był ten? Czekaj, tu jest... Kurwa, są harpuny jakieś na statku w ogóle. Los Karczmos. Harpuny na statku? Może można polować na wieloryby. A no, na twoją starą. to miałem na myśli. Czekaj, kurwa, no tak. Czekaj, może jakieś ubranko dam radę sobie kupić. Hat.
Nie, dobra, może jakiś dres, nie chcę. Hair dye. O, są te zielone, dobra. To zielone w połączeniu z tym kurwa dziwnym make-upem. Czy nie miałeś czasem jakichś ustawień do statku? Ustawień do statku? A może? Nie wiem. Tu jest szybka customization, to chodź. Dobra, czekaj, bo ja sobie jakiś strój chcę kupić, taki fajansiarski, ładny, za 13... A nie, dobra, wolę statek skustomizować niż siebie. O, znalazłem niechcący questa. O ty jebany. Co ty tam znowu robisz? Chociaż przez te seksboty moderzy mogą sobie nabijać staty w banach, tak, na pewno w Excelu zapisują sobie wszystkie swoje sukcesy tak, w tej potem, kwestii. Tivold Games, chcemy pieniądze. Tak, tutaj moje statystyki. Tu. Szybka customization, no dobra. Figurehead nie mam, pamiętam. Cool nie mam. Sales, mam czerwone salesy. Wheel nie mam za bardzo, Canon. Ty nie mówisz czasem zielonej marleńki? Zielonej marleńki? Ja mam no parę ona... tutaj. Nie. Tak zielone były. Można to kupić tutaj? Scarlett, ty gruba babo, sprzedasz mi coś dobrego? Dobra. No nie jest gruba, ty jest za... Drogie te rzeczy są do statku, widzę. Ale cool ty miałeś livery. Nie mam żadnych. Albo mi zabrali. No to, chuj, to co, bierzemy takie jaskrawo zielone żagle, żeby nas wszyscy widzieli w ramach wyzwania wszystkich biedaków? Okej. Okay. Masz jakiegoś questa do roboty? No jest zrobiony, mamy quest do zrobienia na The Crooked Masts. Czyli, ale co, szukanko skarbu? Och, mapo, mapunio. A fajnie się to mapę zawsze oglądało. Dobra, dzień piękny tam płyniemy, wstaje. Płyniemy na South West, bardziej okay. South. Tutaj mamy mieczyk, tutaj mamy broń. Kokainą. South West powiadasz. No razem to kurwa. Weźmy. Ty żagle, ja kotwicę. Zróbmy to. Kurwa, gdzie się żagle robiło? Tutaj, sail length. Psz. I w dół! Marlenka rusza na wody. Po tylu latach. Southwest powiadasz. No to ruszamy. Panie. Opłynę, dobra. A kaj wiatr. Dawaj wietrze. Musisz dążyć w nasz żagiel. Ależ tęskniłem. Ja. Czy ja widziałem głosowanko? Szczerze mówiąc, to zawiodę was, ale już pojawiły się głosy o Sea of Thieves zanim widziałem głosowanko. Ale tak, miało trochę wpływ na to, co się na streamie pojawi. A Drunk Streams Oriego nadal jest w planach. Ty, panie, tam nowy rok jest! Fajerwerki jakieś. Widzę, pojebane o kurwa, rzeczy, nie! Widzę. Nie, już wpadłem do wody! Zatrzymaj się! Bo mnie Neptun pożre! Leave me, ty chuju! Dobra, zatrzymałeś się. Harpunami możesz zbliżyć się do innego statku albo zbierać przedmioty, które są w zasięgu. Okej. Okay. Ej, zrobiłem tego lunge'a mieczem do przodu i mnie rozwyjebało. Kokainą. Kurwa, zaraz tam będę. O, Felix, widzę donate, zaraz. Kurwa, F. Dobra, wbiłem, dziękuję. Co ja odjebałem z tym mieczem? Nie chciałem. Myślę, że bym się zostawił. Tak. Myślę, wow, że tak. Shut up. Łap na kepsa, dziękuję Robin. Patryk, czy pozdrowić, czy będę ogrywać R3? Wypromujesz mi kanał? Jeden. Tak, pozdrawiam cię, Patryksie. R3 będę nagrywał, no kurwa, no już taka robota, nie? Nawet jak nie chcę, to muszę. Nemezis mnie rozjebie i będę strzał w gacie i płakał po nocach, ale dam radę. A poza ja tym... Ja jestem ciekawy już po prostu, jak ludzie będą toczyli bekę u mnie na live'ach. Po prostu wyskoczy jedna mała rzecz, a ja będę... Escape, prawda? Tak. Teraz już z kamerką, więc będzie jeszcze lepsze. Ja może twoją technikę wezmę pod uwagę z tym escape'em. Mamy dziką bombę. Nie masz refleksu. A single weed. Dziękuję bardzo obydwa donate. Wybacz, jakoś tak widziałem cię wcześniej, ale nie przeczytałem treści. Czemu masz taką brodę? No bo taką se kupiłem. Mój ekiep jest taki. Cyk. Morph, a u góry Falcon King, odpowiadając na wszelkie poprzednie pytania. Łap na kepsa. Felix, ahoj, widzę, że udało mi się cię skusić do takiego streama obiecanym kebabem pod postem na jebaczek, także smacznego. Cholera, nie widziałem nawet tego o kebabie, ale dzięki, że mówisz. To mi wisisz kebaba. A widzisz, teraz mam w końcu światłowód, tak więc jest git. The Black Prince, wracam do domu po gaszeniu pożaru, a tu stream, pozdrawiam. Cholera, nawet strażacy mnie oglądają. To mi się podoba. Dziękuję za donate, Black Prince. Dziękuję. Ty panie, ale wśród naszych widzów jest ksiądz, strażak. Może jeszcze mamy lekarza i policjanta. Mogliby taką drużynę T ustanowić. Czaisz to? Co? Drużyna T! Znowu piłeś? Tak! Ej, ty tamte fajerwerki to jest nasz cel?
nie wiem, co to za fajerwerki, ale no tak, lecę. To przed nami to jest nasz cel. No to w takim razie, ej, czat, czy teraz jakieś fajerwerki są na wyspach, do których trzeba płynąć? Najwyraźniej. Najwyraźniej. Dzika dzika bonga, tyka micha donga, awabin, maosin. Siema czat, wybaczcie, że tak nie ogarniam, co tam piszecie, ale jednak Marlenka tutaj wymaga trochę większej uwagi niż zwykły statek dla biedaków. The crooked masts. Okej. A ja jestem nauczycielem. Czego uczysz, Basio? O, proszę. Życia. Przyszły ratownik medyczny kłania się, drużyna pierścienia, drużyna donacji. Psi patron. Masz jeszcze geodetę, pozdrawiam. Proszę, ja wiedziałem, że tutaj wszystkie grupy są reprezentowane. Dobra, panie. Możemy się przyciągnąć harpunem do wyspy. Pusz! Ja pierdolę, jak to się zwija, dziwacznie. Wykręcimy, Bartko, wykręcimy. Panie, ja kurwa ani trochę nie ufam. Zwiń, podwiń. Kurwa, jak? Do góry! Ale on się powoli podwija. Dojebanie, wykręcimy. Kotwica. Dobra, fuj. Szybko, pyk. A, lower się przytrzymuje. Jebany. Ej, widać typie, że żeś na to prawko chodził. Kanie papitanie, dojebane perfekcyjnie. Dziękuję, no, połowa donate'ów moja. Jestem trochę pod... nie. Jestem trochę pod wrażeniem. Nie, ale jestem pod wrażeniem. Ty, Ashen Guardian, kiedy ci kurwa przeciwnicy mają jakieś nazwy? Uś! Ty, jak ją wytrzymałeś, kurwa, dwa strzały i dalej żyje? Typie, umieraj, kościotrupcu! No bo on ma życie, bo jest wytrzymały właśnie. On ma życie, bo jest wytrzymały. Okej. To my mamy go pokonać? To jest jeden z tych nowych rodzajów misji, że się walczy? A co to? Villainous Bounty Skull. Okej. Co ja mam z tym zrobić? Na statek zanieść pewnie. Okej. Glinting, dining, a nie, czyli mamy skarb do znalezienia. At the school shrine, ale za tego dostaniemy jakąś nagrodę chyba, nie? Need to play a tune, huh? Jest też student, zootechnik, na co dzień robię petardy, jestem piromanem, dbam o nasze pieski. Cholera, cały komplet tutaj, komplet ludzi jest. Podejdź tutaj do mnie. Czekaj, bo ja zrzucam ten skarb. Ale tu pojebane rzeczy znalazłem. Ej, ta gra jest teraz dobra. Jak się kurwa odkłada? Strzymujemy teraz. Ej, mam jakąś kurwa czaszkę, nie umiem jej odłożyć. X, przecież odkładasz rzeczy na ziemię. X? Oj, teraz to działa. Ty, kolejne donuty, czekaj. O The nie, Black Prince, ostatnio nie, obejrzałem wszystkie 8-godzinne streamy z Sea of Thieves, a tutaj kolejny, Livka też pozdrów. Masz pozdrowienia od Black Prince'a, ale tylko pozdrowienia. Ale po drugie... Kokainą. Po drugie, dziękuję za donate'a. Tutaj jakiś liścik jest. Ashen Guardian Notes. Quest received. Ty, co żeś takiego znalazł? Czemu ta gra jest taka dobra? Nie, bo tu był wąż i chciałem ci powiedzieć, że kogoś mi to przypomina, ale... Moją byłą? Czekaj, ja chyba nie kliknąłem tego wojarza, który tam był, bo nie będę miał mapę bez tego chyba, nie? Co to jest? Muszę wojarza kliknąć, ja pracuję w Vape Shopie. Nie, jest tutaj wszystko. Tak? Pod E jak przytrzymasz, to masz to menu z misjami. A to ja nie kliknąłem, że płynę na wojarza w ogóle. A faktycznie. No ale... Kokainą. O kurwa. Okej. O kurwa. At the white flag up high, a clue is out of sight. Możesz do mnie przyjść. Dobra, idę. Walczysz? Takie trudne kościotrupy tutaj są? Co się tak dzieje? Tak, jak już tu jest. Co to kurwa jest za zagada? Co? Cukiernik się kłania. Jezamo chest. Dobrze. Jezamo. To ja idę... Ja z tego questa, którego ja znalazłem, at the school shrine, czy musimy znaleźć jakiegoś school shrine'a, do którego nie dochodzi światło. Okej. Czyli jest w dupie. O kurczaki, zamordujmy je wszystkie. Da się? Bananem! O, zjadłem przypadkiem banana. Jak cię, tylko w Sea of Thieves da się jebać przypadkiem ojebać banana. Jebać kury. Cholera jasna, czemu tacy brutalni jesteśmy wobec kurczaków. Dobra. Powiadasz, że at the white flag up high. Biała flaga wysoko. No to szukam go. O kurwa, no wąż! Ja szukam... jaski. Ale wąż rozjebany z pistoletu, epickie. O, Munas, dobry wieczór, tak w ogóle nie przywitałem się, dziękuję. I Heishi, masz wśród widzów nawet pilota, to Boldzie, dziękuję. O kurwa. Szalony Borsuk 69, siema, dowiedziałem się parę dni temu, że moja żona jest w ciąży. Oglądam cię tak bardzo często, więc strzelam, żeby byłeś świadkiem mojego złotego strzału. O nie, o nie. O nie, teraz będę miał to w głowie, a to nie jest pierwsza taka wiadomość.
Ktoś jesteś teraz ojcem chrzestnym, jedna, czy chcesz, czy nie? Jedna dziewczyna na spotkaniu przed IEM-em, tym takim Acer Trophy Tourze, bardzo, bardzo jakby wprost, nie wprost starała się mi powiedzieć, że u niej w domu moje filmy lecą cały czas, nawet kiedy z chłopakiem mają lepsze zajęcia. I to też tak razem ze mną siedzi mi to w głowie. Jeżeli teraz węża. Siedzi i ogląda albo potem zapis, pozdrawiamy. Tak, tak, bawcie się tam to, co dobrze. Chcemy, zabezpieczajcie to, co chce się. Powiedzieć. Jesteście kurwa creepy. Zabezpieczajcie się, chyba że chcecie mieć dzieci, to się nie zabezpieczajcie. Nie, nawet jak chcecie mieć dzieci, to... Ale to tak nie działa, Przemek. Kurwa, nie trafiłem w węża. Odgryzą? No, w sumie już jest za dużo dzieci. Ale wiesz, większość ludzi raczej chce mieć ze swojego genomu potomstwo. Gin wężu. Dobra, ile tutaj jest rzeczy? Jak tu fajnie teraz. Fajnie się tak ile gra, jak snaków? Się gra. Nie. No właśnie, to jest wyspa wężów. I kurczę, jak one tutaj koegzystują w ogóle? Nie rozumiem tego. Czemu jakoś streama to max 480p? Obawiam się, że jeżeli oglądasz na przykład na telefonie, to twój telefon po prostu wyższej nie obsługuje. Wtedy nie wyświetla nawet wyższej jakości. Tak to działa. I gdzie ta kurwa flaga? Historia, nowy wspierający. Dzięki wielkie. Gdzie ten shrine? Tak więc szalony borsuk, dziękuję bardzo. Jak się czujesz ze świadomością, że jesteś tłem dla wielu miłosnych aktów? No mordo. Jakby... Jak chcecie, to ja wam nagram jakiś, wrzucę niepubliczny film na kanał, dowiecie, do baraszkowania na przykład i wtedy będziecie mogli sobie puszczać. Some music my. Może na przykład będę czytał jakieś, nie wiem, wypowiedzi Ricardo. Tutaj jest biała flaga, ciulu. No wiem, wypowiedzi Ricardo w wywiadach na przykład. Aj, trzeba było zagrać. No tak. Bo music might, okej, okay. Co teraz? To the lone painted tentacle, this quest knows trace, where lanterns... Dobra, czyli... Przy tentaklu zapalić lanterna? To są tentakle chyba. Kurwa, wąż kolejny. Zastrzelę cię, wężu. Ała! A mnie splunął, jebany! Gdzie tu jest torcz? A tu. Czekaj, tutaj właśnie trzeba podnieść prawym klikiem. Dzieje się coś? Nie, to nie ten tentakl. Kurwa, nie ten tentakul. Tutaj, znaczy taki tatuaż na skalę musimy znaleźć. Czekaj, o, tu jest Skull Shrine, dobra, to jeszcze ja swoje rzeczy, to inny quest zrobię. Udało ci się? Ej! Tutaj coś się dzieje, coś się odpierdala. O, kurwa, ej, czemu wszystko się trzęsie? Twój stary wstał. Kurwa, styrta płonie! Boję się. Kurde, ale nie powinienem mówić takich rzeczy, bo tak jak nie wiem, czy Mateuszowi mogę mówić, tak twój tata faktycznie może oglądać. To tak. Pozdrawiam, jak co. Jest taka opcja, że mój tata ogląda, zdarza się. Lej, lej, la, dzika, dzika bomba. Pięknie. Panie, jak ich kroimy. Dobra, czekaj, bo te dwa questy tutaj, tak? The free painted the treasures close at hand, 10 paces west by north. O właśnie, wait. Czyli trzeba wrócić do tych tentaklów namalowanych u góry. To były właśnie te, ale jeszcze inne tentakle są potrzebne. Tak, tak, to ja pójdę znaleźć ten, który jest tutaj u góry. Okej, to ja szukam tych innych. Dobra. Chmura widmo statku! Chmura widmo statku? Kurwa! No patrz na słońce, jak zachodzi teraz. Gdzie jest słońce? Ty faktycznie! Chmura widmo statku brzmi jak kurwa, nora myszo jelenia. Ja tam bym czuł się dziwnie, jakby laska miała dochodzić do mojego ulubionego youtubera. Dawid, słuchaj, jak puścisz, tak, w sumie jak puścisz to, ulubionego youtubera, to ona już będzie jakby skończona. No. Ty już tam nie będziesz miał w ogóle żadnego... Nie będziesz miał kolejki, żeby cokolwiek zdziałać, skoro sam film wystarczy. Albo potencjalnie sobie pomożesz tak w 80%. Wiesz, o co mi kurwa chodzi? Co sprawi, że West dojdzie, by Northwest. Czy głos ci wolno? No właśnie. West by Northwest. Czyli WNW. Dobra. Jak się tutaj spacerowało? Co się trzymało? Kompas. Tak po prostu. Tak. Znaczy, no, przytrzymasz prawo i wtedy robisz tup, tup, tup. Tup, 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 tup. Dobra, to tu. Kopę. Mam. O, znalazł. O kurwa, atakują mnie kościotrupy! A ja nie mam amunicji.
Nie, od kiedy jak się odkupuje skarb, to kościotrupsy przychodzą. Naprawdę się ta gra trochę rozwinęła, muszę przyznać. Ty! Kościotrupsa flachę wyjebał. Co to ma znaczyć w ogóle? No nie wiem, czat, dużo z was uprawia seks do moich filmów? Tak się go pytamy. Takie bezpośrednie pytanko. Policjanta też masz. A widzicie, czat, ja tam się cieszę. Wszystkie grupy społeczne są reprezentowane tutaj. Myszojeleń zagrożony wyginięciem. Ile live już minęło? Godzina 47. Czy ja mam to zrobić pick up czy open? O kurwa. Mam wziąć... Ty, co ja mam zrobić z tym? Od kiedy te skrzynie można kurwa otwierać? Właśnie kurwa nie wiem. Ej, co ja mam? Mam wziąć gold czy wziąć całą skrzynię? A, ale mi... O, słońce za... Słońce mi zaświeciło w oczy i spadłem. Ale HDR! Ty, ej, czat. Czy ja mam kurde brać to złoto czy całą skrzynię mam do końca zanieść? Bo sam... Nie, no quest skończony, tego nie trzeba nigdzie oddać, to nie jest wojaż kupiony, chyba tylko o tego golda chodzi. Gold tak. Discovered, plus 459. A coś tu jeszcze kurwa leży w środku. Devil's Remnant. Czekaj, to the lone painted... Żebyś wiedział, że uprawiamy, o nie? Czemu ja pytałem o takie rzeczy? Wszyscy kłamiecie. Czyli potrzebujemy znaleźć painting jednej pojedynczej macki. Co to kurwa jest Devil's Remnant? Jakieś ale to jest świecące ładna, gówno. Ja pierdyle. No fajna jest. The Black Prince, chika chika bomba, czaty też pozdrawionka. Dzięki wielkie Black Prince i depresso. Dobry wieczorek, jak mija kolejny dzień kwarantanny? U nas tak lajtowo. Dzień jak co dzień. Jakby gdyby nam nikt nie powiedział, to byśmy nie wiedzieli, że jest kwarantanna. Kokaino. Właśnie, z racji, że teraz jest więcej osób, pamiętajcie, zostańcie kurwa w domach. No. Trzeba was wszystko tutaj edukować, bo wy to se lubicie, pójście na browarka, piweczko, tutaj na rowerek z kolegą. Brakuje nadal, gdzie jest kurwa? Dobra, ja jakiś Devil's Remnant wnoszę na statek, mam wrażenie, że może to nas... A to na przykład nas... nie będzie do tego altara tutaj? Coś? O kurwa, może. Próbowałeś coś to klikać? Może, panie, może to tam właśnie ma być położone, zobaczmy. Weź zawartość i sprzedaj pustą skrzynię i co w niej było. Oglądamy razem z dziewczyną na kanale, domyśl się co zaraz będzie. Dobra, to mogę wam zaproponować pozycję, jeśli chcecie. Co wy na to? Dam radę. Ty, no położyło. Czekaj, się tutaj, ale... strzelam. 53. Otwórzcie podręcznik na stronie 248. Ej, macie Pornhub Premium? Dobrze, odpalcie sobie. Uwaga, dyktuję link. To. Nie, te altary tutaj jakby nie do końca to tutaj pasuje. Ty, weź wygoogluj Devil's Remnant. O co to chodzi? Do czego to kurwa służy? Sea of Thieves. Bierz wszystko na statek, oby Marlenko Remnant. Minęły klątwy. Sea of Thieves. Do czego to służy? Aż tak się nie zdobywa. A, w skrzyniach możesz trzymać parę rzeczy i przenosić samą skrzynię, później sprzedać wszystko, okej. Okay. A tak, to jest po prostu do sprzedania. Okej. Okay. Ja wezmę tą skrzynię, można tam wpakować to i owo. Skrzynia jest tam, przy statku, jest na brzegu. Tak, leży jakaś? Tam tego long okay. Tentakla. Long, a nie było, wydawało mi się, że widziałem w jakiejś jaskini, że tam było coś gdzieś namalowane. Place. No dobra, to tutaj close. Niech ta skrzynia tutaj leży. Chyba nikt nas teraz nie napada. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj widziałem właśnie tą mackę. Tam są te trzy macki, a tu gdzieś była jaskinia z większą ilością. Eko! Nowy wspierający. Dzięki wielkie, Ramar. Jak tak dalej pójdzie, będziesz ojcem chrzestnym sporej liczby koronialsów. No uważajcie tam, żeby... O, czekaj, tu jest. Żeby w tym roku nie naćkało nagle dzieciaków zrobionych z nudów podczas kwarantanny. Znalazłeś? Nie. No to bieda. Znalazłem pojedynczą mackę, ale na grobie. To chyba nie to. Teraz jest jeszcze ciemno, to ciemno jak w dupie, trudno jest cokolwiek zobaczyć. Ach, ten cykl dnia i nocy. Ach, dni i noce. Znalazłem pojedynczą mackę. Nie. To musisz zaświecić latarnią. Świecę i nic się nie dzieje, czyli to nie jest pojedyncza macka. Nie, jest ich tutaj więcej niestety. Frykacz 869, witaj w gronie wsporników. Open barrel. Jakiś strzał słyszałem, to ty? To ja. Okej. Okay. O nie, ty, coś tu kurwa macha mieczem. O, to kościotrupy! Nie, kokaino. Nie. O, to kościotrupy. Ty, ten niesie beczkę wybuchową, ojebany. Pakujammo. O, mnie wyjebało do wody gdzieś w cholerę, czy ja ży... Gdzie umarłem? Kokainą. Frykacz 869, dzięki wielkie za sponsorship. Ty, umarłem! Rozjebałem beczkę, którą kościotrup trzymał. Proszę, nie.
Wszystkie będą nazwane Bartkami. Jak można zrobić dziecko z nudów? No tak po prostu, przypadkiem. Kurde, superczaty strasznie niestety łatwo jest ominąć. Czekajcie, ja zobaczę, póki jestem martwy, co tam w tych superczatach słychać, bo ja je mam tutaj zebrane w jednym miejscu. Transmisja na żywo. Aktywność widzów. Jeżeli urodzi wam się syn, musicie go nazwać Bartek. Jeżeli urodzi wam się córka, musicie ją nazwać Bartek. Dokładnie tak. Inaczej być nie może. To chyba sen i do tego live Sea of Thieves. Dzięki Bucherlord. Dzięki Bucherlord. Co jeszcze? Marlena, to już widziałem. Jak Fejkiego też widziałem. Adameczek też widziałem. Okay. Dobrze, jestem na bieżąco z superchatami. Motherfucker. Dobra, ja już mogę, widzę, wracać, tak więc wracam. A mnie wkurwia to, że ta myszka się ładuje na kablu. Ile już jest baterii? Wystarczająco. O, przynajmniej nie zatopiłeś statku. Mówię wam, ludzie, nie róbcie sobie dzieci z nudów, ale tak jak Glifik mówi, jak się jakieś zostaną teraz poczęte i to przy moich filmach, muszą mieć na imię Bartłomiej. Jest taka zasada. I wiecie, ja się będę z wami o to i sądził. I Bartłomiej, nie Bartosz. Dokładnie. To jest kluczowe, bo jak będę się nazywał Bartosz, to was kurwa tak o, pozwę. Kurwa, ale mi oś... Tak pozwę. Wasze dziecko będzie legalnie należało do Tivold Games Incorporated. Tak, dokładnie. W koszta sobie wpiszę. Tyle będzie find z dziecka. The gallows between the pigs. I wonder what the wow, wąż mnie ujebał, no nie wierzę. Find the gallows between the pigs. Czyli musimy znaleźć fale wśród wzgórzy. Co musimy znaleźć? Rysunek fali wśród... Gallows? No. Gallows to są przecież dyby. Albo dyby, albo to, na czym się wiesza ludzi. Szubienica. Gallows to jest szubienica. To the gallows, to było, że wieszać. Czekaj, no ja znalazłem coś, co wygląda trochę jak szubienica, ale nie jestem do końca pewien. Ale myślałem, że to będzie w takim, tak metaforycznie. A jak się nazywa? Co, to znaczy, co trzeba zrobić? Chociaż mogę przeczytać. South by Southwest. Find the gallows between the peaks. No to jest tutaj chyba, tak mi się wydaje. Ja się nie widzę. Na to dole, tego, to zaraz jak się zrobić, wychodzi ze statku. Czekaj, mnie jakoś trupy atakują. Muszę jakoś zejść. O Jezus. A, słyszę cię. O kurwa. Pokonany. Tutaj patrz, to coś. Nie masz wrażenia, że to wygląda jak do wieszania ludzi? Gallows? Spróbuj stąd policzyć. A, to. Depresja, oby koronawirus zniknął jak najszybciej, bo można w domu oszaleć. Ja tam się dobrze bawię w domu. South by Southwest. Mi tam jest dobrze, dziękuję. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tyle tego jest tutaj. Nice. Hej śpiwór, przez kwarantannę nie wydawałem tak pieniędzy z wypłaty, to pomyślałem, że wrzucacie jakieś grosze za te parę lat oglądania, czyli gdzieś od czasu Darksiders 2. Dziękuję Esti Sprite, a Wabin, za jakiś czas będziesz mógł założyć swoje miasto ludzi spłodzonych podczas oglądania twoich filmów i jest taka duża szansa. Oby koronawirus zniknął, mi się tam w domu depresso podoba. Marcin, masz? Dwa masz w skrzyni do tego ołtarza. No ale tak mam wrażenie, jakby kontekstowo gra mi nie pozwala tego odłożyć na ten ołtarz. Mogę tylko tak po prostu je tam wyrzucić. Ja to coś tutaj spróbuję. Gdzie jest beta gamer? Beta gamer, powiadasz. Ashen chest? To jest to, co mamy tutaj ogarnę. Dobra, Wiktor Swiniarski, dziękuję bardzo. No patrz, to możesz tylko tak z czapy tutaj odłożyć. Mniej więcej, powiedzmy. No jeszcze chyba tak bokiem kokainą leży. Można to tak wysunąć tylko przed siebie. No nie chce leżeć, nie chce. Tak bokiem jeszcze leży. Nie chce się położyć normalnie. Adolf Hitler, jak się czujesz, że masz Power Rangersów na czacie? Ja mam Power Rangersów na czacie? I czemu mówi mi to Adolf Hitler? Będziesz kasował 500 plus od każdego Bartosza. Ja będę kasował 500 plus od każdego Bartłomieja nawet. Ja zrobię po prostu, wiecie, nie podoba się wam władza, to zrobimy kurwa odwrotnie. To i wy będziecie płacić z podatków 500 zł miesięcznie więcej. Tak to będzie teraz wyglądało i tyle. Eko, proszę zrobić Fort of the Damned. Nawet nie wiem, co to jest, to tam się chyba walczy, nie? Nie wiem. Weźmy, zróbmy sobie tutaj ten level, zawieźmy tą skrzynię. Ja chcę w końcu poczuć ten wiatr we włosach, kiedy się oddaje rzeczy już zrobione. Dawno tego nie poczułem. To musimy się... Ja bym się polepłynął, bo ja nie lubię... Kokainą! Kurwa, wylew masz? Weź się, kurwa, ogarnij. Vanity chest, żeś to położył, open. Tam sobie płyniemy, taki northwest. Bardziej north. Czyli tak z dupy przed siebie.
A, to jest do fabuły, nic z tym nie zrobicie. Okej. Okay. Jaki masz internet? Prędkość? Mam, panie, 1000x300. Kilobajtów. Starych. Jest dobrze. Kilobajtów. Miełkot, siema, siema. Dziękuję, miałem grać w L.A. Noir, ale morderstwa poczekają. L.A. Noir to jest dobra gierka. Dziękuję. Znowu, liniowa gierka Rockstara, która jest dojebana. No, aczkolwiek jak grasz już chwilę, to zauważasz, że jednak te kurwa twarze po prostu dobra, mają... Dobra, dobra, te twarze, nie hejtuj tych twarzy. Te twarze są spoko, ale po prostu tak ewidentnie widać, kiedy oni kłamią. A. Wykonują jeden gest zapętlony cały czas. Dobra. Dokąd płyniemy? Wyznaczyłeś trasę, czy tak przed siebie? To. Dobra. Akurat do przed siebie. Aha, do odpostu, okej. Okay. No to wiatr we żagle i piasek w dupę. Do przodu, lecimy. Hold zalejemy się w trupę. I cyk, krakenik. No mam nadzieję, że nie. Ty, mam węża, mogę sobie zjeść tego węża. Pochoruję się od tego? Nie. Bananka jeszcze. O proszę. Good idea. Kokainą. Musisz kurwa cały zielony. O! Co się kurwa stało? Zeżegałem się! Zeżegałeś mnie. What shall we do with a drunken sailor? I kurwa, zeżegałem się i wyżegałem sobie myszkę na ekran. Została mi tutaj, teraz pojawia się. Halo, nie chcę tej myszy. O, czemu żygam? Co mogę zrobić, żeby nie żyg... A to ten wąż pewnie. No wow. Ej, no skąd ja miałem wiedzieć? A da się tu upiec tego węża pewnie? Kokainą. Na przykład. Food required to cook. Gdzie ten wąż jest, kurwa? Dawać mi tego węża. Co to jest? Kuk, kokonut! Kuk, kokonut! Kuk, kokonut! Kuk, kokonut! Kuk, kokonut! Baby Shark, nowy hit. Kokonut, kuk, kokonut! Ej, czy ja go chyba palę? Ty zrobiony jest? Well done! Okej, okay. You burned a piece of food. Super osiągnięcie, dzięki. Dobra. Pizda. To jesteś pizda. Może jestem cipą, ale przynajmniej jestem wolny. Okej, muszę. Muszę jakoś wyjebać tego kokonuta. Do wody! Pełnowartościowy posiłek. Nie wiem, co z nim zrobiłem. Czekaj, jak się inwentorium otwiera? Gdzie mój spalony kokos? Equip? Nie chcę, kurwa, equip. Jak się wywala? Dobra, o, chuj, zjem ten spalony kokos. Widzę inny statek. Okej. Okay. No to czas jest się mieć... mały, zadokowany. Mały, jest zadokowany statek? No to fair game, trzeba go rozpierdolić. O, lecimy. Czad mi się jeszcze zaciął, odśwież. Są zacumowani w porcie. No to lecimy ich robić. To Tivolcie? No to kurde, tak to można się bawić. Jak będziemy podpływać, to podwiniemy żagle, napierdolimy im parę kul i odpłyniemy i zrobimy jakaś kółko. Kurwa dziwaczna animacja mi się odpala, graja na akordeonie, macha mi ręką po lewej stronie, zamiast grać na nim, nie rozszerza mi się i nie zwęża. Chodź, widzisz to? Patrz na mnie. O, naprawiło się, nie, kurwa! Nie. Teraz będzie, że jestem pojebany. Nie, jesteś po prostu pojebany, właśnie. Mam monitor 144 Hz, czy odczuwam spadek 144-120? Nie. 144-120, tak, ale naprawdę. Ja na G-Synku nie odczuwam różnicy powyżej właśnie, już 70. Ja se mogę teraz G-Sync włączyć. Bo w tym setupie do nagrywania mogę sobie G-Synka używać, skoro i tak działam inaczej. A, w sumie jebać, nie będę tego robił, bo jeszcze coś się popieprzy. I sobie tylko zepsuję stream. Tu jest więcej niż jeden rozjebany ten. Dobra, będziemy. Ale jaki ładny statek. O kurwa, strzelają! Panie! Gdzie to jakie kule są? Cannonball barrel. Jezus Maria, ale strzelasz. Ja nie mam nawet jak kurwa strzelać do nich. Mogę tylko... Ała! Pistoletem! Łataj dziury. Ła, no tak, faktycznie. Zapomniałem, że to się dziury łata. Gdzie są nasze dziury? Wood required! O kurwa, faktycznie! A, muszę wybrać Wooda i Reaper Hull. O Jezus Maria, zapomniałem jak to działa. Dobra, napierawianko. Zbigniew do lata, gorąco pozdrawiam Southampton. Dziękuję bardzo. Southampton. Oh damn. Oh damn. Tutaj będą planki? Mamy jakieś planki w ogóle? Tak, nadal będą. O Jezus Maria, czekaj, w której skrzyni? Food barrel? Oni... Sprowadzili, oni nas zastrzelili kartaczem.
Tam no rozjebali maszt. Clovey... Ała! O, coś mnie dojebało. Ja umarłem. Instant... Tak, ja też. Bo, ja też, właśnie mnie rozjebało. To chyba coś cheaterzy w takim razie, bo dostaliśmy dwa shoty idealnie. No ja nie wiem, co się tam, nie wiem, co się tam stało, ale zostaliśmy rozjebani. Nawet nie mieliśmy okazji zadokować. Ale panie, oni mieli, kurde, jakiś dziwny statek. A ja nie wiem nawet, gdzie my planki mieliśmy. Muszę się wkręcić z powrotem do tego, co się tutaj w ogóle dzieje. To pewnie ten. XX Tunistos XX. Devil's Cartographer. Rozjebali wam żagiel. My to wiemy, no. Ale co możemy poradzić? Dobra. Let's go. Zbugowałem się? Nie. O kurwa, bo my jesteśmy... Aha, ej, co? True story, strzelają oni do nas? Czytują. Co się kurwa dzieje w ogóle? No joke. Jakie oni mają kurwa skiny w ogóle? No joke, oni czytują. Czy my trafiliśmy na cheaterów? O, zdech jeden. Zdech. Ogień pol mam pod dupą. Dobra, już nie. Jak to kurwa cheatują? O nie, i znowu... Nie chodzi o strzelbę, bo dostaliśmy zginąłem. Idealnie, przynajmniej ja dostałem teraz ten. Idealnie strzałem w pysk na hita. No ja też znowu zdechłem teraz, ale co my mamy zrobić, jak będziemy non-stop umierać od nich? Przeniesie nas gdzieś w końcu? Jak tired of finding yourself on here due to other pirates, yes help, then summon the ferryman, call him by choosing the scuttle, już, aha, w ten sposób, no to chujowy taki team. Tu. No dobra, jakoś musimy sobie poradzić nasz z cheaterami. Statek żyje? Pewnie nie. I łącznie z naszym kurwa skarbem. Klikamy to, że finding yourself here on YouTube. Ale nie, bo to jest to nieważne. To tam, co ale... to robi? Nie wiem, ładuje się, nie wiem gdzie mnie załaduje. Bo już nie na statek. Zoe Key, no wybaczcie, że nie dostaliście powiadomienia. No niestety kaprysy YouTube'a to jest coś, czego znaczy, nie da no, nie rady kontrolować. No nie karta, tylko kula łańcuchowa, właśnie. Wiedziałem, że coś spierdoliłem. Tak, to musi być plaga. To zdecydowanie. Kurwa, nieskończenie. Kokainą. No, ja też mam długi loading. Pewnie tam statek rozjebali i tyle. Ja swojego syna nazwę Bartolomois. Pozdrowionka, panie Bartłomieju. Dziękuję bardzo. Seks na Tivolta, to brzmi jak złoty strzał. Merlin, dziękuję. Co to jest w tyfie? Nie wiem, gdzie my jesteśmy. To jest ten merman, który chyba nas respi? Co? Nie. Ale kurwa, dziwne. Ała, to bije, jak się podejdzie. Strzelę w to. Miałem ten sam instynkt. Ty, pęknie zaraz. Nie, wzrasta się od razu. Nie, pęka. Nie, tak się rozszerza i wraca do poprzedniej postaci. Nie wiem, co to jest, ale boję się, bo bije. O, wow, Zbigniew do lata i Tevinowi wspierający. Dzięki wielkie. Chciałbym zostać trochę dłużej, ale muszę już lecieć, więc pozdrawiam. Depresso, dziękuję ślicznie za obecność i za donuty. Jeszcze Miełkot był, już siema. Maja, co byś myślał o nagraniu ponownie The Walking Dead sezon pierwszy? Ja szczerze mówiąc mówiłem Martynie, żeby sobie zagrała, ponieważ ja osobiście już nie jestem za bardzo zainteresowany The Walking Deadem, w ogóle tymi fabularnymi gierkami, ale może ją przekonam, to u niej zobaczycie. Ona w to jeszcze w ogóle nie grała, nie ma pojęcia jaka tam jest fabuła i nie wie jakie emocje ją czekają przy zakończeniu. Więc to może być takie nikczemnie złe czekać, aż ona to obejrzy i zobaczy, znaczy zagra i zobaczy. To jest Rubin jak rozwalicie, okej. Okay. Dziękuję, Jakubeł. Idę na statek. A tylko jak to rozwalić, bo tak mam wrażenie, trochę nie mamy siły na to. To ci daje Rubin. No dobra, ale jak chcę zniszczyć. Może armat? Z armaty trzeba wyjebać, czekaj. Może to by dało radę. Szczyluj! Muszę wycelować pierwszy. Wyglądał trochę jak Ultron, tak, to jest to. Jebany, trochę niżej. Chyba trochę wyżej. Kurwa fale. O! To nie byli cheaterzy, tylko doświadczeni gracze. To czemu my mamy takich na serwerze? Jebany. Dobra, nic mu nie jest. Nichuja no. Chyba nie idzie go zniszczyć. Przynajmniej nie w sposoby dostępne dla śmiertelników. Pieprzony. No Ultron jak nic. Dobra. Dawaj, ja też chcę. Cyk. Dobra, to tak dokąd płyniemy? Outpościg jakiś? Gdzie jest tutaj? Nie outpościg, tylko... No przygodę musimy zrobić. Propose voyage? Voyage. To dokąd? Wybieraj. Ja idę za twoim przewodem. Złączym się z narodem. Tutaj. Z armaty. Ładuj z armaty, a drugi z mieczora. Czyli to po prostu chodzi o damage output jak największy w krótkim czasie? A Wabin, siema mordo, co na grzale. Domestos Haze? Nie. Corona Sweets. Na chuj ten harpun, panie? Rozwalamy tego Rubina? Weźmy ten. Może harpunem. Weźmy, opłyńmy statek. Znaczy, żeby się ustawić tam bliżej.
Typiarzu! Dobra, sam se żagle, kurwa, dam w dół. Cwaniaku. Bierę koło. Opłyjmy go, zatankujmy, zaparkujmy tam po lewej stronie. I będziemy... Mele mordo! Kurwa, kręć statku! Jakie delay 30 sekund? Siebie no też możesz chyba więcej. Tak, 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 pamiętam, można strzelać samą sobą z armaty. To jest dobra opcja. 45. Dawaj, ustaw, że ten żagiel bardziej, bo nie mogę wykręcić. Do której stream? No tak, jeszcze godzinkę, trochę ponad. 6 godzin robienia arkuszy, ledwo przytomne na granicę szaleństwa, wchodzę na YouTube, a to takie cudo! Cieszę się, że się wam podoba. Myślę, że skoro teraz udało się ogarnąć, jak streamować to Sea of Thieves, żeby się nie jebało, to można się trochę pobawić. Dawaj statku, dasz radę. Dobra, tutaj będzie tam parkowanko. Dobra, hamuj. Lekko wykręcę w prawo. I armatą jebniesz. A ja idę kurwa tłuc z miecza. Nie wiem czy to zależy od fali, dobra. Dobra. Tylko czy mnie też nie możesz rozjebać tym? Nie wiem. Kurwa! Właśnie. Trochę się boję. Niżej. Dobra, czekaj. Nie możesz niżej? Serio? O nie! A jednak. O. Ty no, trochę się... dość mocno... chyba musisz bić. Mhm. Dawaj. A. Kurwa, prawie! Naprawdę dużo... Skończyły mi się karambole. Karambole?! Karambole. O Jezus. Ja z kolegą 5 minut biliśmy. Kurwa, to niełatwe, ja zaraz życie nie będę miał. Tu jedz coś. Dobra, panie, ale nie mogę jeździć napierdalać naraz, zaraz się pożywię. To zależy od fali. Ty, ale coraz bardziej pulsuje. Dobra, pozginę. Czekaj, muszę się pożywić. Gdzie moje jedzenie? Wąża, kurwa, zaraz będę żygał. No, to jakiś bananów, kurwa. Kokosiku też będę żygał. A nie, dość muszę przyznać, dobrze podziałał ten kokosik. I żygom. Amunicji też nie mam. Kurwa, no ładnie się już rozpierdala. Dawaj, Leafix, strzeluj! Kurwa! No akurat musi być fala na dół, żebym go trafił. Bez nadzieja. Ale prawie, kurwa, to już ładnie się rozpycha. Ja zaraz zginę. Nie chcę zginąć. A, dasz radę. Ten Rubin tego ni chuja nie jest wart. Tak. Dobrze. Coraz gorzej z nim. Gdybym tylko miał amunicję. Że tu coś jest. Kurwa. Open bar. Nic nie ma w barelach! Ojebałeś totalnie barele! Stracimy tylko wszystkie kule! Weź shotguna, ale ja nie mam chyba shotguna! Masz, tylko że musisz go wziąć ze statku. O kurwa! Dobra, to płynę. Bigomele! Nie mogę, bo zginę jak podejdę. To jest proximity damage. Dobra. Oj tam marnowanie cannonballi, damy radę. Kurwa. Tylko musisz właśnie, jak jest taka fala na dół. Mhm. Kokainą. Jebu. Kurwa, nie mam amunicji. Load cannonball. Ale w pierdol dostaję. Cyk. Zaraz jebnie, czuję to. Kurwa, nie trafiłem. Z dwóch armat się nie da. Nie damy rady z dwóch armat na tym statku. Bierzemy kurwa większy statek, tylko po to, żeby tego typa rozjebać. Jezus, muszę zjeść coś. No niełatwo jest, niełatwo. Dużo cannonballi na to idzie. Jego się bodajże w czterech niszczy, bo w dwóch ma się za mały damage output. No! Nie pierdol, dam radę. Jestem gotów uwierzyć w to, bo naprawdę kurwa nie jest łatwo. Jezus Maria, znowu nie trafiłem. Hejka, Litto Dashi, siema wszystkim, którzy przychodzą. Dałoby radę części odcinki z Eternal. Łapki no, w górę, pamiętajcie. No planowo mają być codziennie odcinki z Duma. Chociaż teraz jakby nie było to zrealizowane. Ty, a gdzie te kurwa cannonbole? O, tutaj jakieś są. Load cannonball. Macie. No nie wiem czy się da, powiem ci. Tak napierdalamy, on nic. Ja myślę, że to musi być w krótkim czasie duża ilość damaż, a my troszeczkę nie produkujemy takiego damaż.
Dobra, jebać typa, płyniemy pęka. Stąd. Ta pęka. Guma pęka, ludziom pęka. Pęka oglądając moje filmy. A ten... Mówię ci, że pęka. Nie spęka do końca. Pęka jak chuj. Kurwa, macie jeszcze nie trafią. Ty zaraz zdechniesz, ja zresztą... No ja nie akurat, bo sobie strzelam z armaty, ale nadal. Nie damy rady, Bigo. Kurwa. Następna tura. Ja potrzebuję jakiegoś maniura. Gdzie jest moje jedzenie? Nie mam żadnego jedzenia przy sobie. Food crate, gdzie jest? Tu. Kokainą. Food barrel. 3 banany, bogactwo. Naprawdę. O Jezus. Dawaj go. Do 100 tysięcy kartaczy, nie marnuj kul. Można usmażyć banana na patelni? Nie no, jebać to. Płyniemy stąd. Nie. Płyniemy stąd, typie, nie da rady. Nie. Nie sklepiemy go. Na czołówę z tym czymś, ty no, że przypierdolmy statkiem po prostu, lecimy dawaj wieczorem. Dawaj, będą 2 miecze. No to strasznie pedalskie. No mówię ci, że za małe mamy damage output. Trzeci by się przydał, który by w to jeszcze strzelał. Wtedy może. Ładnie go już tutaj rozpycha, jak murzyńskim kutasem, ale to się nie uda. Nie ma szans. Pójdziemy stąd, potrzebujemy pożywienia. Nie! Tak. Live trwa 2 godziny 9 minut. Gówno, prawda. Zmarnujemy na to 20 minut, a Rubin pewnie jest wart 2 stówy. Mówię ci. Nie. Not worth it. Mapa. Gdzie my jesteśmy? Ale w dupie jesteśmy, daleko od wszystkiego. Outpościk potrzebny nam jest tu. Open Armory. A tutaj będzie. To są pistolety różnych jakby leveli? Which weapon? O właśnie, nie mogę mieć shotguna, mogę mieć zamiast pistoletu. Kutlasy też są. Ty, jakie ja tu mam ładne miecze. Czemu ja z takich nie korzystam? O, i teraz to wygląda lepiej. Lampy zapalone. Gdzieś ty tam, Polas, szukasz zasobów? Do napierdalania tego typa? Kurczak, gin. Chcesz żarcie, masz kurczaki na wyspie. Na tej wyspie są kurczaki? Ale nie da się ich, nie ma z nich mięsa. No właśnie, ja też takie miałem wrażenie, że nic z nich nie wypadało, jak się je klepało. Chodź do tego outposta, płyniemy, bo tutaj to życie tylko zmarnujemy. Śliska marlenka jest lepsza niż klepanie jakiegoś rubinu. Dzięki za stream, Atif, dostawałem kurwicy z nudów, do której live. Do niedługo, dziękuję Seb za donuta. Gnerus jeszcze, siema byki, jak tam idzie stream? Koleś, masz dosłownie na swoim ekranie i możesz sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dobra, te części odcinki z Eterno, to już czytałem chyba. Czekaj, ja sprawdzę, czy mi kot nie umarł, bo on się coś długo śpi. A, tak, to takie typowe, raz na jakiś czas sprawdzenie, czy kot nie umarł. Dobra, na południowy zachód płyniemy leciutko. Południowy zachód, proszę państwa. No to co, kotwica we górę. Podnosimy. Kiedy wleci nowa gierka, seria fabularna? Wydaje mi się, że niedługo już będzie Resident Evil. 3 kwietnia? Coś takiego? No to wtedy będzie nowa seria. Cóż mogę powiedzieć? No. Takie życie. Południowy zachód płyniemy, co? Trzeba się obrócić z tego, co mi się wydaje. Dobra, tam jest nasz cel. Ty, jakie to jest piękne, że teraz tymi fajerwerkami zaznacza, dokąd w ogóle masz płynąć. Nie musisz cały czas się zastanawiać. Ten Rubin jest wart więcej niż wasz statek, ale nie idzie tego, kurwa, ogarnąć. Ja mam to gdzieś. Wolę czymś innym się zająć. Czytałeś? To co taki zamulony leżałeś przez tyle czasu? Tak, Chad, Leafig Makota od jakiegoś czasu. Instagram.com/LeafyKick Tipli.pl/usle Sprytnie, sprytnie. Jeżeli chcecie, mogę wam zapodać linka nasze. Idę zrobić kanapki, nie dajcie się zabić przez następne 3 minuty. Nie możemy niczego obiecać. Zbieram na karmę dla kota. Zbieram na karmę dla starego. Nie, dla niego, nie. Ty ustaw, że te, jak te żagle są ustawione? Wieje dobry wiatr? Kurwa, ale totalnie nie tak, jakby nam to pasowało. Wiatr. Piotr. Prosto w nas ten wiatr wieje. Do dupy. Płynie w nas prosto wiatr.
No nie mamy za bardzo jak szybciej płynąć, trudno się mówi. Nie wiem czy wiesz, ale nie macie kul mordy. No właśnie trzeba będzie pozbierać, no wyjebaliśmy się ze wszystkich kanonboli. Cóż można zrobić? No nic nie można zrobić. Jedyne co nam Black pozostaje... Black Nikon TV. Gdzie ty kurwa płyniesz? Do outpostu. Nichuja, to w chuj na łez przecież. To czemu kurwa, to co to za fajerwerki tam są? To nie jest cel, nie który wiem, się na mapie ustali? Nie, nie. To chujowo, to odbijam na chuj na łez. No. Dobra, trudno. Niech mu zdechnie ten kot. Ej, proszę ktoś zbanować M. Bo jeden z was po prostu tam zostanie. Ale to jest nieoptymalne. Dzięki za sponsorshipy, ludzie, kto tam był. Black Nikon TV i Darkon 534. Dziękuję bardzo. W waszym imieniu płyniemy do outpostu. Ogarnąć się troszeczkę. Potem nami syje. Seria z Dying Light 2 będzie. Ale kto wie, kiedy to zrobią. Jak ostatnio byliśmy w Techlandzie, to ci wszyscy pracownicy tak, łokciami te ekrany zasłaniali. Nic nie można było zobaczyć. Ale podobała mi się wypowiedź gościa, który był lead concept artystą. Wiecie co? Mi to się podoba, moje życie. Wstaję rano, jadę rowerem do pracy i już cieszę Michę, bo wiem, że cały dzień będę rysował zombiaki. To mi się podoba. Takie podejście do roboty. Ktoś się go pyta, o jakie studia tutaj skończyć, żeby mieć taką robotę, taką fajną, tak się cieszyć życiem tutaj w tym Techlandzie. Fajnie by było, jakby streamiki pojawiały się regularnie, bo ten wspierający pszu w dupę. Ja robię regularne streamy. youtube.com. Ale u ciebie posiadanie wspierającego to i tak jak psu w dupę, nieważne, że regularne streamy. A u ciebie co jest za to? A u mnie to jest kurwa prestiż i poczucie stabilizacji. Rozumiem. Chuja tam. Proszę, przegrałeś. Ale tak, to prawda, strumyki teraz w zamiarze będą się pojawiały tak minimum raz w tygodniu. Być może dokładnie raz w tygodniu, ale ten raz, myślę, chciałbym zawsze je robić. Generalnie nie chcemy na razie się rzucać na jakieś zaawansowane tutaj zagrywki, tak jak Felich mówi. Obecnie potrzebujemy stabilizacji, jakiegoś hajsu. Marlenka musi jakoś wyglądać w końcu. Trzeba kupić jakiś dobry kolor do niej. Różowy. Te flary to cenny skarb we wraku, jak go podniesiesz, to widać cię na mapie. Aha. Te flary, czyli te takie czerwone rzeczy, które żeśmy tam zgarnęli przedtem, dlatego nas tak dojebali? Bo widzieli, no nie, te co fajerwerki, mam? O których mówiłeś. Aha, okej. Okay. Okej, okay. Czyli high risk, high reward, krótko mówiąc. Potem szli. No powiedziałem retro, co powiedział ten gościu z Techlandu. Jasny chuj, Wojtek Nowak, wrzuć Lifika do brygu. To nie będzie takie proste, nie przegłosujemy tego. Ale jakby tutaj Enigmę o, ściągnąć. Kurwa. Co, kurwa? Spadłeś? No, ale płyń. Dobra, mama odpościg mamy, Sanctuary Outpost. Dobra, to teraz szybka kotwica w taktycznym momencie. Jakoś tak... za chwilę. No, będzie. To Monster Mango Loco? Tak, to Monster Mango Loco. Dokładnie. Monster Mango Loco. Co z tą historią? A historia to jest taka prosta, że ostatnio widziałem starą babę na spacerze, która miała swojego malutkiego pimperdonkla psiaczka, jakiegoś takiego typowego mini krzykacza. O, zapomniałem o wystrzale z armaty. Którego miała na minimum 5-metrowej smyczy, który jak się rzucił do mojego Hadesa, to ona nagle, kurwa, tak nagle nogi w rozkroku, obniżyła pozycję, zgięła kolano i kurwa tak we dwie łapy jak sznur na łodzi zaczyna zwijać tą smycz do siebie i drze się jednocześnie dla psa. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale robiła to baba na około 70 lat. Komicznie to wyglądało, jak taka kościelna bojówka, która zawija kurwa żagiel. O, na Marlence by się przydała taka kobieta. Sherry Stock. Nie stać nas na nic tutaj. Kanony poblokowane, trzeba questy robić. Skąd tego questa wziąłeś? Znalazłem sprzęcia. Mhm. Merch to znaczy. A ten merchant co ma? Merchant Sailor. Dobra, coraz lepsze wojaże można robić. Kokainą. No dobra. The Black Prince! Strumiki raz w tygodniu, nie mówiłeś tego kilka miesięcy temu. Ha! Tu mnie masz!
Ale jedyny sposób na zweryfikowanie moich słów to po prostu czekać i obserwować, co się będzie działo. Ja nikogo do kupowania sponsora mimo wszystko nie zmuszam ani nie obiecuję niestworzonych rzeczy. Jedyne, co mogę mieć dla was, to obietnice. A wszyscy wiedzą, jak się kończą moje obietnice. Ale dokończył o tym gościu z Techlandu przecie. No właśnie, powiedziałem wam, to ten, co na rowerze zapierdala i rysuje zombiaki, no. To był ten gościu z Techlandu. Humbry the Hoarder. A, to chujowa ta opowieść. No, tak. Kumati! Dziękuję bardzo za wspieraństwo. Dobra, trzeba ojebać całą wioskę z tych bananów i innych. Macie tutaj coś? Kurwa, ta beczka nieczynna. Cyk, open barrel. Chyba wszystko się innymi tymi przyciskami robi. Aha, F take all. Okej, okay. Wygodne. Cannonbole, cannonbole. Kokainą. Dragon Twoja Bole. Stara ja pitole. Śmiesznie tutaj jest zawsze, ojej. Koń by się uśmiał. Co to kurwa było? Jezus Maria. Koń taki ujebany na głowę. Bardzo ujebany na głowę, kurwa. Chyba z ujebaną głową koń. Tak to brzmiało. Skoro Lifik streamuje regularnie, to kiedy te streamy? No, jutro będzie stream. O proszę, jak ładnie. Patrzcie, jak go przyparliście do muru. Jutro albo pojutrze. Ale jeżeli chcecie śledzić, to Instagram. Chodziło mi o tego gościa, co się pytał, jak tam dostać do tej pracy w Techlandzie. Co kurwa, a kto się pytał, jak się dostać do pracy w Techlandzie? Aha, okej, okay, tak, faktycznie, je dokończyłem, dobra, okej, okay, my bad. Zapytali się tego lead designera, co właściwie tutaj robić, żeby się dostać do Techlandu, jakie studia skończyć i tak dalej. A gościu powiedział, ja żadnych studiów nie skończyłem, ja jestem samoukiem, wszystko co potrafię nauczyłem się sam i jakoś tak tutaj po prostu trafiłem. Dobre portfolio miałem. Więc lead concept artysta, który zarządza wszystkimi konceptami w Techlandzie przy Dying Light 2, nie ma żadnych studiów. Po prostu zajebiście rysuje. Wie co robi i ma dobrą wyobraźnię. Valdermo, siemanko, będzie zapis z live? Będzie. I jak najbardziej. Dobra, opierdalam wszystkie te barele, jakie tutaj znajdę, ale idę to zrzucić na statek i jeszcze coś tutaj podziałamy. Znaczy, w sensie jeszcze trochę chcę poznosić. Elaborate flag on soul, no okej. Okay. Bogactwo, skąd ty to wziąłeś w ogóle? Nie wiem. No. Panie ratuj, przybyłem z pytaniem, czy na twoim kanale pojawi się Overwatch. O nie. Chyba, tego że w planach nie ma. Z tym single playerem. No może, ale ten single też będzie taki zdupiały. Mam wrażenie, no, jakieś takie misje na mapach multiplayerowych. Gdyby to była prawdziwa fabuła, jak takie Call of Duty, o, to by było co? Panie. To by było to. A nie tamto. Dobra, kajpniemy. Store all. To the loan code. Czekaj, jeszcze bym poszedł po parę rzeczy, bo nie wszystko tam wziąłem, kurwa. Kurwa, naprawdę? Tankard, okej. Okay. W sensie coś tam jeszcze pozostawało. Już sznur? Czekaj, take all? Nie, store all. Store all. Okej, okay, dobra, jest git. Dechy mają swoją beczkę w ogóle? Tak. A na samym środku, okej. Okay. Fair, 25 planków. Dobra, jeszcze bym tam właśnie poszedł, zebrał drugą porcję wszystkiego, co się nam może przydać. Może tym razem nas nikt nie rozjebie i będzie można coś sensownego zdziałać. Climb into cannon. Climb into Ganon. Ganonie jebany. Ej, kurwa, Chad, Lifik trzyma moją Zeldę Breath of the Wild jako nakładnika. Pożyczył człowiek drugiemu człowiekowi grę, a drugi człowiek okazał się być, kurwa, jebanym Ganonem. I teraz żądania wysnuwa wobec mnie. Co z tego, że są sensowne, konstruktywne i przydatne dla życia? Ale to nadal żądania. Co to, kurwa, jest? Jakaś paczka z listami? Commendation unlocked? Co ja robię w tej grze? Co tu się dzieje? Too much shit to do. I don't get it. Gdzie jeszcze jakieś beczki? Jedz banana. Ty, faktycznie, banan by mi się przydał. Ale to jak wrócę na statek. Skończyły mi się banany.
Przecież może w przyszłości, na przyszłość w planach stream z Terrarii. No ja tam osobiście jakoś tak średnio mam ochotę grać już w Terrarii. Ograliśmy się, myślę, wystarczająco w to. Takie mam wrażenie. Przynajmniej ja. Więc ja podziękuję. Co to za robale są? Kurwa. Probables, nie. Da się jakoś przywijać żarcie, które ma się w ręce? W sensie, żeby wziąć coś normalniejszego niż robale? Czy automatycznie wybiera te takie smaczne i dobre? Michal 870127 napisał: lecz się T-Volt! Wow, dobrze. Dobrze, że tak bardzo podkreśliłeś mi wymowność tej wiadomości. Ale ja nie jestem chory. O koń, pozdrawiam moją Rzet oraz Kamila, mojego smok bradera. O wow. Te subkultury się pozmieniały, odkąd ja się tematem interesowałem. Ale kurwa, kokainą. O, tutaj jest Kamil, mój ziomek z braterstwa smoków. A ty myślisz sobie, kurwa, to mój przyjaciel Krzysiek ze skate'ów, to tak troszeczkę odstaje. Kokainą. To jest nasz statek. Kokainą. Tyle tego leci. Gnerus, ty weź zjedz bananki, bo ty taki chudy byk jesteś. No bananki dobry potas, ale strasznie kaloryczne. Wracasz na statek? Jaśnie pan T-Bolt, obietnice niczym polityk. No wybory się zgadzają, nie? Chuj, że ludzie poumierają i nam zmieniają konstytucję w nocy. Wybory mają się odbyć! Sprawa jest prosta. Nie ma nic ważniejszego, kurwa, niż wybory. Kokainą. Kokainą. Turo, hello baby. Hello Turo. Diablo 4 ogrywał będziesz, czy nie bardzo? No, tym razem raczej na pewno nie porwę się na tak genialny pomysł jak seria fabularna z Diablo. Kokainą. Ale grać będę. Bee. Jakiegoś wojarza mam tu zaakceptować? Vote for voyage? Nie no, mamy jakieś ten, mamy questy z beczek, nie? Lone Cove i Cannon Cove. Okej, a co jest sensowniejsze, questy z beczek, czy? I don't know, man. Okej. Dobrze, to pogadane. Dobra, store all, tutaj jeszcze... Siema, jestem Wojtek. Trochę jeszcze żarcia. Trochę tego, tamtego. Use water barrel. Do czego się używa water barrel? Pewnie do nabierania wody. Wow! Czy ja będę grał w PUBG na którymś streamie? Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym pograł w PUBG na streamie. 500 złotych dotacji. To i tak nie! Jebać tą grę! To bym cię wtedy poszanował, Przemunio. Nie, no raczej tak czy nawet za 500 zł bym zagrał. Uuu, cholera, no są twarde i żelazne zasady. Ta gra jest obecnie w takim stanie, że... Jak mnie bardzo rozwalają te pytania typu, czy będziesz ogrywał największą premierę tego roku? Nie, stwierdziłem, że kończę karierę na YouTubie i zabiję swój kanał. Jak te filmiki teraz o Gatesie, o ostrzegającym przed epidemią są wszędzie. Jebany przewidział przyszłość. Pewnie, że Steve Jobs będzie miał raka, też wiedział, ale skurwiel nie powiedział. Chujowa żagla. Już się wiatr zmienił. Kurwa, nawet se człowiek pograć nie może. A za 501? Kurde. O cholera, stawka się zmieniła. Ty-ny-ny-ny. Jednak gra, której każdemu brakowało. No teraz jak się rozwinęło, to ten morze piratów, morze złodziei, takie fajniejsze jest. To jest to? Mów kiedy tak. Kotwica. 3, 2, 1. Leci! Dobra, trochę anticlimactic, ale działa. Jebaniutki. Pewnie cię, że nie ma dziur? Kurwa, i się nie wyszczelę. Nie ma. Dobra, nikt nas nie podziurawił? Jak sito? To jakiś typek normalnie la babkę zapina na wieży. O chuj chodzi. Kim ty jesteś? Deadshot Charlotte. Okej. Tego co pojebało i z kotem se gada. Dobra, tyle rzeczy pozbierane. Mamy na Long Cove. To the grave of the beloved boar to the southwest. Now ye we
Okej. Okay. Dobra, czyli... grób jakiegoś dzika na Southwest. Okej. Co to kurwa zegarek? Southwest. Tutaj jest kurwa grób dzika? Nie wiem. O, wow, pick up mango! Podobają mi się te nowe opcje. Znalazłem samego dzika. Znalazłeś dzika? Co z grobem dzika? Trzeba go może zabić, to co no, kurwa, grób. Przeciwnicy! Ten ma shotguna! Jebany! Dużo kościotrupsów. Chodź tu, typiarzy. Uż! Rozjebany. Kościotrupensy, kurwa. Chripczerlingi, kurwa. Dobra, rozwaleni. Powoli do przodu, nie? Dobra, grób jakiegoś boara. Gdzieś tutaj na to the grave of the beloved boar. Kurwa, te snake'i tutaj są. O, pije przede mnie. O, plus dychej. Ha tu. Gdzie ten grave? Tutaj są jakieś te... beloved boar. Jest jakieś ryby. Ty, a skąd ty wiesz, że to ryby? A coś jest narysowane, okej. Dobra, koteł mu miałczy. Tutaj nie widać, czego to jest grób w sumie. Jebany wężu. Umieraj! O, tutaj jest świnia. Umieraj, świnio! Wszystko, kurwa, musi umrzeć. Zero reakcji, kek. Przepraszam, czat, przepraszam, skupiłem się. Dałem się skończyć tej dzikiej, dzikiej bombie. Proszę i liczę na Doom. Nitecki, dziękuję bardzo, Donata, ślicznie dziękuję. Aczkolwiek Doom się dzisiaj nie pojawi, będzie za to jutro na kanale razem z Orim. Chociaż nie wiem, czy jutro nie będzie Doom po prostu i zapis tego streama, bo Sea of Thieves to też, kurde, dobry deal, proszę państwa, jest. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy, ale dziękuję za Donata. Jeszcze jest Kazi. Czy to ty sprzedajesz PlayStation? Nie, ja nie sprzedaję żadnego PlayStation. Tak więc, jeżeli ktokolwiek sprzedaje PlayStation, podaje się za mnie, to nie ja! Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Uważaj, no. Gdzie jest grób dzika? Jesteś ujebany na głowę! Tutaj jest grób dzika? Tak, to chyba to. Cyk. Jeee, dobrze, udało się. Ty, to chyba ta wyspa legendarna. Powiadacie! Legendarna wyspa? A, faktycznie. Mhm. Podpalanie czerwone. Seek the settlers campfire near the large central rock, cross the plunder, dig fair leather. Okej. To będzie chyba raczej proste. No choć kurwa nie chwalnia przed zachodem, wiesz. Tutaj znowu są te takie dwa piedestały. 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 I beczunia, jeszcze gunpowder barrel można by zabrać, ale nie wiem, tam prędzej my sobie krzywdę tym gunpowder barrel zrobimy, niż czat podpalimy i zrzucimy, bo nas ktoś goni. Takie mam wrażenie. To zbyt zaawansowane taktyki, a ludzie zbyt, okay, znalazłem. Zbyt dobrze wiedzą, jak je omijać. Close to plunder, dig 8 paces east. Jak ty to znalazłeś? To jest ten Central Rock? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Large Central Rock. Ale lecimy. Nie tu, tylko tu. Aj, nie tu. Kurde. Panie, ale to nie jest Central Rock. Tutaj jest Central Rock. Jak nic. Tutaj jest campfire, kurwa. Ja to ogarnę, kurwa. 8 paces east. Cyk, cyk. 8 paces east. Gdzie jest east? Tam jest east. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem. Nie. Ty, no. Kurwa, złodzieju jebany! O nie, jak atakują? Dwóch naraz? Nie, tak dobrze nie ma. Kto znalazł skarb? Ja znalazłem skarb. W ogóle tutaj nie zapomniałem żadnych umiejętności w morzu złodziei. Kichej, suko. Co? Kichej, suko. Lubisz to. Lubisz to kichanie. Dobra. Ale my graliśmy w We Were Here. Co tam tutaj? Graliśmy też w We Were Here 2. Tak, źle wspominam te gry. Szczególnie tą jedną, co, przynajmniej jedną, w której mnie wychujałeś na końcu. Obu cię wychujałem. Tak, no, jebany. Autystyczny, chodzący encyklopedysta gier. Zna wszystkie fabuły. Wie, co się dzieje na końcu. Co było pierwsze, kura czy jajko? No, wydaje mi się, że jajko. Jakoś tak. Kiedyś miałem inne zdanie, ale teraz raczej jestem w obozie hashtag jajko pierwsze. Teraz jestem w obozie. Tak. Kiedyś miałem inne zdanie, ale teraz jestem w obozie. To ma sens. Open armory. A gdzie się tutaj amunicy zbierało? Jakiś jeden taki klik był, chyba żeby podnieść ammo, nie? Pod tym. A pod tym, okej. Okay. Ammo chest, no tak. Dobra, jakiś bananek może coś gdzieś ktoś? Mango.
Zajebiście. Mango. If he hurts you, let that... Mango. Ojej. Myślałeś coś na temat Call of Duty Warzone? No graliśmy parę meczyków z Faflikiem. Ważone. Ważone. Wygraliśmy nawet. Co? Ja z tobą nie wygrałem. O jasny chuj. To laser. Coś powiedziałem i tylko jasny chuj. Zrób 6000 pompek. Nie. It comes back. Flaga płynie. Akurat jak pobrałem City Skylines, powracam mem z innego City Buildera. To jest, to nie może być przypadek. Zdecydowanie. Dobra. To ja pomanipuluję żagielem. Nie będę robił 6000 pompek. Podłoga nie wytrzyma. To w ogóle nie jest kwestia mojej siły, ani ochoty. Jako pierwsze była ewolucja. No, i to jest dopiero zdalne nauczanie. Jak tam, Lifik, twoje zdalne nauczanie? Jak oceniasz poziom przygotowania twoich tam nauczycieli do zdalnej nauki? Kokainą. Bo to bardzo gorący temat. Turo. A ty co, Tivol, po fryzjerach chodzisz, a ludzie... Ale jest dla mnie 10 na 10. A nie byłem u żadnego fryzjera. Z moc transformacji bez fryzjeryjnej. A chyba poprawił... Tivol po prostu wstąpił do włoskiej mafii. Włoskiej mafii? Włoskiej mafii. Bo włosy ułożyłem? Nie, ale... nie. Odwróć się. Nie. Znaczy w prawdziwym życiu. Odwróć się nie. I popatrz w lewo. Tak? Tam są drzwi, wypierdalaj. Nie, drzwi są jak do lewo i do tyłu się popatrzę trochę. No to mówiłem, popatrz się do tyłu i na lewo. Nie widzę ich teraz, bo mam blue screena opuszczonego. Nie widzę drzwi, nie ma drzwi. Jak nie widzę, to nie istnieją, prosto. Ale tam są. Chuj z tego, co jak ich nie widzę, to nie mogę do nich dotrzeć. Ale wpadłem na ten żart tak ostatnio u Enigmy, tak. Popatrz się na lewo, czy tam na prawo. Kokainą. Widzisz to? No widzę. To jest, tam są drzwi albo okno. Wypierdalaj. Jego stary przekazał 10 zł. Kiedy T-Volt streams Factorio. O Jezus Maria. Factorio nie wydaje się być zbyt pasjonujące do oglądania, muszę przyznać. I raczej nie jest pasjonujące do oglądania. Ja to bym se sprawdził, czy da się tutaj coś tak faktycznie ugotować. O, wait, itemy. Jakie kurwa itemy? We wodzie? O kurwa, jak upolował! Beczunie! No, proszę, proszę. Ale beczunia. Gratulation! Z tą śmiejącą się twarzą przypominałeś Jimmy'ego. O nie, teraz wszystko będzie Jimmy podobne. Dobra. Ulubiona zabawka mi tylko to obecnie? Torba z zamówienia z Degrassu. Kiedy ja będę mógł wziąć Take Mango? Kiedy to mango będzie zrobione w ogóle? Nie wiem, mango w ogóle można gotować? Przygotować kotwicę? O, czekaj, bo ja mango smażę! O kurwa, coś się tam świeci. Co on kurwa świeci tak? Dobra, mów o, kiedy. O kurwa, co on świeci. Już tak. Gotowy jestem, typiarzu. A to już miałeś, że nie ma. Faktycznie coś się świeci. Chyba zajebaliśmy, ale nie jestem pewien. Damy radę, napraw dziurwy. Nie. Ła, się wyjebałem daleko! Nie planowałem tu polecieć! Fuck me! Przeleciałem w skały. Co u ciebie, Lifiku? No mówiłem, jest git. Jest dobrze. Drzwi Schrödingera. Emerald Mermaid Gem. Możemy jakieś syrenki na jakieś kurzonko zaprosić? Kurwa, jak taka syrenka, jakieś takie brokułki sobie, wiesz, jakieś wujeczka do hangaru weźmie, no kurwa tam, kurwa, jak to w skrzelach działa? O czym oni mówią? Jak wujeczka w hangarze powiesi? O, zarazem storage crate'a. To powiedz mi, czy te skrzela jakby tak samo to tagują, czy inaczej? Wziąłem już tamten egg jam. No, okej. Okay. No to co, aha, czego my tu szukamy? Ha, 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 ha. Kurwa, jebana gra. Czego my tu szukamy? To the long abandoned beach camp. This quest now strays. Okej. Okay. To co się tutaj świeci, chyba przydałoby się kurwa schować do tego crate'a, nie sądzisz? To the long abandoned beach camp, this quest now strays. Kurwa, ja chowam ten kryształ na statku, bo on świeci się jak psu jajca po goleniu. Dlaczego golisz psu jajca po goleniu? Po goleniu mu już nie gole, bo są ogolone. O chuj ci chodzi. O, czacha tam jest. Chowam tego kryształa na dole, bo tutaj niebezpiecznie się świeci. Kryształa? No tak, kryształ zielony, tam był emerald. Nie ogarnąłeś. Ach, tak. Kryształ. Śmieszne.
Aha, narkotyki. Aha. Reload, pick up ammo crate. A na chuj nam kolejny. Mirek Morawski, Bartosz Wieczorek, dwóch wspólnych w tym samym czasie wsporników. Dzięki wielkie, ludzie. Mądry wybór. Bartosz Wieczorek, Bartłomiej Poranek. A... O Jezus Maria, ale ludzie, Mr. V. Witam bardzo serdecznie. Również witam. Pamiętam, że graliście kiedyś z Difikiem w We Were Here 2 i chciałbym się zapytać, czy nie ogralibyście trzeciej części tych gier? No tak, bo jest. We Were Here Together, o Boże. Nie, tak. ja nie wiem, czy ja jestem gotowy na taką traumę, szczerze mówiąc. Dokładnie to samo napisałeś, jak ci mówiłem, że jest trzecia część. Tak? Znaczy nie dokładnie, ale napisałeś, że nie jestem pewien, czy jestem gotowy na kolejną zdradę, czy coś takiego. Czyli przynajmniej jestem wierny moim przekonaniom. Cholera, ja mam trochę złe wspomnienia z tego. Znaczy, fajna była ta gierka tak naprawdę, ale ty mnie wychujasz. Chociaż przyzwyczaiłem się już w dużej mierze, tak naprawdę. Więc czy tak bardzo mnie to boli? Storage crate, ale dużo rzeczy tutaj w tym storage. I broke him chat. Tak, jestem, kurwa, rozjebany przez ciebie. Sterem, białym żołnierzem. Co to zgaście lampy na statku, bo was widać. Znalazłem rzadką herbatę. To se zapasz, a ja zgaszę lampy na statku, bo ludzie dobrze mówią, że nas za dobrze widać. Jak gówno widzę w tej grze, jak jest tak ciemno. Jeszcze te lampy tutaj. Do dupy. Czas zgasić lampiony. Lampiony. Dobra, faktycznie zapomniałem o tym motywie gaszenia lamp, żeby nie było nas widać. Stryk, pyk, klik, dobra. Jesteśmy kryci. Ależ tutaj pięknie. Widzę, że u fryzjera byłeś. A wy to ślepi jesteście, no. Nie byłem. Strzelajcie dalej. Co się tutaj odjebało? Biały fosfor. To ty? Tak. Jezus Maria, myślę, że ktoś do nas strzela. Nie mogę się doczekać Rezydenta. No ja wam powiem, Ja mogę się doczekać Rezydenta. Z niepokojem oczekuję tej gry, ale będzie dobrze. O, ja muszę ustawić jakieś śmieszne alerty donate'owe, żeby było haha, patrzcie, debil. Ja w ogóle od czasu do czasu zaglądam do tego Con Carnage, ten streamer na Twitchu. I ja jestem pełen podziwu, on po prostu do każdej gry jaką ma zrobione osobne alerty. Kompletnie inne dźwięki, animacje, zawsze pod motyw gierki danej. Szanowable. No, jego grafik musi zapierdalać cały czas. Zaczyna się Nioh, ma pełen zestaw alertów do Nioha. Potem odpala, kurwa, Half-Life Alyx, ma wszystko pod Alyxa. Pojebane. No dobra, panie, ty tu jeszcze czegoś szukasz? Tych beczek coś zbierasz, czy? No, jedna skrzynka jest do zebrania dom. Tak? To co ty tam powiedziałeś, że znalazłeś? Herbatę. Aha, i herbatę tutaj szedłeś przynieść. Tak po prostu leżała, co? Idę za tobą, moment. O, tu jest chyba to, czekaj. The Campfire jest. Crossout na kanale? Nie jestem pewien, co prepare to jest to player Mary Tune. Ty jesteś tutaj tak na wprost po drugiej stronie, czy? Nie powiem ci dokładnie już, gdzie jestem. Kurwa mać. Znajdę cię po zagadce. From the campfire near the cave entrance to the east, you are getting near, walk north. East to the large tree and shovel there. What? Ja cię kurwa znajdę, gdzie jesteś? To the north east and shovel jesteś. There. Garym. Okej, to tu? To jest large tree? Nie wiem, jak oni klasyfikują large tree. From the campfire to the east. You're getting a właśnie near. Campfire to the east, czekaj. Northeast trzeba teraz iść, co? Kompasie, northeast, no tutaj. Czy to aby na pewno jest duże drzewo? Nie ma tam jakiegoś większego na dole? Nie za bardzo. Może u góry? Kurwa, no chyba nie. Jak sklasyfikować duże drzewo? Oto jest pytanie. Pierwsze jest campfire dokładnie, ma to jednak być. A tutaj są jakieś dwa wejścia? A czekaj, a gdzie jest w ogóle ten? East w takim razie. Tutaj nie ma jakiegoś drugiego wejścia do jaskini? Nie. Tam nic nie ma. Dawaj, wyhoduj Chopina. Nie. Chyba czas skończyć z rozpierdolem na głowie. Z mniejszym delayem mógłbyś mieć tą samą jakość, czy ma to coś do siebie? Mogę mieć tą samą jakość, tylko im mniejszy delay mam ja, tym więcej wy potencjalnie musicie zużywać internetu, żeby to oglądać. Więc większy delay oznacza, że wam się łatwiej ogląda. No jebana mapa, from the campfire, near the cave entrance to the east.
No to jest Cave właśnie, to the East w ogóle? No chyba no tak. Właśnie, jestem pewien. Tak mi się wydaje. Nie widziałem tutaj innego campfire, to jest taka inna kwestia. Walk northeast to the large tree. A kopałeś tutaj coś? Ta, ale nic tam nie było. Au! O, mam. O, kokaino. To drzewo obok, ale w życiu bym nie powiedział, że ono jest zaklasyfikowane jako duże drzewo. A, o kurwa, atak! Eś! Kurwa, ma ten shotgun, ta, no tak blisko musi być aż. Uż! Ładuj. Dobra, walka na miecze! Uż! Aż! Dawaj, bij, suko, bij. Bitka na dwa kije. Yo, Mr. V, nowy wspierający, dzięki wielkie. Mordo, jeszcze mamy Wiedźmina, który przekazał 5 zł. Wiedźmin, dziękuję bardzo za ofertę, aczkolwiek ja już teraz wiem, że się nie uda za bardzo tak zebrać osób, ale zapamiętam, dziękuję bardzo. Ja tutaj tak gadam, że fajnie by było sobie pograć w Dungeons and Dragons, ale to wymaga w miarę sensownej regularności, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens. A, ogarniętych ludzi. O tak, ogarniętych ludzi, grupy chętnych ludzi, którzy mają czas, a o ile na przykład chętnych ludzi ma wiele, to niestety z czasem jest gorzej. Nawet niekoniecznie moim, tylko pozostałych ludzi, których by się przydało. Moich znajomych, którzy albo siedzą zamknięci w swoim studiu za 200 tysięcy złotych i programują LEDy, albo opiekują się synem w domu i pracują. Nie jest łatwo! Gold discovered. Co ty tutaj plądrujesz, kurwa, na dole? Moje pieniądze. Widzę właśnie. Jedziemy coś tutaj sprzedać, oddać, zawieść? Gdzie jest outpost? Na lewo. Płyńmy. Na zachód. Mam nadzieję, że nikt nas znowu nie rozpierdoli. A dziki zachód. Dobra. Obracam w takim razie żagul. I let's go. Żagul. Żangul. Cyk. Kieruj. Musimy opłynąć wyspę. Ja piraty ze skarboidów oglądam teraz na TV. Ostatnio z Martyną nas naszło, żeby sobie pooglądać Piratów z Karaibów. Tylko że skończyło się to trochę dziwacznie, bo tak obejrzeliśmy pierwsze dwie części, za trzecią się w ogóle nie zabraliśmy. Troszeczkę mamy wrażenie, że wspomnienie nostalgiczne o Piratach z Karaibów było lepsze niż faktycznie są Piraci z Karaibów. Dwójki nie wiem, takie odnieśliśmy wrażenie. Dwójki nawet nie skończyliśmy. Jedynkę oglądaliśmy tak trochę z telefonami w rękach, a trójki nawet nie zaczęliśmy, a co dopiero mówić o tych dalszych. Mimo, iż są złe. No ale wiesz, jak oglądam tą scenę, to mam takie, o, to widziałem w memie, a to w internecie 700 razy, albo sam film już kiedyś widziałem 5 razy, nie? I już tak, nie do końca mnie to aż tak porywało. Nitecki, kiedy jakieś gry z ziemniorem. No cholera, widziałem, że ziemniak ostatnio tak się rozkręca trochę. Może go zgarnę na jakiegoś streama, żeby mnie nauczył How to Factorio. Z nim to zawsze jest fantastyczna zabawa. Zbudujemy jakąś fabrykę czeczeńskiego uranu dla wośpu. Ksieun. Jazda do tej chmury czaszki. Easy pitos, tak samo jak ta chmura w kształcie statku. No nie wiem. Wydaje mi się, że nas robicie w chuja. I to wcale nie jest takie łatwe. Ja nie umiem jeszcze optymalnie tych bananów zjadać. Łatwy sposób na śmierć. Nie umiesz chapać bananu? Nie tak jak twoja stara. A to kluczowe. Ammo, cześcik zebrany, rubiny, nie rubiny. Okradną nas i rozjebią zaraz przy outpoście, czuję to. Tak będzie. O matko, ta gra się jakoś zmieniła. No doszło chyba jakieś tam różne frakcje, reputacje tutaj tam. Frakcje, włajarze. Kutaski. Co? O, patrzcie. Sea Dogs, Gold Hoarders, Merchant Alliance. Jest tego trochę. Różnych rzeczy, dla których można robić misje. I rozwijać te rzeczy i tak dalej. Kupować sobie nowe customizacje. No i to generalnie tyle. Ale tam jakieś tam fajne bajery też doszły. Kraken tu atakuje. Ostatnio chyba jakiś update duży był, wydaje mi się. Czy może się mylę? Pod koniec kwietnia wychodzi SnowRunner. Będzie grane? Przemko, co to jest? No, ja nie wiem.
To jak ty nie wiesz, to znaczy, że naprawdę musi być coś niszowego. A, to jest DLC do Mad Runnera. Aha, o, fantastycznie. A nie, nawet nie DLC, po prostu druga chyba część. No to nie jestem zainteresowany. Sorry. Widziałem ciche miejsce, tak, widziałem ciche miejsce. Dwójeczka może być fajna. Długo się zbierałem do cichego miejsca, ale dziwnie się ten film oglądało. Przez to właśnie... ciche miejsce. Co? O jasny chuj. Czym jest ciche miejsce? To polski film? Nie, to jest horror Krasińskiego. Tego samego z Office'a. O tym, że są te potwory, które na dźwięk reagują. The Quiet Place, no. No. Jezus Maria, po polsku to nie brzmi absolutnie jak to, nie znam polskiej tutaj. Taki, wait, what? Garrixen, dziękuję bardzo. Nie wiedziałem w ogóle, że istnieje takie coś jak tłumaczenie. No jest, zapomniałem, że istnieje. No ale to akurat jest dobre tłumaczenie. Twoja wina, że go nie znasz. To Twitch. Ała! O kurwa, piorunem dostaliśmy. Pierdolisz, ja płonę! Jak to zgasić? Jak to kurwa zgasić? Łataj dziurę. Łataj dziurę, kurwa? Co, piorunem dziurę wyjebał? Gdzie? Jakaś jest. Czekaj, jak mam wodę w ogóle zgarnąć, żeby to ugasić? Co to kurwa jest? To jest wiadro? To jest kurwa bębenek! Gdzie jest kurwa... Które to wiadro? Tu jest wiadro. Z tego się wody nabiera? Jesteś kurwa wiadro. Dobra, okej. Okay. Musiałem się ogarnąć, wiesz? Ała! No, to chyba nie piorun. A jeżeli tak, to mamy w chuj unlucky. Co się kurwa dzieje? Znowu nas rozjebali zaraz przy tym? Outpoście, ale nie, naprawdę? To chyba piorun true story nas zajebał. Żartujesz sobie, chyba że nas rozjebało piorunem teraz. Chat, bo wy wiecie więcej o Sea of Thieves. Co to kurwa było? Nie, to był piorun. Ja pierdolę. Mamy postatku. Chyba, że można przyzywać pioruny jakimś. Tak. Jebane Thor DLC. Kontrolujesz pogodę. Nie. Czy nasz statek już jest zatopiony? Nie żyje? Co my mamy zrobić teraz? Jesteśmy tu, gdzie byliśmy? O kurwa, ile wody! Dobra. Kurwa! Ogarnięto. Dobra, już nie tonie. Ja będę łatał. Okej, okay, ja tutaj wylewam dalej. Jezus Maria, co nam się kurwa stało? Dobra, wody już mamy ledwo co. Ogarniemy to. Kurwa, Thor, ty chuju. Tak, jebany. Ja wiem, że się... spasł i generalnie trochę mu się nie wiedzie w życiu, ale bez przesady! Patrz, ja sobie nalałem z powrotem do statku. Możliwe. Łataj, ja wylewam. Kurwa, no tak, to te pioruny jebane! Trzeba się schować. Śliska Marlenka musi przetrwać. A jak go zadokujemy, to dalej będzie w niebezpieczeństwie? Pewnie tak. Te pioruny są pod Aldef 4. Mieliście beczkę... A, mieliśmy beczkę z prochem na pokładzie, to jebło. To ma trochę więcej sensu, muszę przyznać. Dobra, ty już wziąłeś jakieś rzeczy na sprzedaż? Tak. Dobra, to biorę tego rubina. Emeralda, przepraszam. Ale się świeci. Ty też, nie ty. Komu mam sprzedać herbatę? No właśnie, a komu mam sprzedać emeralda? Czad? Przez czaszkę z piorunami wezmę. Lecę. Tobie herbatę, dobrze? Czy nie, ty chyba tutaj pod... Sel, mogę sel do niej zrobić. A jej, dobra. Kurwa, podziałało? Tak, udało się. Ile za to siadło? 1500! Skąd tego wziąłeś w ogóle? Znalazłem na brzegu. Tak po prostu? Coś mi nie pasuje w tym. Panie, cały kurwa level, dwa levele poszło do przodu za ten emerald. Pompuj. Beczka i po beczce. No, ta twoja... Rekin! O nie! Ja te światła chcę zapalić, bo gówno widzę. Te żony wiele w sumie nie dadzą w tym miejscu. Komu ja to mam sprzedać, jak nie tobie? Latarnio, powiedz mi prawdę. Tutaj, pick up treasure chest. A tutaj coś jest w ogóle? A coś jest! Okej, close. Dobra, niosę kolejnego cześcika. Odgoń rekiny, Przemon! Herbatę to chyba Anglikom! Śmiechu, hechu. A tutaj w ogóle jest jakiś jakby wybór, komu to sprzedawać? Można każdemu? Nie. Kamienie można każdemu oprócz Seadox. Dobra, tutaj nie da rady. Ta to jest chyba do kupowania. Mam w rekinie harpuna. Złapałeś rekina na harpun? No. Mam w rekinie harpun. No dobra, no dalej ma to sens.
Ty, kurwa, komu ma tą skrzynkę sprzedać? Chyba, że czekaj, może inaczej. Podłożę. Do skrzynki musisz wyciągnąć tak. No właśnie, to ma większy sens. Sell. Pick up. 200 tylko? Mam wrażenie, że coś sensowniejszego można z tym zrobić, niż tylko po prostu sprzedać. Nie, raczej nie. Brimstone, Casket Soul. A sam nie wiem. Jest tam coś jeszcze na statku w ogóle? Nie. Yeah. No to lecę. Czy będzie Enigma? No, brakuje nam kogoś, kto by bryk wypełniał, ale... On chyba dzisiaj swojego streama będzie robił. Czyżby znowu zaspał? Będzie wstawał teraz i streamował? Chyba, ale nie, jestem pewien, bo miał robotę i poszedł spać chyba. A ten bo wodę trzeba trochę wypompować. A ten storage crate, w ogóle coś w nim jest? A on jest dla nas, jego się nie sprzedaje. Tak. Dobra, to nie ma już nic. Nic tutaj już do sprzedaży nie mamy. Dobra, załatane. Wiadro, bum. Chwileczkę, zaraz wracam. Dobra. Czat. Pięknie, pokład wyczyszczony. O, nas rozjebało. Kurwa, znowu. Normalnie znowu. Ta woda spod pokładu nam ugasi ogień niżej, wyżej na pokładzie. Tak to działa. Tak się trzeba, kurwa, radzić. Ała! Pieprzone pioruny. Czy jak zejdę ze statku, to przestanie bić w statek? Ma to sens? Sens to ma, ale czy tak będzie? Kto wie? Chyba nie wylewam tej wody, jak to robię tutaj. Mam takie niecne wrażenie. Kokainą! Czy coś tutaj jeszcze nam cieknie? Czad! No nie, nie mamy już żadnej dziurwy tutaj. Skąd ta woda? Czy to po prostu taki bug? Może, nie wiem. Morning Call! Madman the Hunter! O kurwunia, Sea of Thieves! Ptaszki świerkały, że miałeś się pojawić gościnie u Horsemenów. Nagrać coś z Kupsonem, please, ten duet to potęga. Bombel, pozdrawiam cię, plutko graczy. Dziękuję bardzo, Madman i Tevi. Gadałem z Kupsonem na temat spotkania się z Horsemenami, aczkolwiek ostatecznie moja decyzja brzmiała tak, że zrezygnowałem z udziału w nagrywkach ze względu na to, że jeżeli miałoby do czegoś takiego dojść, to najpierw chciałbym chłopaków poznać po prostu, bo o ile z Kupsonem się znam już ładnych parę lat, o tyle jeżeli chodzi o całą resztę ekipy, no to nigdy ich praktycznie w życiu nie spotkałem. O takim pladze to tylko i wyłącznie słyszałem podczas live'ów Sea of Thieves, dlatego ja się nie bawię dobrze w towarzystwie osób, których nie znam, dlatego takie nagłe hej, wpadnij na nagrywki do nas na jakiegoś krosika, to u mnie nie podziała, bo ja należę do tego typu ludzi, którzy naprawdę mogą się strasznie z kimś zakumplować, ale potrzebuję takiego okresu poznawczego. Ty nie żyjesz? No. Nie wiem, co ci się stało. Piorun? Macieus, moja reakcja była nijaka, bo wyczytałem to w mandze już lata temu. Dlatego nic mnie tam nie zdziwiło. Nie no, statek cały, zabiłeś mnie. Nie. Wylewałem tylko wodę ciągle. Gasiłem ogień. Bez oskarżeń. Bezpodstawny, proszę. Ja pierdolę. Żeś mi się pojawił, pomocy. Dziwne to było. Dobra, chodźmy jeszcze jednego wojaża zrobić jakiegoś. To co mamy? Wojaż F-kę kliknij. F-kę. Hej, F-ka. Oj, F-ka. A bundle raided by the notable Bud Bradford. Jezu, to takie duże, grube jest. Duże, grube? Thunder Valley, takie co? O Jezus, tego jest tak w pizdu do zrobienia? No. O kurwe, syn. Robisz to z mapą, czy z tymi? Nie, to jest kurwa dłuższe. Myślałem, że będzie jedno do znalezienia. To możemy zrobić tylko jedno. To zróbmy to z mapą. Dla odmiany. Zamiast zagadek. Dobrze, dobrze. Która to będzie wyspa tylko? Wygląda jak taki rozpierdolony arc reactor. No to to. Are you sure? Mhm. Pa. Fajne jest to w Sea of Thieves, że można sobie te mapy pokazywać. Dobry feature. Ale zejdź chuj daleko, ale dobra, south. Damy radę. Ogień już napierdala. Kotwica w górę, płynie by dziś. Cyk. Wait, co to, co? Potrzebujemy drewna, żeby naprawić koło, bo jest ujebane. A to się tak naprawia po prostu biorąc drewno? No, aha, tak, jest, repair. Ty, kurwa, nie wiedziałem, że tutaj takie cuda się dzieją w ogóle. Ty, i tak chujowo jest naprawione, jakaś tylko pałka przyczepiona. No nie, a my tam prosto w burzę płyniemy? Nie. Dobra, na prawo. Uff!
Praktycznie nikt ze sponsorów nie korzysta z emotek. No właśnie, no bo te emotki na YouTubie w ogóle nie są używane. Na Twitchu to jest ta taka specyfika używania ciągle emotek, ale poza tym to nie. Nie za bardzo na YouTubie to w ogóle ma sens. Ale też na Twitchu używa się tych Franker Face Z emotek. No, tam jest większa kolekcja tego wszystkiego, te dodatki Better Twitch TV i tak dalej, które umożliwiają więcej emotek, to tam. Yep. Tam to ma sens. O, łobaben. Czekaj. A na chwilę przełączam czat scenę. Jak tam live? Ile was siedzi? 3000 osób. Ładnie. Proszę, proszę. Tu, 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 tu. Bieżące, trwające transmisje na żywo. Kurde, ładne jest ten nowe ustawienia tych transmisji, bo fajnie pokazuje wykresik obecności na streamie od samego początku do momentu, kiedy jest teraz. A nie ucina, tak jakby ostatnich na przykład pół godziny nie pokazuje. Aktywności widzów, ustawienia transmisji i tak dalej. Boże, teraz wiem, że koszmarnie tęskniłam za tą grą i waszym duo. O, proszę bardzo. Tak, my mamy wyższy poziom ciśnięcia sobie wzajemnie grając w cokolwiek. To co? Drugie podejście do A Way Out w takim razie. Tylko ja tym razem gram Leo, bo on ma przewagę na koniec. Oczywiście. Oczywiście. No tak. To był jedyny moment w moim życiu, w którym byłem alfa gamerem. Pozwól mi się tym nacieszyć, nie niszcz mi tego. Nie. Ty chuju. Cannot take flame from lantern. Czemu ta lanterna w ręce nie może świecić cały czas mocniejszym światłem? Nie da się tego lanterna zamontować? Swoją drogą, bo sobie dzisiaj przypomniałem, w tym roku jeszcze ma wyjść Assassin's Creed, a oni jeszcze nic nie zapowiedzieli. No bo koronawirus, panie. No ale... No ale to zawsze jest tak, że, gdzieś na wiosnę zaczynają być leaky poważniejsze, a potem w okolicach E3 jest wiesz, zapowiedź oficjalna. Dziwnie to jest. Zawsze tak jakoś było z tymi ostatnimi asasynami. To już Enigma nie przyjedzie na 20k łapek w górę. No tak, tak, to by było najlepsze, jakby się teraz wbili 20 tysięcy łapek. Enigma by nie mógł przylecieć. No i sorry, deal is off. Nie będzie Enigmy. Jak tam? Daleko ta wyspa jest, panie. Drugi koniec mapy? Nie jest aż tak źle. Kiedy kuchenne Tivolucje? A, mamy tutaj, prowadzimy rozmowy z Martyną na temat nagrania czegoś ciekawego. Chociaż dzisiaj na przykład to żeśmy wpieprzali tylko śledzie. Fuj, ryba. Lifik wygląda jak zwariowany Marcin po 10 latach w Rosji. Chyba w gułagu, mocno wychudzony. Inaczej być nie może. Żagle dobrze ustawione chyba w miarę. No to kurwa, leci, no. Spokojne te wody dzisiaj są. GTA 6 ma wyjść w kwietniu? Wow! Niesamowito masz informacje, stary. Skąd ty to wziąłeś? A może GTA RP? Nie, ja nie mam takich umiejętności, żeby się wczuwać w GTA RP. Tam plus dużo chyba trzeba czasu spędzać. Takie mam wrażenie. Ja nie mam na to życia. Musiałbym się poświęcić temu GTA. Ty czekaj, bo tutaj jest jeszcze... To ja tego nie używałem. O kurde, ale to jest... Nie... Kurwa, jak urat się wyświetla. Sailors, not stronghold. Pizza 3 za 1 w telepocy dziś. Kurwa, to jest dobra nazwa. Myślisz sobie, a założę pizzerię. A jak ją nazwiesz? Telepoca. Telepoco. Filmy pojawiają się o 19:20, a pojawiają się dlatego, że za późno się orientuje, że muszę je renderować. Alifik śpi kurwa do 20, a on się zajmuje publikacją tych filmów, więc ostatecznie
Nasze zapominalstwo i lenistwo wspólne prowadzi do tego, że filmy są późne. A to się musi zmienić. Ja testowałem godziny tego, jak to się, jak są puszczane. No i moim zdaniem chyba jednak później równa się gorzej. Czy ja wiem? A co, masz to w jakimś tym? Spreadsheetie? Wpisane? Tak myślałem. Jak to wygląda na stronie internetowej lub promocji zatrudnienia instytucji finansowej i na pewno koniec roku tygodnia na w tym dniu razem w samym czasie centrum handlowe w tym momencie nie jest w... Tak, co to za wiadomość, Boże! Zapowieść. Przepraszam za fake news. Generalnie wypowiedział się jakiś tam insider, dziennikarz growy, że na jakiekolwiek informacje o GTA 6 jeszcze sobie trochę poczekamy. Więc za bardzo jakby uspokójcie ogień w gaciach. Chwila jeszcze minie, zanim pewnie Rockstar coś nam nowego da. Czy będzie Red Dead Online? A, Lifik mówił, że trzeba grać 3 tygodnie non-stop, żeby cokolwiek tam osiągnąć. Znaczy, można się pośmiać z tej gry i tak dalej, ale jeżeli to... chcesz naprawdę coś w tej grze mieć... Są i tam coś jakieś te... Zrobić, to musisz... misje fabularne. Tiki dari bomba. Okej. Okay. Moi drodzy. Hiszpan 84, a masz biedaku. Okej. Okay. PS, połowa hajsu na lepszy grzebień. Panie, tak grzebienie. Szczotki, szczotek się używa, a nie grzebieni. Grzebienie to ten, to jest... To nie jest superior forma układania włosów. Ammo cześcik. Prawie dopływamy, czat. Robimy tą mapeczkę i będziemy kończyli w takim razie na dziś. Ale jeszcze coś zdobędziemy. No nie daje takiego pierdolnięcia. A akordeon znowu już nie chce grać. A twoja postać ciągle jakiś tytoń mieli. Jakiś meksykański aktor mówił, że brał udział w nagraniach do GTA 6 w 2018. Nie mamy zielonego pojęcia, czy gościu mówił prawdę, czy nie mówił prawdy, więc jakby nie ma po co spekulować, bo do niczego to nie prowadzi. Lepiej jeżeli siedzieć GTA i czekać. 6 ma być w najbliższych 2 latach, to oni muszą to robić od paru lat już. No tak co najmniej pewnie z 5 lat musi trwać development takiego GTA. Jak nie więcej. Ja tam pięścią układam włosy. Brzmi jakbyś był pojebany. Ja tam się nie czeszę, ja się napierdalam po głowie. Tak. Wkładam głowę między dwie poduszki i ruszam dookoła. Ty, czekaj. Mamy nieoptymalny wiatr? Kurwa, do dupy mamy ten wiatr. Strzela. Serio? No, co się myślę. Etam, gówno prawda. Aha, to z tej wyspy, to mogą się pocałować. Leci! Ty jebani, niezłego mają cela. A chyba nie trafi. Uch, okej. Okay. Trading post się różni od... Czekaj. Co tutaj na... Co tutaj na mapie jeszcze pokazuje? The Ancient Isles? Damn! Pięćka lajków. O, jak ładnie. Bardzo dobrze, czat. Dziękuję. To już jest ładna liczba. Tym to się mogę mamie pochwalić później. A nie tam, 4900. Kto by to widział? Dobra, może jak tak, ten Jungle Obrusu będzie lepiej. A ta Farming Simulator pół roku i gra gotowa. No cóż, no myślę, że farminga się trochę prościej robi niż GTA 6. Ale co ja tam wiem? Ja wiem. Może jest dokładnie odwrotnie. Red Dead Redemption robili nawet przed premierą GTA 5. Tam na pewno już jacyś ludzie dziubią pewnie przy Red Deadzie trójeczce. Piszą pierwsze skrypty. Jeżeli w ogóle mają to w planach. Czy ja wiem? Będą musieli wymyślić nową historię, nowych bohaterów. No to mówię ci, pierwsze skrypciki piszą. W sensie scenariusze. Mają tam taką kartkę pewnie przyklejoną z potencjalnymi 70 imionami nowego skrypt. Głównego bohatera. 5 jest na twoim liczniku, na YouTube jest 4700. A pieprzyj ten licznik. Te lajki to tutaj tak z czapy są i tak wstawione. Nikomu do szczęścia niepotrzebne.
20 kałapek Enigma przylatuje do Polski. Ty, w sumie to nie jest taki dobry deal. Może jak go przekonamy, że da radę przylecieć, go zamkną na lotnisku, to będzie dobra beka. Albo będzie miał kwarantannę u babci. O, tyle opcji. Tyle opcji na dobrą zabawę. Jak tam ta mapa? Już prawie jesteśmy, dawaj trochę w lewo. A, zresztą widać tę wyspę, już nieważne. Ty, bo tutaj jest przecież ten! Bocianie gniazdo, zapomniałem. Orle gniazdo. Trailer GTA 6 już jest i jest na nim planowana data premiery. Wy to ludzie naprawdę macie niesamowite informacje. Chciałbym być tak poinformowany w branży growej, jak moi widzowie na czacie. Nie no, nie ma bata, Red Dead 3, myślę, znaczy, no, kto tam wie, no. Wymyślili jak dorobić historię po Red Dead 1. Pewnie i by wymyślili, jak teraz ją dalej pociągnąć jeszcze ichniejszymi postaciami. Powiadasz, że mamy to. Tak jest, o Jezus, no nie będzie łatwo znaleźć, coś czuję. Climb into cannon. Ty. O, jak pięknie, ale mnie odbiło od lampy. No dobra. Którego idziesz szukać? Ja idę tego na środku i po prawej lekko. No właśnie, tego po lewej chcę szukać. Nie wiem, czy to będzie tu od razu, czy... Wydaje mi się, że to jest tak. Tam jakiś posąg ryby. Rybarba. To ja jestem mniej więcej tak. I teraz do przodu. O ni chuja, jesteśmy po drugiej stronie absolutnie chyba. Tutaj będzie taka jakaś lekka woda. Gdzieś, kurwa, tutaj? O, wej, znalazłem kolejnego emeralda. Żartujesz, serio? Nie. Nie znalazłeś, czy nie żartujesz? Nie żartuję. Dobrze. Dobry zysk, dobry zysk. No dobra. Ten treżur powinien być... Aha, Jezus Maria, dotacje. Morning Hall. Garym. Siemano, dawno mnie tu nie było. Pierwsza aktywacja zbornika 2018. Morning Hall, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, mam nadzieję, że tego nie pożałujesz. Nie powinienem mówić, że mam nadzieję, ponieważ to właściwie, czy pożałujesz, zależy tylko i wyłącznie ode mnie i tego, czy będę robił streamy. Więc nie będę mówił nic. Dziękuję bardzo za dotację i za wspornika. Twój pseudonim jest mi dobrze znany. Kosztolaseraptor, drugie miejsce w top 3. A ty właśnie, ja nawet nie patrzyłem dawno, jak ta topka wygląda. Zobaczymy sobie na koniec. Weź won, kościotrupsie. Dobra, mam jeden skarbek, coś. Topka wzbudza w ludziach prymitywne żądze. Skrajne emocje. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale w 2K21 ma być kontynuacja Bleacha. Owszem, czytałem, czy widziałem posta na jebaczach, wypowiedziałem się tam nawet. Cieszy mnie to. Chociaż mam wielką nadzieję, że zmodyfikują trochę zakończenie tego całego tego wątku tysiącletniej wojny, bo żenująco chujowo się skończył w mandze. Widzę, że... Dość na to na ten, to ja widzę, że triangulujesz. Si. Gdzie jest nasz statek? Co się stało z mądry wybór? A, mądry wybór to już... Trendy się zmieniają, wiesz, rozumiesz. Nie można ciągle tego samego. The Forest 2. The Forest 2? O Jezus Maria. To jedynkę już skończyli, bo dalej wygląda na niedorobioną. Szczerze mówiąc. A oni się za dwójkę zabierają? Przecież to normalnie jak robienie jakiś... Tak samo bezsensowny pomysł jak robienie wielkiej aktualizacji do na przykład takiego Anthema, która i tak nie uratuje tej gry. Albo jeszcze lepsza historia. Jak się nazywała ta gra, gdzie czterech gości walczyło z jednym potworem? Panie. Co? Była to taka gierka, co jeden gracz grał wielkim potworem, a reszta czwórką bohaterów. A, którzy... Evolve. O, Evolve, tak. Tak, też przejście na free-to-play, a wielkie aktualizacje w ogóle tej gry nie uratowały. Sadly. Nie była zła gra, ciekawe dlaczego to w ogóle tak... No bo chyba zajebiście niezbalansowane było, plus tak to zajebali z tego co pamiętam mikrotransakcjami, że się żyć nie dało. Kokainą. Maybe. Po który ty poszedłeś? Ten wyżej czy na boku? Ten na lewo. Czyli ten... okej. Dobra. To ja ten ostatni spróbuję zlokalizować.
To jak ja jestem w takim razie na końcu tego gunwa, to idę w lewo. Jak się kończy plaża, zaczynają rośliny. Kurwa, ale tu już są rośliny. Ciao! Dobra, muszą się skończyć rośliny. Potem znowu zacząć rośliny. No co? Czego kod od ciebie chce? Nie mam pojęcia właśnie. Tu! Garym! O kurwa, oczywiście, że kościu trupa atakują. Szuki jedne. No miłości potrzebuję kotek. Ja zginę, muszę zjeść banana. Cyk, 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 cyk. The Forest 2 ma wyjść w tym roku, bądź następnym przez wirusa, nie fake info. Ale ja naprawdę mam wrażenie, że jedynka The Foresta nadal jest tak niedorobiona. Przynajmniej wygląda na taką niedorobioną grę. Nie wiem, bo nie grałem za bardzo, więc się może nie powinienem wypowiadać, ale... Mam wrażenie, że... Kurde, dwójka będzie niewiele lepsza. Pamiętam te takie szumne, o, nowy silnik i tak dalej. A ja odpalałem tą grę i miałem wrażenie, że jest identyczna. Avatar, Avatara nie widziałem. Aczkolwiek mam wrażenie, że nigdy się do Avatara raczej kokainą. Nie zbieram. Pozdrów twoją największą fankę Paulinkę, please. Nie no, moją największą fanką to jest... To jest najlepszy serial animowany / anime podobne cokolwiek, co kiedykolwiek powstało. Moją największą fanką to jest Martyna, ale, no, ale pozdrawiam Paulinkę. Dobra, mam skrzynię. Obejrzała każdy twój film? Tak. Tak? Nie. Dlaczego nie zna fabuły DWD? No właśnie, nie jest twoją największą fanką. Panie. Proszę nie umniejszać innym. Tylko, że jej bycie fanką wyszło na wyższy, jest na wyższym poziomie. Mieszkamy razem. Bo ci się wbiła w DM-y? Tak. Nie umieszaj innym. Nie umieszaj innym. Nie umieszaj innym. Dobra. Znalazłeś to ostatnio? Czy ja tego nie potrafię znaleźć? Czy chyba ja to jestem w miejscu? Czekaj. To ja dwie w tym czasie zdążyłem wyhaczyć. Nie, czekaj. Dobra, jestem w dobrym miejscu, tylko że... Tylko, że w złym. Ja morduję kościotrupy. Szkoda, że za to żadnego expa nie ma. Tylko tak sobie możesz bić dla sportu. Kurwa, ten się mieczem zasłonił przed shotgunem. Ten emerald tutaj, tego położyłeś przy statku? A. Tego załaduję. Ej no, true story to powinno być... Najlepiej do Nuta wysłać PSC czy Blik? Bez znaczenia, ostatecznie. Jedno i drugie ma chyba takie same procenty. Jeżeli chodzi o to, ile mi zostaje po prowizji. Klik. Dawaj, Przemun! A się opierdalasz. No to przecież... jestem tu. Kokainą. Lookout point. Zakola Lifika. Siema, co tam odżywka. JDsy na diabła przesłał 5 zł. Będzie u ciebie Tivur Resident 3 remake. PS Lifik dalej jebiesz, mimo że się umyłeś. Okej, okay, ale agresja, jak nie miło. Tak, będzie u mnie Resident Evil 3. Nitecki przesłał, a to widziałem wcześniej, Night. Pochwalony akurat strumień na pocieszenie. Chiny Cyklon B. Jezus Maria, co wy piszecie w tych cholernych, kurwa, donate'ach. Dziękuję. Ej no, kurwa... Ty jesteś upośledzony, jestem naprawdę. Mam tam iść? Mam się przejść. Mam się przejść? Mam iść na spacerek? Wodę... O, w sumie no, wodę statku ze statku. Kokainą. Muszę już wylać. Nie jest to już potrzebne. Hold up, dobra, już chyba wiem. Siema, Tobolt. Jaki masz internet? Też 1 GB jak ziemniak? 1 gigabit, tak. Mam 1 gigabita. Bardzo wygodna opcja. Filmy na YouTube wrzucają mi się w 3 minuty. Tu. Oj tam wody po kolana, ale pierdolicie głupoty. Wody było na jedno wiadro, a nie po kolana. Wypraszam sobie. Marlenka to jest wytrzymały statek. Ona nie takie już rzeczy widziała. Za dużo agresji tutaj. Tak, to prawda, szczególnie w ksywach na dodejtach na przykład. Udało ci się? Kokainą. Jeszcze muszę się trochę chwilę przejść. Ty no upośledzony.
Zmęczony jestem. Ty, wiesz co mi Maciek powiedział? Maciek ma udostępnioną bibliotekę Poremski Hanta przez dwie osoby i jedna i druga z tych osób ma Duma. Ja mu udostępniam bibliotekę i jeszcze jeden gość. I co najlepsze, tamten gość mu udostępnił pierwszy. I on potem chciał sobie pograć, ale Maciek chciał tam nagrać odcinek z Duma, więc ja udostępniłem mu swoją, bo raczej Steama zwykle nie używam wieczorami. Ale Maciej się wkurwił, bo jako, że tamten gość udostępnił mu pierwszy, to Duma zawsze będzie brało z jego biblioteki, a no nie tak. Z tej, która jest nie wolna. Nie zawsze, niekoniecznie. Zawsze, za każdym razem. Tak, to jak... się różnie pokrywa. Akurat, wiem, ale do czego dążę? Znalazł jakiś skrypt sprzed 6 lat, który pozwala mu ręcznie wybrać, z której biblioteki ma zassać grę. I od kogo ma grać. Z biblioteki użytkownika i cyk, może sobie to wybrać. Niesamowite. Skoro jest wytrzymała, to wbij się w środek sztormu. Panie, ale ona jest wytrzymała jak na powiedzmy swój rozmiar. To nie jest pojebany galeon, który da radę. Przemek, czy ty jesteś ujebany? Czemu tego jeszcze nie znalazłeś? Ja chyba jestem ujebany. Mam się przejść? Nie no, jestem w tym miejscu, okej. Idę. Idę, bo sobie nie dajesz rady. Nie jestem w tym miejscu. A nie, nie jestem w tym miejscu, jestem... Jakim cudem ja kurwa wyszedłem tutaj? O Boże. Ej, nie, dobra, jestem jebany na głowę. O Boże. I to tak poważnie. Jak ja się tu wziąłem? Skąd ja się tu wziąłem? Nie wierzę w to, co widzę. Naprawdę zmęczony musisz być. Okay, tam jest. Czekaj, zaraz wracam. Tam jest to. Okej, okay, trzeba iść przed siebie. Punkty kontrolne. Punkty, na podstawie których rysujemy dalszą część trasy. To jest kluczowe. Gdzie peruka blantopaska? Wszystko już stracone, panie to. Przeprowadzka była prawie jak sztorm. Wszystko już stracone. Dobra, trzeba iść tam, naprzeciwko. Na drugą stronę, skoro już mam punkt odniesienia. Pomiędzy tymi dwiema wysepkami. Okej. Okay. Na tamtą wysepkę wejść. Z prawej będzie ścieżka jakaś kamienna. Przejść tą ścieżką i potem gitara. Tutaj ścieżka kamienna. Cyk. Potem trochę na lewo. I gdzieś tutaj będzie skarb. Muszę go znaleźć pierwszy, kurwa. Nie ma innej opcji. Iż. Uż. Dawaj. Kurwa, hopaj. Hopaj, typie. Tutaj. Kokainą. No ujebany jest ten typ na głowę. Pierwszy raz, kurwa, podchodzę i cyk, gotowe. Nie ma o czym gadać. Jestem ostatecznym i najlepszym piratem 7 kurwa mórz. A może nawet 8. Jak mam dobry dzień. Zdychaj, kościotrupie. Chyba jedno kopnięcie w ziemię. Jedno. I mam. God damn it. Persona 5 The Rogal za 2 dni. Grałeś w którąś część? Nie grałem w żadną personę. Jak zobaczyłem, ile trwa przejście Persony 5, to sobie odpuściłem w ogóle myślenie na temat... Myślenie o tej grze. Dobra, mamy chesta. Teraz gdzie jest statek? Tutaj, zaraz tak blisko ten chest był. A ten ujebany totalnie na głowę nie potrafił tego znaleźć. Amatorka, dokładnie. Amatorszczyzna. Z kim ja pływam w ogóle? Pff, żałosne. Tutaj beczunie. Niepotrzebne mi żadne beczunie. O samej wodzie, słonej morskiej mogę się poruszać i żyć. Widzieliście na Netflixie film Platforma? Obejrzałem sobie wczoraj połowę i był straszliwie popierdolony. Daleko nie zaszedłem, będę musiał go skończyć, ale... Martyna odpadła w pewnym momencie, bo miała dość, szczerze mówiąc. Ja też mam trochę dość. Jak się pojawiło pewne zwierzę tam w tym filmie, to jakby... Patrząc na to, o czym ten film jest, to troszeczkę zacząłem się cykać, jeżeli chodzi o to, co może się dalej wydarzyć. Umiejętność kartograf odblokowany. Zapalić lampę po prawej, żeby symetria była. Czekajcie, bo jest ta, a ta niezapalona, okej. Okay. Dobra, gdzie ten frajer jest? Czy ja mogę odpłynąć bez niego i go teleportuję? Przepiękne ceny paliw? No to panie, trzeba ładować w takim razie kanistry. Albo jak to mówią niektórzy, którzy nie potrafią mówić, karnistry. Nie, to są kanistry. Zobaczmy topkę w tym czasie, kiedy Lifika nie ma. Jak wygląda topka? Tak, oczywiście, że znalazłem za pierwszym kurwa podejściem. Chodź na statek. Idę. Nie wiem. Wypływamy stąd. Pojebało mnie. Wypływamy stąd i kończymy. Jakiś dokument o PO? Nie, niestety nie. Zajawiał ci Netflix film Platforma? Nie.
Pojebany, hiszpański, horror-thriller z lekkimi akcentami science fiction. Teraz mam masę poleceń stand-upów, bo oglądam głównie stand-upy. To ja ci powiem, to jest film o tym, że jest taka kurwa wielka wieża i ludzie są zamknięci po dwie osoby na piętro. I przez te wszystkie piętra, których jest w chuj, jedzie jedna taka platforma, na której jest żarcie. I platforma się zatrzymuje na dwie minuty na każdym piętrze i masz czas na jedzenie tego. I każde coraz niższe piętro je coraz większe ja szczątki po pozostałych. Ale znalazłem za to jakiś klejnot czerwony, więc możesz mi ssać kutasa. Tego akurat nie chcę robić. Udowodniłem swoją rację. Kutasy mi w życiu... Rubin. Poza moim własnym nie są mi potrzebne. Znalazłem już rubin i emerald, a teraz nie wiem gdzie jest statek. Mam beczkę 150 litrów, trzeba było zalać dieslem póki tania. Tak zapasik paliwa. Panie, a co to 150 litrów? To co? W takim większym aucie to na 3 tankowania starczy i tyle. Moja dupiana Honda Jazz ma 30 chyba 5 litrów pojemności. Koło 400 chyba było pięter. Nie, pięter jest 200. Bo akurat to jeszcze zdążyłem usłyszeć w filmie, aczkolwiek nie jest to jakiś wielki spoiler. Film fajny, ale zakończenie turbo chujowe. Okej. Gdzie jesteś, Livi? Idziesz na statek? Dobra. Odpływamy stąd. Nie wiem tylko jak tutaj wytriangulować najbliższy outpost, szczerze mówiąc. Wystarczy nam trading outpost, czy musi być ten? Chyba powinien wystarczyć, jest najbliżej. To spróbujmy, bo jakikolwiek większy jest dość daleko. No to północ, lekko na zachód. Będzie git. Podnoszę kotwicę. Był trailer The Forest 2, więc możesz włączyć na live. Jezus Maria. A proszę państwa, statek zatonął raz, bo zaatakowali nas cheaterzy. Tyle mam do powiedzenia. Dobrze kręcisz, dobrze kręcisz. Jeszcze kapeczkę w lewo i do przodu. Pięter jest 333, a może 2137? Aha, papieżowa liczba. A faktycznie jest 21.37. Boziu, Boziu, jak śmiesznie. Boziu, Boziu. Equipmencik. Da się tutaj w ogóle te jakby rzeczy na tym wheelu przestawiać? Że jak nacisnę kół, to będę miał od razu na przykład kompas, a nie muszę się dwa razy w F klikać, żeby go dorwać? Nie wiem. Dzięki! Akurat po tobie zwykle oczekuję, że wiesz. Taką, ciężki jest taki los. Taką sobie reputację wyrobiłeś, że teraz to nie pozostaje mi nic innego, jak być zawiedziony. Ty, stary, coś kurwa wielkiego płynie w naszą stronę. Nie chcę cię martwić, jakaś ogromna kurwa ryba! Iu, pierdolę! Japie! O mój. Dawaj Boże. Szybko do tego trading outposta, co to kurwa jest? Czemu nas to chce ugryźć? Nie! O 21.37 zaatakował! Kurwa, to papież! Nie! Powrócił jako ryba! Ej, weź, ojebmy go, pójdźmy do tego outpostu! Schowamy się tam! Zignorujmy go! No właśnie! We come in peace! Tak! Habemus papam! Dokonaliśmy apostazji! Nie chcemy się z tobą zadawać! Dobra, no, zostawi kurwa, nas w spokoju! Litanie do serca Jezuskowego, odmówi mnie. Żadnych grzechów nie uprawiamy, tak, żadnych. Popłynął, dobrze. Jest. Olał nas. Wszystkie grzechy popełniamy. Na lewo. Nie mów takich rzeczy, bo wróci. Chat tu. Kurwa, stary. Nie kuś losu. Naszczam ci do swojego morza, w którym pływasz. O, a ty ten. My też pływamy w rybich sikach teraz. Ale my w nich nie pływamy mordą. Jan Kraken drugi, tak? Jan Rekin drugi. Kardinale. Dobra. Hamowanko zaraz będzie by uprawiali. Hamowanko. Ryba papież zjadał małe statki. Jan Rekin drugi zjadał małe statki. Ty to wykręciłeś? Się odwracam powoli. Żeby sprawdzić, czy się nie wrócił. Plagapierz, kurwa. Ja właśnie słyszałem taką muzykę. Kombat...
do nami. No, tak, tak, też słyszałem, że coś się zmieniło i było to dość niepokojące, ale na szczęście udało nam się przeżyć konfrontację z rybą papieżem. Idealnie to się zgrało. Tak, no. Akurat żeśmy się śmiali z papieżowej godziny. Aha, papieżowa liczba. Lifik cicho, bo wróci z biskupem. Nie, Boże, proszę, nie. Czekaj, da się to tu sprzedać? Co? Cyk, sell. Zajebiście. Hunter's Call. O nie. Stop! coraz bogatsi, ale strasznie długo trzeba tutaj hajzłoić, żeby kupić te gówna za 69 tysięcy. Chociaż może jak się cenniejsze questy robi. Czekaj, bo to jest storage, aha. See first. Ale buja. Ale bu. No, niespokojne morze. Ryba papież poluje dalej. Po wykładach chodziliśmy na małe statki. Ej, właśnie, ja przez koronawirusa nie będę mógł zrealizować swojego planu. Jaki jest twój plan? Aha, na kremówki. Po maturach, jeżeli się odbędą, nie będę mógł pojechać na kremówki do was. Kurwa, nie da się. Kurwa. Dobra, trudno. The finest trading, chuj nie finest. No, Klejdo też sprzedaliśmy. Nie ma tutaj chyba tych reprezentantów odpowiednich frakcji, po prostu. To czy jest sens, jak... Bo ile, za ile pójdą te skrzynki? 200? Wiesz, no ale się robi 500? Ten... Expik, nie? No dobra. A jak my się teraz wylogujemy, to te statki skrzynki zostaną na statku, czy trzeba je zrzucić? Nichuja, nie wiem. Aha, to dzięki. Gdzie jest jakiś outpost najbliższy? Stronghold, no, Lagoon... Nie na górze chyba, no nie ten, ale chyba inny? Tu jest Plunder Outpost. No to to nie jest tak źle, to dopójmy jeszcze do niego. To był nawet bliżej niż ten Trading Post. Kurwa, w którą stronę to jest? Na wschód. Wschód, lekko w dół. Dobra, kręć! Kręć wajchy krąg! Nie dostałeś 30k golda jak wszedłeś do gry? Może? Nie wiem. Coś tam, miałem całkiem sporo hajsu, ale jakieś 27 tysięcy, coś takiego trochę wydałem. Nie, bo to by matury odbyły się w terminie, no teraz to... Ryzykowna sprawa. Panie, kurwa, oni przerobią matury na wybory. Tak będzie. E-matura. 01. Tyle mam chromosomów. E-tura będzie. A się, kurwa, polało z Liquida. Ale tak, 01. Lime Bagdad. Z tego co się orientuję, to raczej tylko hajs zostaje po wejściu do nowej gry. Okej. Okay. Very sad. Trudno, no zróbmy te questy. W ogóle, bo ty... Pamiętam jak swojego czasu strasznie ci się podobały te... żółwie. Jakie żółwie? Które, jakie żółwie? No, wydają śmieszne dźwięki. Aha, no tak, jak się ruchają. A, no tak. To było to. Widziałeś to? W Discordzie ci wysłałem. Czekaj. Możesz na live audio puścić. Powiadasz. Pufferfish? Eating carrot? Uwaga, to jest ryba, ta taka co się dmucha i kłuje kolcami, jak je marchewkę. Dmuchajka jedząca marchewkę. No wkładaj mu tą marchewę. Taki okres seksy. Ja pierdolę! Jakbym balonik nadmuchany trzymał w rękach i tak go ściskał, on by mi uciekał spod palców. Tak to kurwa brzmi. To chrupkanie, nie? Nie, nie. Piszcie, jak chcecie to ludzie znaleźć, to sobie wpiszcie na YouTubie Puffer Fish Eating Carrot. I to jest odkąd pussy sounds. O nie. Dziwacznie to wygląda. Podoba mi się to, że ja skończyłem oglądać i teraz mogę całą uwagę poświęcić na oglądanie reakcji na czacie. Landref. Ma piątaka na dokończenie platformy, bo fajny film, pozdrawiam cię krótko z całą rodziną. Dziękuję bardzo. Mufi 910 jeszcze, trzymajcie się w marlence, dziękuję. Dawaj na koniec live'a, zróbcie fortece. 30 kapitos w kilka minut. No, może następnym razem.
Nitecki. Spadam spać, trzymaj się mordo, dziękuję. Dobra. Ty, maszt mamy do naprawienia. Chyba ta jedna decha na pewno nam naprawi, kurwa, maszt. Ty się tak tłuczesz? Na chuj drzesz ryja od dzwonek. Głową uderzam. To był najrzadszy megalodon i szansa na trafienie go jest strasznie niska. No to cieszę się w takim razie. No, papieżowy! Spotyka się go tylko raz o 21.37. I to tylko jak się gra z Polski. Tak, i to tylko jedna osoba z Polski go spotyka. To byśmy wytmy. Ta co najmniej grzeszy. Tam jakieś kurwa klejnoty były, chłopecku, hoppingu. Co ty pierdolisz? Gdzie? Jakiś żółty i niebieski leciał razem z beczkami klejnot. No to panie, czemu harpuna nie obsługujesz? Bo bym po pierwsze nie trafił, a po drugie już były za daleko. Tak, tylko byś się tłumaczył. Ojej. Gdzie ten outpost? Szybko, kurwa. Wiatry nam nie sprzyjają dzisiaj, zdecydowanie. Kokainą. Miłego dzionka. Dla zdrówka lepiej zostać w domkach, więc nie wychodźcie i oglądajcie T-Volta. Bardzo dobry pomysł. Very good pomysł. Mam zajebisty pomysł, słuchaj. Aha. Chyba mi się nie pod... Zamknij oczy. Nie. Nie inaczej. Ufasz mi? Znasz odpowiedź. Hell yeah, man. Kurwa, to powolne kręcenie kołem mi się nie podoba. Rozpierdolisz ten statek. Pod tamtym filmem już komentarze, kto od T-Volta. Tak, niech wiedzą. Armia je baczy. Was zobaczy. Chce się wjebać w wyspę. Jasny chuj, toż to Laseraptor. Wolny Kurdystan. Wolna cipa. O, jak żeśmy się wjebali. Ej, no szybkie handlowanko teraz można zrobić. Sell. Hell yeah. Kurwa, nie. Teraz trzeba naprawić szybko statek. Umarłeś? Kurwa, nie. Dobra, zbugowałem się i gra mnie przedostagowała. Jezus Maria. Okej. Okay. Dobra, nawet to wyszło, powiem ci. Zaparkowani jesteśmy dość ładnie. Coś tu jeszcze jest? Tylko te dwie skrzynki były? Nie, trzy. Dobra. Okej. Okay. Część wojaża w takim razie zrobiona. No to dobra, to koniec tej marlenki na dzisiaj. Wojaż. Commendation unlocked, grade 1. No dobra, fajnie, powoli te levele lecą. 11 nie ma. Nie szczylej do mnie, kurwa. Ja mam 19. Ja nie wiem nawet, który mam. 10 tego żółtego mam. Jak strzel mnie harpunem? Ale tylko raz. Co jest, kurwa, chwyciłem coś. Zajebiście. Kurwa, to ty czekaj. Strzel jeszcze raz. Wciągnąłem cię. Zajebiście. Dobra opcja. Ale jak się... Idź tam. Dawaj, teraz ty szczel mnie. Poczekaj, ustawię się tu na tym kamieniu gdzieś. A! Kurwa, puść mnie, gro. A teraz mnie wypierdol. Jak to dziwnie wciąga, obraca cię plecami. Właśnie, kurwa, nie pokazałem tego, nie zmieniłem sceny. Jeszcze raz. Ja pierdol. Miałem już waiting screen, a nie sądziłem, że coś się jeszcze stanie. Dawaj. Przyjeb. Kurwa, gratulacje. W drzewo trafił. No ja pierdolę, kurwa. Jeszcze raz. Masz? Co za debil? Nie wiem. No. W końcu. Ta-da. Upośledzony. A my będziemy dżentelmenami i odstawimy skrzyneczkę tutaj dla przyszłych pokoleń. Niech mają. Oj tam. Wy narzekacie na scenę, a my już to zdążyliśmy zrobić jeszcze raz. Norbert P., dzięki wielkie za wsparcie. Mądry wybór. Dobra, teraz już mogę finalnie zmienić scenę. Exit to desktop. Exit to desktop. Yes. No dobra. Sea Queen. Leafster. To co?
To ja uciekam w takim razie. Kibote. Dzięki za granie. Do usłyszenia następnym razem. Idę coś zjeść, bo zdechnę. Mano. No. To pa, pa. Pamiętaj, żeby wyłączyć streama, nie tak jak pewne tak, tak, osoby. Tak, tak, wiem, cały czas o tym myślę. Bye. Bye. Dobra, czat. Kończymy. Będziemy kończyć live'a. Puszczam zaraz scenkę końcową, łącznie z napisami do wszystkich, którzy tutaj dawali super czaty, czy też może robili wspornictwo. Dzięki wielkie za streama. Myślę, że się wszyscy dobrze bawiliśmy. Fajnie było wrócić do streamowania. Jak już mówiłem, celuję w jeden tygodniowo, może więcej, w różnych godzinach, ale wieczorny, taki właśnie podwieczorny, jeden co najmniej w tygodniu. Myślę, że byłoby fajnie tak to sobie zrobić. I co? I... ja się z wami żegnam, bo już troszeczkę zmęczony jestem po kurwa prawie 4 godzinach piracenia. Mniej, ale to tam no. Wpadnijcie na grupę, bo słyszę, że są tam dobre rzeczy, ale już nie mam siły tego przeglądać. Tak więc na pewno się tam coś fajnego znajdzie. Ja uciekam. Trzymajcie się, łapka w górę na koniec i do następnego razu. Pa, pa. I want to tell you. Hey, congratulations. It's a celebration. Party all day. I know you've been waiting. Here we go. Congratulations. Woo. It's a celebration. I just want to tell you that I think that you're amazing. Hey, congratulations to your corporation. Guess you'll be one Swedish boy. You need a billion Asians. Yeah, you did it. Very nice. And all it took was a massive corporate entity with every song in Bollywood. Now you're at number one. Hope you did nothing wrong, like starting your business by selling pirated songs. Oops, didn't think we'd see. It's right there on Wikipedia. Get used to your past being held against you by the media. I'm sure right now there's nothing that you're doing that's illegal. Yeah, I'm certain that you haven't had collusions with the mafia. For legal reasons, that's a joke. For legal reasons, that's a joke. For serious Indian mafia, please don't kill me, that's a joke. India, I'm sorry about the memes, you're the best. I love my Indian bros, from Bombay to Bangladesh. I'll take on all the world for you, I'm a heavy hitter. About to cause a genocide, so you can call me. Hey, congratulations, it's a celebration. And desist. Had a problem with me telling them to hold their defecation, but let me educate you, silly. That's not defamation. T-Series can eat a dick. Still not defamation. Stuck my fucking Swedish meatballs. Still not defamation. Yo, did you know that Indians have poopoo in their brains? That's a blatant racist lie. Yeah, but still not defamation. India got YouTube figured out. That's sick, son. How about next you figure how to fix the caste system? Maybe all those ads will solve your crippling poverty. But looking at T-Series past, I'm guessing not probably. But never mind the poor people, we just hit a party. Just hit a pot, some bottles with a 9-year-old army.